Prolog Cmentarz w Katowicach Panewnikach sąsiaduje z klasztorem Franciszkanów i seminarium duchownym. Rano nie ma tu trudności ze znalezieniem miejsca na parkingu. Na straganie ze zniczami przed bramą pytam o biuro. Prosto i za trzecim drzewem w lewo. Jest lekkim mróz, ale świeci słońce. Idealna pogoda na spacer wśród grobów. Biuro cmentarza mieści się w niskim baraku. Ciemny, zimny korytarz. W pokoju przy biurku po lewej stronie mężczyzna rozmawia przez telefon. Na wprost drzwi siedzi kobieta. Słucham pana. Szukam grobu, ale na tablicy nie ma kwatery trzydziestej drugiej. Nie ma takiej kwatery. Zna pan nazwisko i datę zgonu? Przez ułamek sekundy zastanawiam się, jaką reakcję wywoła nazwisko. Ochrona danych osobowych obowiązuje nawet po śmierci. Zdzisław Marchwicki 26 kwietnia 1977 roku recytuje Jednym tchem z pamięci. Kobieta wyciąga z szafy starą księgę i przewraca kartki. Luty, marzec, kwiecień, dwudziesty 23, 4, 5. Jest 26, ale nie ma takiej osoby. To na pewno ta data? jest o tu na dole strony. Grup 39. Wskazuje palcem na ostatnią rubrykę. Nie, nie, to NN, znaczy osoba o nieznanych personaliach, pochowana na koszt państwa ich zawsze chowali w jednym miejscu. Na następnej stronie pewnie będzie drugi NN, grup numer czterdzieści, z tą samą datą. Mówię z przekonaniem. Jest, ale. Urzędniczka zastanawia się chwilę. Pan mówił. Marchwicki? Zdzisław? Czy to nie ten? Ten sam. A w drugim grobie jego brat, Jan. I jest pan pewien? Dlaczego napisali NN? Tak zapisywano groby niezidentyfikowanych. Proszę spojrzeć. Godzina pochówku dwudziesta druga. Czy takie osoby chowano po nocy? Mężczyzna przy sąsiednim biurku szybko skończył rozmowę. Też zrozumiał, o kogo chodzi. Jest zaskoczony. Nie wiedział, że słynny wampir został pochowany właśnie tu. Pracuje dłużej, ale i on nie ma pojęcia, gdzie jest kwatera 32. Prawdopodobnie została zlikwidowana podczas reorganizacji cmentarza na początku lat 90. Przez chwilę zastanawiamy się, gdzieżby to mogło być. Nie zachowały się żadne stare plany. Prawdopodobnie chodzi o działkę gospodarczą, na której obecnie stoją kontenery na śmieci. Albo Okwaterę wzdłuż ogrodzenia, jeszcze na początku XX wieku, pod płotem, a właściwie za nim chowano samobójców i morderców, bo nie byli godni spocząć w poświęconej ziemi. Ale w latach 70. był to już cmentarz państwowy. Dla pewności proszę o sprawdzenie jeszcze jednej osoby: Bogdan Arnold. Data zgonu: 16 grudnia 1968 roku. Kolejna księga, jeszcze starsza. Strony pożółkłe, niektóre rozsypują się ze starości. Jest. Bogdan Arnold, grup 38, tuż obok. To znaczy, że od 1968 do 1977 nie pochowano w tym miejscu nikogo. Ale naprawdę nie mamy pojęcia, gdzie to może być. Jeszcze przez kilkanaście minut rozmawiamy o Markwickich. Nie mam wątpliwości, że pochowano ich tutaj, choć w powszechnej świadomości obowiązuje inna wersja. W filmie dokumentalnym Jestem mordercą Macieja Pieprzycy ksiądz proboszcz Benedykt Chałota opowiadał o tajemniczym pochówku na terenie jego parafii na Podlesiu. Periferyjnej dzielnicy Katowic. W książce zimne poświęconej kobietom, które nazywano zbrodniarkami, Marek Łuszczyca opowiada między innymi o Halinie Flak, siostrze Marchwickich. Dziennikarz nadał jej przydomek zwykła, jej historia ma formę dziennika. Pod datą 28 kwietnia 2014 roku autor opisał rozmowę z księdzem Jackiem Plechem, późniejszym proboszczem tej parafii. Zaprzeczył on wersji swego poprzednika. W środku nocy na cmentarz zajechały milicyjne gaziki. W świetle ich reflektorów wykopano pośpiesznie dwa groby i wrzucono do nich worki z ciałami. Przed odjazdem jeden z oficerów miał powiedzieć proboszczowi, że właśnie pochowali braci marchwickich. Ta historia od lat krążyła w okolicy, bo na tym cmentarzu grzebano ponoć samobójców i więźniów. Tyle, że to nie była prawda. W archiwum aresztu śledczego przy Mikołowskiej znajdują się teczki więźniów Zdzisława i Jana, w obu identyczne pisma z datą 25 kwietnia 1977 roku. Naczelnik wojewódzkiego aresztu śledczego zwraca się do dyrektora zarządu Zieleni Miejskiej o przygotowanie na godzinę 20 następnego dnia dwóch grobów oraz o wyznaczenie ludzi do ich. Zasypania. Kolejne pisma informują o dokonaniu pochówku na cmentarzu w Panewnikach, kwatera 32, groby 39 i 40. Są też protokoły wykonania wyroku. Obecni prokurator Zenon Kopiński, kapitan Janusz Witkowski, wikariusz major Bolesław Spychała oraz naczelnik aresztu podpułkownik Mieczysław Zmysłowski. Był też pułkownik Jerzy Gruba. Osobiście doglądał egzekucji, ale w protokole nie ma jego podpisu. Z adnotacji wiadomo, że Jan poprosił o modlitwę i powiedział, że wybacza wszystkim. Wyrok na Zdzisławie wykonano 26 kwietnia 1977 roku o godzinie 19.06. Jego brat Jan zakończył życie pół godziny później. Dlaczego proboszcz chałota z Podlesia? Twierdził, że widział, jak milicjanci coś kopali. Mogli to robić ubecy na przełomie lat 40. i 50., ale niemal 30 lat później milicja nie kopała grobów rękami swoich funkcjonariuszy. Być może przyjechali w nocy na podlesie i odegrali scenę, by stworzyć legendę, zmylić trop. Nikt nie miał się dowiedzieć, gdzie naprawdę pochowano marchwickich. To by tłumaczyło, Dlaczego w księgach zapisano NN? Wzmianki o wykonaniu wyroku nie opublikowała ani Trybuna Robotnicza, ani Wieczór, ani żaden inny dziennik ukazujący się na Śląsku. Jakby nie chciano, żeby pracownicy cmentarza skojarzyli fakty. Tylko dlaczego władze za wszelką cenę chciały wymazać pamięć o Marchwickich, skoro zaledwie trzy lata wcześniej czyniły wszystko, aby dowiedziała się o nich cała Polska? Część pierwsza, proces. Nie liczyliśmy złotówek. W sprawie wykorzystano współczesną wiedzę na temat morderstw o podłożu seksualnym oraz nowoczesną technikę milicyjną. Dużej pomocy udzieliło organom ścigania społeczeństwo, głównie z rejonów, w których działał wampir. Akta sprawy liczą 140 tomów, milicja. Dysponuje też pomocniczą dokumentacją filmową, której projekcja trwa sześć godzin. Jej fragmenty zaprezentowano dziennikarzom. We wszystkich cytatach została zachowana oryginalna pisownia, poprawiono jedynie interpunkcje. Dialogi powstały w oparciu o dokumenty archiwalne i relacje świadków. 28 marca 1974 roku do komendy wojewódzkiej M.O. w Katowicach zaproszono kilkudziesięciu dziennikarzy. Doskonale wiedzą, że tematem konferencji prasowej ma być wampir. Taki materiał to najlepsza okazja do zdobycia uznania i czytelników, i kolegów po fachu. Wielu przyjeżdża specjalnie aż z Warszawy. Śląska Milicja podejmuje dziennikarzy wyjątkowo gościnnie. Powitania, uściski dłoni, a nawet poczęstunek, kawa i pączki. Ale miła atmosfera nie trwa długo. Konferencję prowadzi komendant wojewódzki, pułkownik Benedykt Cader. Za stołem prezydialnym zasiadają także Józef Gurgul z prokuratury generalnej i kilku wysokich rangą oficerów z komendy głównej MO. Pułkownik Cader opowiada dziennikarzom o kulisach jednego z najdłuższych i najtrudniejszych śledztw, jakie prowadziła milicja. Aż siedem lat trwał pościg za mordercą kobiet. Wszystko zaczęło się 7 listopada 1964 roku. Przy nasypie kolejowym w Dąbrówce małej znaleziono zwłoki Anny Mycek. O oskarżony jej męża. Mężczyzna trafił do aresztu, ale pół roku później uznano, że jest niewinny. W marcu 1965 roku w Będzinie zamordowano Lidię Nowacką. Dwa miesiące później nieznany mężczyzna zaatakował w Grodźcu Irenę Szymańską. Kobieta przeżyła, ale jej stan był ciężki. Po kolejnym morderstwie dokonanym w lipcu 1965 roku w Sosnowcu, milicja skojarzyła, że sposób pozbawiania życia był we wszystkich przypadkach identyczny. Napastnik zadawał ciosy tępym narzędziem w tył głowy, zawsze z lewej strony, gruchocząc czaszki ofiar. Dwa następne przypadki z 26 lipca i 4 sierpnia potwierdziły hipotezę, że sprawca jest seryjnym zabójcą. Powołaną specjalną grupę operacyjną pod kryptonimem Zagłębie, dwa lata później jej nazwę zmieniono na Anna, od imienia pierwszej ofiary. Tymczasem wieści o mordercy kobiet, wampirze, nie udało się zachować w tajemnicy. Brutalne zbrodnie i bezsilność milicji wywołały atmosferę narastającej psychozy. Zakłady pracy zmuszone były organizować specjalną komunikację, by bezpiecznie dowozić kobiety do domów. Inne wychodziły tylko w obstawie mężczyzn, braci i mężów. Nie liczyliśmy złotówek. Komendant przytacza liczby. W ciągu kilku lat w sprawę zaangażowano niemal 10% ogólnego stanu służb mundurowych. Oficerowie operacyjni z całej Polski, rotacyjnie, po kilka miesięcy pełnili służbę w zagłębiu. Bywały dni, kiedy nad sprawą pracowało ponad tysiąc osób. W chwili szczególnego zagrożenia padł rekord trzy tysiące milicjantów, ormowców i żołnierzy patrolowało ulice Będzina, czeladzi. Siemianowic i kilku innych miast Górnego Śląska. Sader wspomina, że w rejonach najsilniej zagrożonych atakiem wampira, w teren wysłano sto funkcjonariuszek ochotniczek, których zadaniem było zwabienie mordercy. Nie przyniosło to spodziewanego skutku, ale manifestacja siły nie poszła na marne. Mieszkańcy Zagłębia i Śląska widzieli starania służb mundurowych, przy okazji wykryto mnóstwo innych przestępstw. Ujęto sprawców 15 zabójstw, 23 rozbojów oraz 58 gwałcicieli, a liczba schwytanych drobnych złodziejaszków szła w setki. W sprawie wampira zwracano się o pomoc do mieszkańców. W gazetach publikowano szczegóły makabrycznych zbrodni w nadziei, że informacje naprowadzą na ślad mordercy. Za pomoc w ujęciu sprawcy wyznaczono niebagatelną nagrodę. Milion złotych, pięćsetkrotność średniej pensji w tamtym czasie. Wydawać by się mogło, że wobec takiej mobilizacji społeczeństwa i takiego zaangażowania sił milicyjnych przestępca nie miał szans. A jednak metody te okazały się nieskuteczne. O pomoc poproszono naukowców, krajowych i zagranicznych specjalistów z zakresu kryminalistyki. Kryminologii, medycyny sądowej, psychologów i psychiatrów. To oni, analizując ogromny materiał zebrany w śledztwie, stworzyli portret psychologiczny sprawcy. Zawierał 485 cech fizycznych i psychicznych, charakteryzujących mordercę. Na ich podstawie przedstawiciele organów ścigania sporządzili ankietę i rozpoczęli sprawdzanie wszystkich mężczyzn zamieszkujących w rejonie działania sprawcy. Już na wstępie wykluczyli niemal 95% z nich. Z różnych względów nie odpowiadali profilowi. W gronie podejrzanych znalazły się 23 tysiące osób. W każdej z nich założono kartotekę, do której wpisano cechy zachowań i cechy psychiczne. Później dane te przeniesiono na karty perforowane, które trafiły do komputera. Wskazał on 180 nazwisk. Okazało się, że wśród nich najwięcej cech zgodnych z profilem sprawcy, aż 75 ma Zdzisław Marchwicki, syn Józefa, urodzony 18 października 1927 roku w Dąbrowie Górniczej. Aresztowano go 6 stycznia 1972 roku. Wampir zaatakował przynajmniej 20 razy. 14 kobiet poniosło śmierć, a 6 doznało ciężkich obrażeń. Milicjanci podejrzewali, że ofiar mogło być więcej, bo na terenie samego tylko Śląska rocznie odnotowywano około 30 zabójstw. Przez kilka lat zebrało się ponad 20 niewyjaśnionych przypadków. Zakładano, że i te kobiety mogły być ofiarami wampira. To jednak trzeba było jeszcze udowodnić. Sylwetkę Zdzisława Marchwickiego przedstawia dziennikarzom podpułkownik Jerzy Gruba, były szef Wydziału Operacyjnego do sprawy Anna. W czasie swojej kariery Jerzy Gruba posiadał następujące stopnie: kapitan w latach 1961-66, major w latach 1966-71, podpułkownik w latach 1971-75, pułkownik w latach 1975 82 i generał brygady od roku 1982. W książce przypisany stopień jest uaktualniany w zależności od opisywanych akurat wydarzeń. Z jego opisu wyłania się człowiek o dwóch twarzach. Na zewnątrz spokojny, pracowity i uczynny, w rzeczywistości awanturniczy, cyniczny i mściwy. Złodziej i alkoholik. Według opinii psychiatrów psychopata charakterologiczny bez odchyleń w sferze poczytalności. Biegli z zakresu medycyny sądowej, stwierdzili również, że Marchwicki jest zboczeńcem płciowym typu sadystycznego w formie szczytowej i że mógł popełniać inkryminowane mu zabójstwa, noszące wszelkie cechy morderstw z lubieżności. Dziennikarze oglądają fotografie i filmy z miejsc zabójstw. Ukazują one okaleczone, obnażone ciała ofiar. Jest też film nakręcony w pobliżu Katowickiego Ośrodka Telewizji Polskiej. W marcu 1970 roku zginęła tam jako ostatnia doktor Jadwiga Kucia. Miała zostać zamordowana na zlecenie brata Zdzisława Jana Marchwickiego. Pracowała razem z nim na Uniwersytecie Śląskim. Wiedziała, że jest homoseksualistą i łapówkarzem, wykorzystującym stanowisko kierownika sekretariatu Wydziału Prawa do robienia interesów i molestowania seksualnego studentów. Józef Klimczak, kochanek Jana, ze szczegółami opowiedział w śledztwie o przygotowaniach, o tym jak w dniu zabójstwa śledził ofiarę razem z braćmi Janem i Henrykiem Marchwickimi. Wreszcie o tym, jak wskazał ją Zdzisławowi, wykonawcy wyroku. Prokurator Józef Gurgul wyjaśnia, że osobami nagranymi podczas wizji lokalnej są właśnie Henryk Marchwicki oraz Józef Klimczak. Wśród zatrzymanych znaleźli się także siostra Marchwickich, Halina Flak oraz jej syn Zdzisław Flak. Wszyscy oni mieli znać mroczną tajemnicę Zdzisława Marchwickiego pomagali mu w ukrywaniu dowodów i uczestniczyli w ostatnim zabójstwie. Gdy podpułkownik Gruba opowiada o Marchwickim, ani razu nie nazywa go podejrzanym. Co prawda terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono, ale dowody są twarde. Oto jest wampir. Panie pułkowniku, pyta jeden z dziennikarzy, od wczoraj jestem w Katowicach i rozmawiałem z przypadkowymi osobami, Wie pan, co ludzie mówią, że wampir, ten prawdziwy, nie żyje. Że kilka dni po ostatnim morderstwie napisał list do milicji, a potem ponoć zabił żonę, dzieci i podpalił dom, gdzieś w sosnowcu. Był taki przypadek? Podobne plotki przez lata utrudniały prowadzenie śledztwa. To bzdury, ucina gruba. Wiadomo, ile kosztowała cała operacja? Liczono wydatki? Pyta inny dziennikarz. Wiadomo. Włącza się pułkownik Tadeusz Muniak z Komendy Głównej w Warszawie. Ale nie liczyliśmy złotówek. Na drugiej szali leżało bowiem coś bezcennego – ludzkie życie. Nazajutrz w kilku śląskich dziennikach pojawiła się lakoniczna notatka prasowa informująca, że dochodzenie w sprawie wampira z Zagłębia dobiega końca. Że schwytanym mordercą jest Zdzisław Marchwicki, Konwojent kopalni Siemianowice. Tylko na łamach milicyjnego tygodnika w służbie narodu obszerniej przypomniano śledztwo i kobiety zaatakowane przez wampira. Pokazano także fotografię narzędzia zbrodni Pejcza, wykonanego ze stalowej liny obszytej skórą. To nim wampir gruchotał czaszki swoich ofiar. Ale ludzie nie przestali się bać. Kolejne kobiety padały ofiarą psychopaty. Wszyscy zadawali sobie pytanie, czy milicja złapała właściwego człowieka. A może wampirów było więcej? Wyrok. Z początkiem lipca przystąpiłem do opracowywania koncepcji przygotowania się do sprawy i studiowania 141 tomów akt liczących przeszło 50 tysięcy stron oraz setek dodatkowych dokumentów i dowodów rzeczowych taśm magnetofonowych, filmowych, zdjęć, szkiców itp. Dokładna znajomość aktu oskarżenia pierwszy tom zarzuty i uzasadnienie, drugi tom wykaz dowodów miała dla mnie kapitalne znaczenie. Lato 1974 roku. W wyjątkowo upalne popołudnie sędzia Władysław Ochman został wezwany do gabinetu prezesa Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. Przy szerokim stole siedzi kilku mężczyzn, całe kierownictwo sądu oraz pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego i komendant Wojewódzkiej MO. Ochman podejrzewał, że takie grono zapowiada poważnego sprawcę i się nie mylił. Panie sędzio? Prezes bez wstępu zwraca się do Ochmana. Słyszał pan o sprawie wampira? Jak chyba każdy w tym mieście, odpowiada sędzia. Tą sprawą wszyscy się interesują. Naturalnie. Prezes wstaje z biurka i rusza wolnym krokiem w rundkę wokół stołu. Prokuratura właśnie przekazała nam akta. Podjęliśmy decyzję, że sprawę należy możliwie szybko rozpoznać, by choć częściowo rozładować napiętą atmosferę na terenie zagłębia. Po naradzie doszliśmy do wniosku, że pan będzie odpowiednią osobą, by poprowadzić proces Zdzisława Marchwickiego. Ja? Ależ, panie prezesie, ta sprawa jest wyjątkowa. Nie wiem, czy nie należałoby poprosić o pomoc ministra sprawiedliwości. Może by oddelegowano do nas któregoś z sędziów z większym doświadczeniem z Warszawy, z Sądu Najwyższego. Braliśmy to pod uwagę, ale proces będzie wzbudzał ogromne zainteresowanie społeczności lokalnej. Uznaliśmy, że lepiej będzie, jeśli poprowadzi go ktoś znany tu, na miejscu. Zbudzający zaufanie. Ochman przez chwilę zastanawia się, co odpowiedzieć. Zwykle to on wygłasza sentencje wyroków. Teraz czuje się, jakby to jemu odczytywano wyrok. Spogląda na uśmiechniętego komendanta. Panie sędzio, jestem przekonany, że możemy liczyć na pana w tak trudnej sprawie. Ochman gorączkowo szuka możliwości, by jakoś wybrnąć z tej sytuacji. Ma ostatnią szansę. Panie prezesie, jest tylko taki kłopot, że kończę w tej chwili dużą sprawę gospodarczą o nadużycia w handlu mięsem. Pan rozumie trzydziestu oskarżonych, dwa tak duże procesy jednocześnie? Tak, pamiętam, no cóż, czytałem akta wszystko jest jasne. Trzeba szybko zakończyć tamten proces. Wyrok nie będzie już budził takiego zainteresowania, jak ten warszawski. Najwyżej będziemy się zastanawiać w apelacji, co z tym zrobić, a. Pozostałe sprawy przekażę pan kolegom. Nie są aż tak ważne. Prezes podchodzi do biurka i podnosi dwa tomy akt w eleganckich, płóciennych oprawach. Ochman jest zaskoczony. Nigdy przedtem nie widział tak starannie przygotowanej dokumentacji. Na początek mam dla pana akt oskarżenia. Reszta akt czeka. Musiałem znaleźć dla nich osobny pokój. 140 tomów. To jak dotąd najobszerniejsza dokumentacja w powojennym sądownictwie. Przejdzie pan do historii. Gratuluję. Teatr. Każde słowo wypowiedziane na sali sądowej mogło mieć decydujące znaczenie dla przyszłych krytyków lub recenzentów procesu. Po przeczytaniu aktu oskarżenia sędzia Ochman nabrał pewnych wątpliwości. Na ławie oskarżonych miał zasiąść nie tylko Zdzisław Marchwicki, ale aż sześciu podsądnych. Łącznie postawiono im czterdzieści zarzutów. Zdzisławowi Marchwickiemu aż dwadzieścia trzy. Dwadzieścia dotyczyło zabójstw lub usiłowań zabójstw. Kolejne to zarzut znęcania się nad żoną i dziećmi, Kradzieży oraz znieważenia interweniujących funkcjonariuszy MO. Jego brat, Jan Marchwicki, był już wcześniej trzykrotnie skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem walutą, wyrok cztery lata i sześć miesięcy więzienia, za przyjęcie łapówek na kwotę miliona złotych, dwanaście lat więzienia i 250 tysięcy grzywny oraz za nielegalny druk bezdebitowych materiałów religijnych wyrok 3 lata więzienia i 50 tysięcy grzywny, którą z powodu braku możliwości zapłacenia zmieniono na dodatkowe 500 dni pozbawienia wolności. Teraz miał odpowiedzieć za podżeganie do morderstwa, przyjmowanie łapówek oraz demoralizowanie młodzieży poprzez nakłanianie do nierządu. Trzeci z braci Marchwickich, Henryk, stały bywalec zakładów karnych, miał brać udział w przygotowywaniu morderstwa ostatniej ofiary wampira, a później zacierać ślady i wprowadzać w błąd organy ścigania. Podobne zarzuty postawiono Józefowi Klimczakowi, młodemu kochankowi Jana. Halinie Flak, siostrze braci Marchwickich, przedstawiono zarzuty wyłudzenia, zwolnienia lekarskiego oraz przyjmowania od brata przedmiotów. Zrabowanych ofiarom miała zdawać sobie sprawę, skąd pochodziły. Ostatnim oskarżonym był syn Haliny Zdzisław. Ciążył na nim zarzut kradzieży z FSM części samochodowych o wartości 9 tysięcy złotych. Ochmanowi przyszło do głowy, że zbytnie rozpraszanie się sądów tej drobnicy może spowodować rozpłynięcie się zarzutów podstawowych, a więc zabójstw. Usiłowania zabójstw oraz pomocnictwa i podżegania. Jego zdaniem wobec Józefa Klimczaka, Haliny Flak i Zdzisława Flaka należało wdrożyć odrębne postępowanie. Podzielił się swoimi przemyśleniami z prezesem sądu, ale po długiej dyskusji wspólnie doszli do wniosku, że osądzenie wszystkich jednocześnie jest jednak słuszne. Pozwoli na pokazanie całokształtu zła. Jakie panowało w tej zdemoralizowanej rodzinie. Dopiero kiedy go poinformowano, że sprawę poprowadzi nie w sali sądu wojewódzkiego, tylko w sali widowiskowej Domu Kultury przy zakładach cynkowych Silesia w Siemianowicach, sędzia Ochman zrozumiał, że chodziło o coś jeszcze. Sześcioro oskarżonych i różnorodność zarzutów kryminalnych idealnie pasowały do scenariusza procesu pokazowego. Oficjalnym powodem wyboru nowej sali był remont gmachu sądu. Poza tym argumentowano, że nawet największa sala sądowa nie pomieści tak wielu osób. Nie podlegało dyskusji, że proces będzie jawny. Mieli w nim uczestniczyć dziennikarze z prasy, radia i telewizji oraz naukowcy z różnych dziedzin nauki: kryminalistyki, prawa, medycyny sądowej i psychiatrii. A także publiczność i to nie mała, przynajmniej kilkaset osób. Ochman wiedział, że decyzje zapadały bez jego udziału. Nawet nie w gabinecie prezesa sądu, lecz w komitecie partii. Zarządzałby całość posiedzeń była utrwalana na taśmie magnetofonowej. Nagrania z sali rozpraw miały być gwarancją uczciwości, ale przede wszystkim ułatwić mu pracę. Nie lubił dyktować protokolantkom, co mówią świadkowie i oskarżeni. Wiedział, że pisanie protokołu na sali będzie w tym wypadku niezmiernie trudne, a dyktowanie każdego zdania wypowiadanego przez świadków, oskarżonych, obrońców i oskarżycieli wręcz niemożliwe. Z akt wynikało, że przed sądem stanie ponad 500 osób, choć zwykle protokoły powstają na rozprawach i są podpisywane po ich zamknięciu. Tym razem miały być przepisywane staśmy i przekazywane sędziemu z tygodniowym opóźnieniem. Było to rozwiązanie bez precedensu w polskim sądownictwie. Kiedy kierownictwo wyraziło zgodę na nagrywanie posiedzeń, pojawił się inny kłopot. Sąd nie dysponował odpowiednim sprzętem ani funduszami na jego zakup. Z pomocą przyszedł podpułkownik Gruba z grupy operacyjnej Anna. On też uważał, że kazus Marchwicki winien zostać przekazany potomności w formie nieskażonej ludzką fantazją lub niedoskonałością tradycyjnego, odręcznego zapisu. Milicja miała dostarczyć urządzenia i zapłacić za ogromną liczbę taśm magnetofonowych. Gruba zaproponował też, że przynajmniej niektóre fragmenty rozpraw powinny zostać utrwalone za pomocą kamery. Sprzęt wypożyczono z Katowickiego Ośrodka Telewizji Polskiej. Mieli go obsługiwać przeszkoleni milicjanci. Rola podpułkownika Gruby powinna była się wprawdzie skończyć wraz ze schwytaniem przestępcy, ale nagrywanie rozpraw uzasadniało jego obecność wśród osób nadzorujących przystosowanie sali widowiskowej do potrzeb procesu. Dotychczas odbywały się w niej koncerty, zabawy taneczne i uroczystości zakładowe. W sprawach organizacyjnych pomagał dyrektor zakładów cynkowych Silesia, inżynier Tadeusz Ruciński. Zapewnił ekipy stolarzy i elektryków. Jednak sama sala sądowa to nie wszystko. Potrzebne były zarówno pomieszczenia, w których podczas przerw oskarżeni mogliby przebywać, każdy w osobnym, tak aby uniemożliwić im porozumiewanie się i mataczenie, jak i pokoje dla sędziów, prokuratorów, obrońców oraz tak zwanego zaplecza technicznego. Sporo uwagi poświęcono udziałowi widowni. Sędzia Ochman zaproponowałby na każdy dzień wydawać karty wstępu. Ostatecznie miały być trzy rodzaje przepustek. Białe – dla publiczności, ważne tylko na jeden określony dzień. Czerwone – stałe, dla naukowców i zielone – dla dziennikarzy. Rozprowadzenie kart wstępu dla dziennikarzy należało do zadań oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Katowicach. Były ważne tylko z legitymacją prasową. W razie jej braku milicjanci mieli natychmiast rekwirować przepustkę. Karty stałe otrzymywali przedstawiciele ośrodków naukowych oraz pracownicy pewnych instytucji, np. Laboratorium Kryminalistyki, z obowiązku zainteresowani przebiegiem procesu. Wydawanie jednorazowych kart dla widowni powierzono pracownikom sekretariatu Czwartego Wydziału Karnego Sądu Wojewódzkiego. Do nich również należało dopilnowanie, by nikt ze świadków nie dostał się na salę jako widz. Wreszcie w połowie lipca wyznaczono skład orzekający. Poza sędzią Ochmanem, za stołem mieli zasiąść sędzia Sądu Wojewódzkiego Andrzej Rembisz oraz ławnicy Eryk Skiba, Franciszek Tatarczuch i Ryszard Kukwa. Znane też były nazwiska ławników dodatkowych: Irena Skubis i Emanuel Kaczorowski. Do protokołowania rozprawy wyznaczono Barbarę Kwieć i Arletę Jarząbek. Wszyscy musieli się zapoznać z aktami. Zgodnie z wymaganiami formalnymi, gotowe protokoły z rozpraw należało dostarczyć obrońcom i oskarżycielom. Tu pojawił się kolejny problem, bo potrzebowano kilkunastu identycznych kopii. Dzięki użyciu kalki do pisania na maszynie mogły powstać najwyżej trzy, i tym razem pomógł podpułkownik Gruba, zaoferował kserograf, którym dysponowała milicja. W roli oskarżycieli publicznych miało wystąpić dwóch prokuratorów: dr Józef Gurgul, z Prokuratury Generalnej i Zenon Kopiński, zastępca prokuratora wojewódzkiego. Sędzia Ochman zaproponował, by każdemu z oskarżonych przydzielić po trzech obrońców razem aż osiemnastu. Radzie Adwokackiej zlecono wyznaczenie obrońców z urzędu, ponieważ oskarżonych nie było stać na samodzielne wynajęcie mecenasów. Stwarzało to niemałe trudności, bo adwokaci, byli już zajęci prowadzeniem innych spraw, a ów proces miał im zabrać mnóstwo czasu. Musieli też wyrazić zgodę na podjęcie się obrony. Termin rozpoczęcia rozprawy wyznaczono na 18 i 19 września, potem miała nastąpić przerwa do 9 października. Ustalono, że posiedzenia sądu będą się odbywać trzy razy w tygodniu, w środę czwartki i piątki. Przewidywano, że przy takiej organizacji sprawa potrwa od trzech do sześciu miesięcy. Porządek dnia został zaplanowany w najdrobniejszych szczegółach. O określonej porze oskarżonych dowożono z zakładów karnych i wprowadzano do wyznaczonych dla nich pomieszczeń. Punktualnie o godzinie dziewiątej dowódca konwoju wydawał rozkaz wprowadzenia ich na salę sądową. Tu też nie było miejsca na przypadek. Oskarżonych wprowadzano i wyprowadzano w ściśle określonej kolejności. Dokładnie zaplanowano, które miejsca zajmą w ławie oskarżonych. Doświadczenia z okresu śledztwa pozwalały przypuszczać, że Jan Marchwicki, Henryk Marchwicki oraz Halina Flak mogą sprawiać kłopoty i zakłócać przebieg rozprawy. Sadzano ich więc blisko wyjścia, tak by dało się ich łatwo usunąć z sali. Codziennie o 12.30 następowała przerwa obiadowa. Posiłek dowożono z aresztu śledczego przy ulicy Mikołowskiej. Do zorganizowania wyżywienia sędziów, ławników, prokuratorów i pozostałych osób obsługujących proces, zobowiązał się dyrektor zakładów cynkowych. Codziennie o tej samej porze dostarczano dla nich zupy regeneracyjne, te same, które jedli pracownicy huty. Urządzono też mały bufet z kanapkami i napojami. W pierwszych dniach września sędzia Ochman i prezes Sądu Wojewódzkiego wybrali się do sali widowiskowej Domu Kultury przy zakładach cynkowych, by osobiście sprawdzić stan przygotowań. Na miejscu pracowały jednocześnie ekipy stolarzy, elektryków, łącznościowców, operatorów sprzętu nagłośnieniowego i kamerzystów. Bałagan był jednak pozorny. Wszystko wskazywało na to, że sala będzie gotowa w terminie. W niczym nie przypominała tych w budynku Sądu Wojewódzkiego. Całą ścianę wypełniały okna, przez które wpadało mnóstwo światła. Stół sędziowski umieszczono na scenie. Po jego prawej stronie, także na scenie, znajdowało się miejsce dla prokuratorów. Przed sceną po prawej na niewielkim podwyższeniu ustawiono kamerę telewizyjną, a na wprost niej przygotowano miejsca dla oskarżonych i obrońców. Adwokaci zajmowali dwa pierwsze rzędy. W trzecim mieli zasiąść Jan Marchwicki, Józef Klinczak i Zdzisław Marchwicki. W czwartym Henryk Marchwicki, Halina Flak oraz jej syn Zdzisław Flak. Ustalono, że oskarżonych będzie oddzielało po dwóch funkcjonariuszy milicji oraz że milicjanci zabezpieczą ławę oskarżonych od strony okien. Dwa pierwsze rzędy widowni były zarezerwowane dla dziennikarzy, dalej zasiadali posiadacze stałych przepustek za nimi, cała reszta. Aby zapewnić dobrą słyszalność, ustawiono głośniki. Sędziowie, prokuratorzy i obrońcy mieli do dyspozycji mikrofony. Głośnik umieszczono także na zewnątrz. Przypuszczano bowiem, że przed budynkiem będą się gromadzić ci, którzy nie zdobyli wejściówek. Sędzia Ochman miał jeszcze obawy związane z bezpieczeństwem. Atmosfera wokół procesu była tak napięta, że mogło dojść do samosądu. Co, jeśli emocje tłumu wymkną się spod kontroli i zlinczuje on oskarżonych? By temu zapobiec, w jednym z pomieszczeń na zapleczu urządzono centralę łączności. Zapewniała ona dyżurującemu wewnątrz oficerowi bezpośredni kontakt radiowy z patrolami w całej okolicy, z samochodami transportującymi oskarżonych i patrolami ruchu drogowego na trasie przejazdu. Bezpieczeństwa przed budynkiem strzegło kilkunastu umundurowanych funkcjonariuszy i drugie tyle po cywilnemu. Kierownictwo MSW uznało, że milicjanci mogą mieć tylko broń krótką, by nie prowokować ludzi. Na kilka dni przed rozpoczęciem procesu w nowej sali sądowej odbyło się spotkanie przygotowawcze niemal wszystkich uczestników. Brakowało jedynie oskarżonych. Sędzia Ochman chciał omówić porządek dnia i sprawdzić, czy wszyscy wiedzą, co mają robić. Osobne spotkanie zorganizowano z prokuratorami. I jeszcze jedno z adwokatami. To, o czym na nich rozmawiano, pozostaje tajemnicą. Proszę wstać. Sąd idzie. W środę, 18 września o godzinie 9 rano, padnie sakramentalna formuła: Proszę wstać, sąd idzie. Rozpocznie się proces wampira, proces wyjątkowy. Bo wymierzający sprawiedliwość w sprawie bez precedensu. 14 września 1974 roku w trybunie robotniczej ukazał się tekst Tadeusza Wielgolawskiego, zatytułowany Proces Wampira. Wielgolawski zapowiadał to, na co jego zdaniem czekali mieszkańcy Śląska i Zagłębia morderca kobiet, który przez kilka lat terroryzował społeczeństwo, wreszcie zasiądzie na ławie oskarżonych. Zdzisław Marchwicki był, z jednej strony, cieszącym się dobrą opinią pracownikiem kopalni Siemianowice, chodzącym w koronie cierniowej, pokrzywdzonym przez los, porzuconym przez żonę i walczącym z przeciwnościami losu. Druga, ukryta twarz, przedstawiała alkoholika, sadystę znęcającego się nad żoną i dziećmi, stojącego przed zarzutem pozbawienia życia czternastu kobiet. I nie z własnej winy nieudanych zamachów na życie sześciu dalszych. Słowa Wielgolawskiego nie pozostawiały wątpliwości, kim był Zdzisław Marchwicki. Już nie podejrzanym, ani oskarżonym. Wyrok został wydany także na pozostałych Marchwickich. O Janie pisał Osobnik, który czegokolwiek się dotknął, poczynało gnić. Człowiek, który w zgodzie z sumieniem dzielił swój czas na zabiegi wokół druku świątobliwych tekstów, wyuzdane orgie z innymi homoseksualistami, deprawowanie czternastoletniego chłopca, zresztą swego krewnego i branie sumujących się w kwotę miliona złotych łapówek za protekcję, a równocześnie przygotowujący z pedanterią zabójstwo kobiety, która śmiała zagrażać praktykom wszechwładnego Jana. Potem zaś zwalający całą winę za zabójstwo na współoskarżonych. Trzeci z braci, Henryk Marchwicki, był według redaktora Wielgolawskiego drobnym pijaczkiem, damskim bokserem, kieszonkowcem i współuczestnikiem ostatniego mordu. Dziennikarz nie oszczędził także Haliny Flak, siostry braci Marchwickich, miała z całą świadomością przyjmować przedmioty zrabowane ofiarom. Kolczyk, z którego próbowała zrobić sobie złoty ząb, obrączkę, a nawet kilogram mięsa wyciągnięty z torby konającej kobiety. Z tego mięsa Halina ponoć usmażyła dla brata kotlety. Artykuł zamieszczony w trybunie robotniczej został poparty cytatami z aktu oskarżenia. Tego, który dopiero cztery dni później prokuratorzy Jerzy Gurgul i Zenon Kopiński mieli odczytać na sali rozpraw. Wielgolawski lapidarnie streścił 239 stron dokumentu. Cytując, nazwał Zdzisława Marchwickiego zbrodniarzem, a stwierdzenie to poparł opisem wieloletniego pościgu. Podkreślał przy tym zasługi milicji i jej wyższość nad zachodnimi służbami policyjnymi. W końcu, mimo wielu lat śledztwa, Scotland Yard nigdy nie ujął słynnego Kuby rozpruwacza. Upiór z Disseldorfu wpadł tylko przez przypadek nie dzięki nieudolnym działaniom niemieckiej policji. Peter Kürten 1883-1931 do morderstw przyznał się żonie, która powiadomiła policję. Udowodniono mu dziewięć zabójstw dokonanych w latach 1913-1930 i wiele napadów na kobiety przy domek wampira. Otrzymał w 1929 roku, po zabiciu w parku Łabędzia i wypiciu jego krwi, został skazany na karę śmierci. Z kolei dusiciel z Bostonu został zatrzymany w związku z inną sprawą, a do morderstw kobiet miał się przyznać ku zaskoczeniu śledczych. Mimo to sąd nie był w stanie udowodnić mu winy i skazał za inne drobne przestępstwa. Albert De Salvo 1931-1973 W przebraniu Montera lub podając się za detektywa, wchodził do mieszkań i atakował kobiety w wieku od 19 do 85 lat, gwałcił, a następnie zabijał, najczęściej dusząc pończochami, stąd przydomek dusiciel. Z nieznanych przyczyn ostatniej ofiary nie zamordował, powiedział, przepraszam, i wyszedł. Został schwytany na podstawie portretu pamięciowego. W 1967 roku skazano go na dożywocie. W 1973 roku został zamordowany w więzieniu. Sprawców morderstwa nie wykryto. Przez wiele lat sceptycy podważali, że de Salvo był dusicielem z Bostonu. W 2013 roku dokonano ekshumacji i porównano DNA Alberta de Salvo ze śladami zabezpieczonymi na miejscu zabójstwa Mary Sullivan. Badania Potwierdziły jego winę. Zdaniem Wielgolawskiego, na tym tle nasza milicja wypadała doskonale. Co prawda ścigała wampira aż przez siedem lat, ale wniesiony do sądu akt oskarżenia nie pozostawiał wątpliwości co do winy głównego oskarżonego i jego kompanów. A wszystko dzięki zaangażowaniu i poświęceniu oficerów oraz zastosowaniu nowoczesnych metod śledczych. Do schwytania mordercy przyczyniła się ścisła współpraca z wybitnymi naukowcami z wielu dziedzin. Artykuł wydrukowany w trybunie robotniczej podsycił zainteresowanie procesem. Setki ludzi, chcąc zdobyć przepustkę uprawniającą do wejścia na salę, rozpoczęły szturm na sekretariat sądu. Szanse dostrzegli także drobni kombinatorzy, nazywani wówczas potocznie konikami. Na co dzień handlowali biletami do kina. Odsprzedając je po zawyżonych cenach, ale milicja nie dopuściła, by wejściówki na proces wampira stały się okazją do łatwego zarobku. Dokładnie sprawdzano dowody osobiste, porównując je z nazwiskiem wypisanym na przepustce. Nie było szans, by ktoś niepowołany dostał się na salę. Rankiem 18 września 1974 roku w gmachu Sądu Wojewódzkiego przy ulicy Andrzeja sędzia Ochman spotyka się z dziennikarzami. Większość, tak jak kilka miesięcy wcześniej, przyjechała z Warszawy. Jest nawet ekipa z polskiej kroniki filmowej. Razem około 30 osób, wśród nich sławy dziennikarstwa sądowego: Maria Osiadacz, Barbara Seidler, Wanda Falkowska. Prócz tego wielu młodych reporterów, dla których ten proces może być szansą na wybicie się. Ochman przedstawia skład orzekający, oskarżycieli i obrońców. Prosi o rzetelność i obiektywizm w relacjonowaniu procesu. Po zakończeniu spotkania zabiera togę, łańcuch i razem z sędzią Rębiszem i ławnikami wsiada do służbowej Nyski. Sale domu kultury wypełniają tłumy ludzi, kilkaset osób czeka w napięciu. Nieliczni szeptem komentują, gdy milicjanci wprowadzają oskarżonych. Nagle ciszę rozdziera krzyk kobiety. Moje dziecko! Moje dziecko! Morderca! Ludzie pomóżcie, moje dziecko! Dwóch milicjantów po cywilnemu ujmuje kobietę pod łokcie i wyprowadza z sali. Poruszenie na widowni. Ludzie obserwują tę scenę. Niektórzy wstają z krzeseł, by choć przez chwilę dostrzec twarz zdzisława Marchwickiego. Jak zareaguje na ten przejmujący krzyk? Ale on nie pokazuje po sobie emocji i siedzi, patrząc gdzieś obojętnie przed siebie. Cisza nie trwa jednak długo, Sale wypełnia donośny męski głos z ławy oskarżonych. Tu są przedstawiciele prasy. Zamordował ją! Wiktor G. ze służby bezpieczeństwa. Bo nie chciała szpiclować ani donosić na biskupa katowickiego. I na nikogo nie zwalam sprawy, bo wiem, kto jest mordercą. Szukają kozła ofiarnego. Bandyci ukraińscy, których Benedykt Cader, komendant wojewódzki, przywiózł z Warszawy, chcąc ratować swoją kochankę K. Z uniwersytetu musiał mordować niewinną kobietę. A dzisiaj szukają, zawiesza głos, głupich, smyki, nikt z marchwickich na wybrzeżu nie szczelał. Do ludzi. Nikt. Niech policzą te sieroty. Niech Wielgolawski policzy sieroty, które zostały po ludziach zamordowanych na wybrzeżu. Jeszcze z tamtego się nie rozgrzeszyli, a już szukają nowych ofiar. A innej kochance, P.S., która zawoziła go samochodem swoim do miejsca morderstwa, zorganizował ucieczkę do NRF-u. Mężczyzna znów zawiesza głos. Zaraz, parę miesięcy po jej morderstwie, jest do dzisiejszego dnia w NRF-ie z mężem i z dzieckiem. Ten sam smyk, Wiktor ze służby bezpieczeństwa. Tego w prasie nie napiszą. Na znak dowódcy konwoju, dwóch milicjantów chwyta Jana Marchwickiego pod ręce i wywleka z ławki. Jan walczy, opiera się i wciąż krzyczy: Całą prawdę mówię. Nie martw się z dzichu, nie martw się. Proszę, za prawdę to się wyprowadza z sali. To jest polska i praworządność. Ostatnie, ledwo słyszalne słowa. Dobiegają już z korytarza prowadzącego na zaplecze Ludzie w milczeniu przyglądają się tej scenie Wydają się sparaliżowani Dopiero po chwili sale wypełniają szepty Jedni z podziwem kiwają głowami, że Jan Marchwicki nie bał się wykrzyczeć takich rzeczy Inni ze złością sarkają, że bezczelny bandyta śmie cokolwiek mówić I próbuje zwalać winę na innych po kilku minutach milicjanci ponownie wprowadzają Jana Marchwickiego na salę i sadzają w ławie oskarżonych. Gdy tylko znajduje się na miejscu, donośny głos woźnego oznajmia: Proszę wstać, sąd idzie. Sędziowie i ławnicy spokojnie zasiadają za stołem, umieszczonym na scenie. Sędzia Ochman przysuwa sobie mikrofon i mówi: Proszę usiąść. Sale wypełnia hałas przesuwanych krzeseł. Chciałem prosić o głos, jako Jan Marchwicki ponownie podrywa się z miejsca, próbując walczyć z powstrzymującymi go milicjantami. Proszę Oskarżonego, spokojny, aż zdecydowany ochman zatrzymuje szarpaninę. Oskarżonemu będzie udzielony głos w odpowiedniej chwili. Ja tylko chciałem przeprosić wysoki sąd, bo mnie Obciążają fałszywymi danymi w prasie, podanymi przez redaktora Trybuny Robotniczej. Zdenerwowałem się i tutaj, wszedłszy na salę, powiedziałem fakty prawdziwe, tylko nie we właściwym czasie i za to chciałem przeprosić. Ochman go ignoruje. Otwieram posiedzenie sądu wojewódzkiego na sesji w Domu Kultury Zakładów Cynkowych w Katowicach. Rozpoznawana będzie sprawa Zdzisława Marchwickiego i innych oskarżonych o przestępstwa zabójstwa, usiłowania zabójstwa, pomocnictwa, podżegania do zbrodni oraz całego szeregu innych przestępstw z całego Kodeksu karnego. Sąd uprzedza strony prokuratorów, obrońców oraz zawiadamia oskarżonych, że cała rozprawa jest rejestrowana na taśmie magnetofonowej. W związku z tym, w razie zabierania głosu, proszę strony o posługiwanie się mikrofonami. Dwa dni później, w Trybunie Robotniczej, wieczorze i dzienniku zachodnim, ukazały się identyczne krótkie notki. Informowano, że prokurator zakończył odczytywanie aktu oskarżenia. W ciągu dwóch dni procesu powstał wizerunek mordercy wyjątkowo brutalnego, chytrego, działającego z motywów seksualnych. Ofiarę atakował z nienacka, najczęściej na bocznych drogach i ścieżkach, pod osłoną ciemności lub mgły. Uderzał metalowym prętem w głowę, masakrował zwłoki, zabierał różne przedmioty osobistego użytku. Powstał obraz człowieka o dwóch twarzach uprzejmego, Uczynnego i zdyscyplinowanego w zakładzie pracy i awanturnika wobec członków najbliższej rodziny. Jak podawała prasa na potwierdzenie winy Zdzisława Marchwickiego, prokurator odczytał fragmenty zeznań świadków i opinie biegłych oraz przytoczył dziesiątki faktów. Przedstawił także zeznania samego Marchwickiego, który w czasie dwóch lat śledztwa przyznał się do zbrodni. Na razie. Jednak sąd zarządził przerwę do 9 października. A propos wampira. Pierwszą jego ofiarą padła zgładzona w listopadzie 1964 roku 58-letnia Anna M. Od jej imienia akcja milicji, która doprowadziła ostatecznie do wykrycia sprawcy, wzięła kryptonim Anna. Pierwsza ofiara była jedyną znaną mu osobiście. Potem, w ciągu sześciu lat, Zabił jeszcze czternaście, zaś sześć usiłował pozbawić życia. Pierwszy wyjaśnienia składa Józef Klimczak. Dla prokuratury jest najważniejszym świadkiem, bo nie będąc członkiem rodziny, jako jedyny wyłamał się ze zmowy milczenia. Jan i Henryk Marchwiccy głośno komentują jego wypowiedzi, uporczywie zakłócając przebieg posiedzenia. Nie reagują na upomnienia sędziego. Klimczak próbuje się bronić, odpowiadając na docinki. Publiczność żywo reaguje na te utarczki, głównie śmiechem, czasem oklaskami. Gdy Klimczak obciąża Jana, mówiąc, że był organizatorem i główną sprężyną morderstwa Jadwigi Kuci, sędzia musi przerwać rozprawę. Mdleje Zdzisław Flak. Nim wyniosą go z sali, Jan zdąży wykrzyczeć w stronę Klimczaka. Podziękuję ci, jak kochankowi Nasierowskiego, on dostał dziesięć lat. Sprawa Jerzego Nasierowskiego, która zakończyła się niecały rok wcześniej, była jedną z głośniejszych w latach 70. Popularny aktor wraz z młodocianym kochankiem, wykorzystując rozległe kontakty towarzyskie, rabował mieszkania znajomych i przyjaciół. Złodziejski duet doskonale się przy tym bawił. Nasierowski odwiedzał obrabowanych i współczuł serdecznie, słuchając o nieszczęściu, jakie ich spotkało. Zabawa trwałaby zapewne jeszcze długo, gdyby nie partner Nasierowskiego. Zachęcony sukcesami, dokonał skoku na własną rękę. Plan napadu okazał się kiepski, a wykonanie jeszcze gorsze. W efekcie pobita i związana staruszka zmarła. Gdy chłopak trafił do więzienia, wydał kompana i opowiedział o jego gangsterskich wyczynach. O procesie aktora rozpisywały się wszystkie gazety i zapewne dlatego na jego wspomnienie publiczność zareagowała salwą śmiechu. Po krótkiej przerwie sędzia Ochman nadal przepytuje Józefa Klimczaka. Z czego oskarżony się utrzymywał? Byłem na utrzymaniu Jana Marchwickiego. Wyłącznym? Tak. A wcześniej? W kopalni zarabiałem 2500 jako młodszy górnik, później w katowickim przedsiębiorstwie robót budowlanych 1700 jako pomocnik operatora koparki. Od razu się zorientowałem, kim jest Jan Marchwicki. Wcześniej znałem to środowisko. Pierwszy raz zetknąłem się z tym przypadkiem, gdy byłem w szkole górniczej, w drugiej klasie. Byłem. jechałem z kolegą do domu. Na dworcu w Katowicach poznałem takich ludzi. U Jana poznałem naukowców, księży i homoseksualistów. Razem wyjeżdżaliśmy na wczasy. Może oskarżony coś bliżej powiedzieć? Coś na ten temat powiedzieć, jak Jan przedstawiał oskarżonego. Daleka rodzina, względnie znajomy, sublokator. A jak faktycznie? Utrzymywaliśmy ze sobą stosunki homoseksualne. No to co męska narzeczona może tak być jak wysoki sąd to przyjmie nie poczuwam się do tego nie jestem takim, ale trudno to w jakim charakterze oskarżony jeździł na wczasy po prostu byłem takim żulem żule mówią pedały na takich jak ja i za utrzymanie i mieszkanie tak to co jak narzeczeństwo jeździliście. Może oskarżony opowie odnośnie tych wyjazdów na wczasy. No to rokrocznie, w okresie letnim, Jan Marchwicki wyjeżdżał na wczasy nad morze. W 1967 byliśmy w Gdańsku. Zabrał mnie ze sobą również w 1968, Świnoujście, Jurata. W 1969 do Bułgarii. Zimową porą to była Krynica, Lądek, Zakopane. Kto finansował te wyjazdy? Jan Marchwicki. Zarówno nad Polskiem, morze jak Tak. Klimczak opowiada również o swojej narzeczonej. Zaszła w ciążę i wtedy Jan Marchwicki miał go namawiać, aby pozbył się dziewczyny. Na pytanie sędziego, co oznaczało stwierdzenie pozbyć się, Klimczak wyjaśnia, że miał na myśli, aby ją uciszyć na zawsze, znaczy zamordować. Miał to zrobić Henryk Marchwicki, ale Klimczak nie zgodził się, bo wiedział, że to on się stanie głównym podejrzanym. Jan Marchwicki milczy, słuchając zeznań byłego kochanka, ale teraz nie wytrzymuje Henryk. Prostytutko jedna, znalazłeś se kozła ofiarnego. Oskarżony Henryk Marchwicki, ostrzegam was, sąd dysponuje środkami, że uniemożliwi wam zakłócanie porządku rozprawy. Proszę mi nie mówić na ty, bo ja z panem nie spałem. Oskarżony Marchwicki Henryk, jeszcze raz uprzedzam. Awantura kończy się ogłoszeniem kolejnej przerwy. Tego dnia Klimczak opowiedział o interesach, które prowadził Jan Marchwicki. Wielokrotnie jeździł z nim po całym Śląsku i odwiedzał księży, którym dostarczał nielegalne druki religijne. Przy okazji handlowali dolarami, świętymi obrazami i Częściami samochodowymi, które w Flak kradł z fabryki. Ale najważniejsza część jego zeznań dotyczyła przygotowań do morderstwa Jadwigi Kuci i jego przebiegu. twierdził, że śledził ofiarę jadąc taksówką czarną wołgą. W samochodzie mieli być także Jan i Henryk. Później przesiadł się do tramwaju i dalej obserwował kobietę. Na przystanku wskazał ją Henrykowi, a on Zdzisławowi. W samym morderstwie nie brał udziału, ani nawet nie widział, jak do niego doszło. Sędzia ochman ze zniecierpliwieniem wydobywał z niego szczegóły tego wydarzenia. Kilkugodzinne zeznania Klimczaka gazety skwitowały stwierdzeniem, że oskarżony Klimczak obciążył Zdzisława Marchwickiego i potwierdził jego winę. Krótkie notatki podobnej treści ukazywały się w kolejnych dniach. Najczęściej pisano o pokrętnych wyjaśnieniach i wzajemnym obciążaniu się współoskarżonych. Prasa ogólnopolska milczała. Ani Kurier Polski, ani Ekspres Wieczorny, dwa czołowe brukowce, nie zamieściły słowa o przebiegu pierwszych rozpraw. W rzeczywistości na sali rozpraw rozpętało się piekło. Henryk, Jan, Halina Flak i Klimczak rzucali na siebie wzajem oskarżenia. Jan i Henryk bronili się atakując Klimczaka. Jan przez trzy dni opowiadał o swoim życiu i odnosił się przy tym do zeznań Klimczaka. Sędzia kilkakrotnie zarządzał konfrontację, próbując ustalić jedną wersję. Bezskutecznie. Od czasu do czasu do kłótni włączała się Halina Flak, przy okazji dostarczając publiczności rozrywki. Na pytanie sędziego o to, co się stało z Kolczykiem, zrabowanym jednej z ofiar, który miała otrzymać od brata w prezencie? Odpowiedziała, a szlak go trafił wysoki sądzie, w końcu to tyle lat. Tylko Zdzisław Marchwicki siedział jakby nieobecny. Dopiero w październiku, na łamach tygodnika Polityka, ukazał się obszerny artykuł a propos wampira. Ale redaktor Wanda Falkowska, choć siedząc w pierwszym rzędzie, z uwagą śledziła każdą rozprawę, nie odniosła się w artykule do przebiegu procesu. Podobnie jak Tadeusz Wielgolawski, nie potrzebowała wyroku, by stwierdzić, że Marchwicki jest wampirem. Wyliczała dowody rzeczowe z znaleziony przez zwłokach jednej z ofiar, który miał być własnością Zdzisława Marchwickiego. Chińskie pióro rozpoznane przez świadków jako takie samo, jak to, które posiadała Jadwiga K., Ponoć było kolejnym trofeum, które Marchwicki sprzedał z chęci zysku. Przypomniała zbrodnie, opisała długi pościg, współdziałanie ze strony społeczeństwa, które podeszło ze zrozumieniem do tak ważnej sprawy. I tak samo jak jej kolega z trybuny robotniczej, dużo miejsca poświęciła opisaniu Kuby Rozpruwacza, wampira z Disseldorfu i dusiciela z Bostonu. Podkreślała również efekty współpracy z naukowcami, którzy spisali 485 cech stanowiących portret psychofizyczny sprawcy. W ten sposób prześcignięto nawet osiągnięcia amerykańskie. Dalszy fragment reportażu łudząco przypomina wspomniany już artykuł opublikowany wcześniej w milicyjnym tygodniku W służbie narodu. Tematem wampira zajął się też tygodnik Prawo i życie. Publikując w jednym numerze aż dwa artykuły, niestety, i one nie przynosiły czytelnikom nic nowego. Przez cztery lata przechowywałem obwieszczenie następującej treści: Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 1968 roku. Przyznano nagrodę w wysokości 1 miliona złotych dla osoby, której informacje przyczynią się bezpośrednio lub pośrednio do wykrycia działającego w rejonie Zagłębia Dąbrowskiego mordercy kobiet. Dziś ta pożółkła już wielka płachta papieru ma wartość dokumentu. Na ławie oskarżonych zasiądzie człowiek podejrzany o zamordowanie czternastu kobiet i usiłowanie zabójstwa sześciu. Redaktor Janusz Wilk postanowił przypomnieć atmosferę czasu, gdy strach paraliżował mieszkańców zagłębia i zrobił to doskonale. Po całej serii zabójstw zaczęły się rodzić plotki. Ludzie gadali w maglach i sklepach, że wampir gwałci, a wcześniej dusi bądź tnie żyletką. Jedni uważali, że napada blondynki, inni, że ofiarami są brunetki. Wreszcie, gdy wygrała wersja o blondynkach, te zaczęły się farbować. Początkowo strach wśród kobiet wywoływał dowcipy i kpiny ze strony mężczyzn, a nawet był sposobem na poderwanie dziewczyny. Propozycja odprowadzenia do domu spotykała się często z ufnym przyjęciem. Odprowadzali dziewczęta do domu, bawili się w rycerzy, co dowcipniejsi kupowali w prywatnych sklepikach, które natychmiast wyczuły kanikuę. Plastikowe, wampirowate zęby zakładali je, straszyli dziewczyny, bo przecież tak naprawdę to nie za bardzo wierzyli i młodzi, i starzy w pojawienie się wampira. Wydawał się nieprawdopodobny. Ot, zwykłe babskie plotki. Tymczasem wampir nie próżnował. Żarty się skończyły. Gdy władze opublikowały oficjalne komunikaty, ulotki z rysopisem poszukiwanego, aż wreszcie wyznaczyły nagrodę miliona złotych. Dopiero wtedy uwierzono w wampira. Na ulicach będzina, sosnowca, łagiszy, czeladzi, zaroiło się od milicjantów. Sprowadzono setki słuchaczy szkół milicyjnych, patrole z psami, radiowozy, urządzano nawet prowokacje. W teren wysyłano późną porą samotne kobiety. Milicjantki. Przestępca przez kilka lat wymykał się pościgowi. Schwytano go 6 stycznia 1972 roku, ale jak pisał redaktor Wilk, sukces ogłoszono dopiero w marcu 1974, bo śledczy musieli mieć pewność, że złapali właściwą osobę. Tekst Morderca Wyłania się Z Mroku Marii Osiadacz był opowieścią o samym wampirze. Autorka powoli budowała napięcie. Tak samo jak inni dziennikarze zaczęła od ofiar, znanych już z wielu publikacji, ale uświadamiających, z jaką bezwzględnością postępował morderca. Wreszcie uchyliła rąbka tajemnicy, wskazując, jak wśród setek tysięcy mężczyzn natrafiono na tego jednego. Według jego relacji, przełom w śledztwie nastąpił w styczniu 1970 roku. Po wyznaczeniu nagrody miliona złotych za informacje mogące naprowadzić na ślad wampira, milicja została zasypana doniesieniami. Każde z nich starannie sprawdzano. Jednocześnie śledczy wciąż przeszukiwali archiwa gazet i instytucji, do których często wpływały skargi od obywateli. Szukali mężczyzn mających uraz do kobiet. I tak, Natrafiono na list, który 25 marca 1965 roku wpłynął do prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czeladzi. Jego autor, Zdzisław Marchwicki, stracił mieszkanie po tym, jak jego żona wraz z przyjacielem wyjechała do Lęborka. Twierdził, że był przez nią maltretowany. Po przeczytaniu listu natychmiast sprawdzono alibi Marchwickiego, zresztą nie pierwszy raz. Okazało się, że przez niedopatrzenie postorunkowego pięć lat wcześniej uznano, że to Marchwicki pojechał z żoną do Lęborka. Wywiad środowiskowy potwierdził podejrzenia. Zdzisław Marchwicki kilkakrotnie stawał przed sądem, a milicja często interweniowała w jego domu. Nie od razu go aresztowano. Zbierano dowody, obserwowano i powoli zacieśniano pętle wokół mordercy. Powiesić go. Kilku panów, stojących nieopodal, jest zwolennikami radykalnego rozwiązania sprawy. Ile to będzie trwało? Komentują. Opowiadają nam o cioci, o babci, o trudnym dzieciństwie. Panie, kto z naszego pokolenia miał łatwe dzieciństwo? A ludzi nie mordujemy. Po co się z takim pie. Powiesić już. On teraz mówi, że żony nie bił, że taki dobry, a pamięta pan czwartek 21 listopada 1974 roku wampir w końcu przemówił publiczność czekała na ten moment od dnia rozpoczęcia procesu czy oskarżony Zdzisław Marchwicki zna zarzuty znam czy oskarżony przyznaje się, iż w dniu 7 listopada 1964 roku, działając w zamiarze pozbawienia życia Anny Mycek i zaspokojenia popędu seksualnego, dokonał jej zabójstwa? Nie, nie przyznaje się, odpowiada spokojnie. Na jego twarzy nie widać zdenerwowania. Sędzia Ochman odczytuje dalej. Czy oskarżony przyznaje się, iż w dniu 17 marca 1965 roku w Będzinie, działając z tych samych pobudek, dokonał zabójstwa Lidii Nowackiej? Nie. Czy oskarżony przyznaje się, iż w dniu 14 marca 1965 roku usiłował pozbawić życia Irenę Szymańską? Nie. Marchwicki zaprzeczał łącznie 21 razy. Przyznaje się tylko do kradzieży złomu i materiałów budowlanych z kopalni Siemianowice. Potwierdza też, że znieważył milicjantów wezwanych przez jego żonę, choć w tym przypadku sam nie jest pewny. Coś tam powiedziałem, ale żeby zniewaga? Oświadcza, że odmówił przyjęcia aktu oskarżenia, bo czuje się niewinny. Ale oskarżony przyznał się w trakcie śledztwa, przypomina Ochman. Postąpiłem trochę brawurowo w Warszawie. Przez co narobiłem bałaganu, przyznaję. Jednakże na drugi dzień wszystkiemu zaprzeczyłem. To nie była prawda. Nie była prawda. Nie. Ale potem oskarżony przyznał się ponownie. Za protokoły bodajże z 9 czy 10 maja ponoszę winę wyłącznie ja. Natomiast za protokoły pozostałe półtora roku później, kiedy mi kazano powtarzać, nie ponoszę żadnej. Odpowiedzialności, gdyż pisane były nie z mojej inicjatywy. Nie z inicjatywy oskarżonego. Tak, mam pretensje do oficerów dochodzeniowych, że w niektórych przypadkach dopisywali co innego niż wyjaśniałem. Ale oskarżony czytał protokoły i ja podpisywał. Wysoki sądzie, ja czytam słabo, a tyle kartek, aby przeczytać, to bym musiał jeszcze oczy wymienić. Ja mam oczopląs. To niech oskarżony opowie. Jak bardzo? Własnymi słowami. Nie wiem, od czego zacząć, bo czego się dotknąć, to kłamstwo. Niech oskarżony opowie prawdę. Marchwicki wyjaśnia, że zna szczegóły zabójstw, bo wszyscy o nich mówili w pracy, na ulicy i w domu. O morderstwie Jadwigi Kuci informowano w telewizji. Komunikat nadano w przerwie transmisji meczu piłkarskiego. O kilku morderstwach słyszał od innych najwięcej o siostrzenicy Gierka, którą zamordowano w Sosnowcu. O pozostałych dowiedział się dopiero podczas przesłuchań, bo opowiedzieli mu śledczy. Sporo mówi też o swoim życiu. Wśród rodzeństwa Marchwickich najstarsza była Halina. Potem urodził się on, Zdzisław. Matka zmarła kilka dni po urodzeniu Jana, oddano go na wychowanie do dalszej rodziny. Zdzisław i Halina zostali z ojcem Józefem. Jako górnik nieźle zarabiał i szybko znalazł sobie nową żonę. Macocha dobrze się obchodziła z dziećmi. Urodziła Józefowi kolejnego syna, Henryka. Potem wybuchła wojna, Halinę wywieziono na roboty do Niemiec. Gdy Zdzisław ma 15 lat, również trafił na roboty do gospodarstwa rolnego. Uciekł, bo był źle traktowany. Wrócił do domu. Kilka dni później jednak zjawiło się Gestapo. Nie zabrało go ze względu na zapalenie płuc. Gdy wyzdrowiał, sam się zgłosił, pobity przez żandarma nazwiskiem Krause, znów został wywieziony na roboty, ale tym razem miał więcej szczęścia. Warunki były o wiele lepsze. Pod koniec wojny wzięto go do prac przy okopach. Po wyzwoleniu rodzeństwo szczęśliwie powróciło do domu. Jan. Nie mieszkał już u wujostwa. Jeszcze w czasie wojny zaopiekował się nim jakiś ksiądz. Narzeczony siostry wciągnął Zdzisława do handlu. Handlowano czym się dało, wódką, zegarkami, złotem, obuwiem, a nawet dolarami. Za ten nielegalny proceder Zdzisław kilka razy został zatrzymany przez milicję. Wychodził po dwóch dniach. Zawsze miał szczęście. W 1946 roku skierowano go do szkoły górniczej od razu do drugiej klasy. Ponieważ po dwóch latach nauki nie zdał egzaminu na tokarza, wysłano go do kopalni. Gdy zmarła macocha, ojciec ożenił się po raz trzeci. Małżeństwo nie było już tak udane. Nowa macocha dawała odczuć przybranym dzieciom, że ich nie lubi. Zdzisław i Henryk musieli spać w wilgotnej kuchni, podczas gdy na piętrze domu stały wolne pokoje. Halina też nie miała łatwego życia. Wyjechała z narzeczonym do Warszawy, po dwóch miesiącach wróciła sama. W końcu wyszła za mąż za Czesława Flaka i wyprowadziła się z domu. Wkrótce zamieszkał u niej Zdzisław, a Henryk w internacie szkoły hutniczej. Tam też Henryk poznał sprzątaczkę Florentynę K. Zaprosiła go do domu i przedstawiła swoją córkę. Na potrzeby tej książki, nazywaną dalej żoną. W 1950 roku młodzi wzięli ślub. Wkrótce na świat przyszła córka A. Między Henrykiem a żoną często dochodziło do awantur. Po jakimś czasie Henryk odszedł od niej i zamieszkał u ojca. Żona przychodziła, obiecywała, że będzie lepiej, namawiała do powrotu. W końcu uległ, ale po śmierci dwuletniej A. Znów się rozstali. Wtedy Henryk trafił do więzienia, a żona straciła mieszkanie. Zjawiła się w domu teścia, Józefa Marchwickiego, i błagała, by ją przygarnął na kilka dni. Po dwóch miesiącach Józef kazał się jej wynosić. Rok później, latem 1954 roku, Halina spotkała na ulicy żonę z malutkim dzieckiem. Powiedziała, że to syn Zdzisława, B. Zdzisław zeznał, że ta wiadomość go zaskoczyła, bo z żoną odbył tylko jeden stosunek, ale za namową siostry poszedł zobaczyć dziecko. Jak stwierdził, było do niego podobne. Zaproponował kobiecie, by razem zamieszkali. Miała się rozwieść z Henrykiem, a potem poślubić jego. Zdzisław załatwił sobie przeniesienie do kopalni w Siemianowicach. W tym czasie zmarła trzecia żona Józefa, który wkrótce ponownie się ożenił. I ten związek jednak nie przetrwał długo. Po szybkim rozwodzie Józef Marchwicki ożenił się po raz piąty. To już jednak nie obchodziło Zdzisława, który miał własne kłopoty. Na wiosnę 1955 roku otrzymałem z kopalni mieszkanie w Piekarach Śląskich. Żona mieszkała tam około miesiąca, czasu po czym bez mojej wiedzy zamieniła mieszkanie. Po zamianie mieszkania zamieszkała w Brzezinach Śląskich przy ulicy Armii Czerwonej, gdzie mieszkała zaledwie tydzień czasu. Mieszkanie zamieniła z pracownikiem kombinatu Orzeł Biały. Kopalnia, w której pracuje, nie wyraziła zgody na zamianę mieszkania i w tej sytuacji pracownik kombinatu powrócił do Brzezin. Nasze mieszkanie w Piekarach Śląskich zostało przydzielone pracownikowi kopalni Siemianowice, a ja w zamian za to otrzymałem mieszkanie w Czeladzi na osiedlu tam zamieszkiwaliśmy około jednego roku czasu, na przełomie lat 1955-1956. Latem 1956 żona, tu imię, bez mojej wiedzy zamieniła mieszkanie w Czeladzi na mieszkanie w Siemianowicach. Tutaj w lipcu 1956 roku urodził się mój drugi syn C. W roku 1957 imię żony. Ponownie zamieniła mieszkanie, zamieszkaliśmy tym razem w Siemianowicach, Bańgowie, przy ulicy szkolnej, w drewnianym baraku. Po kilku miesiącach znów zmieniła mieszkanie na tej samej ulicy. Wyprowadziliśmy się z baraku drewnianego do murowanego. Było to w roku 1957. Dopiero tutaj, latem 1957, zawarłem związek małżeński. Wzięliśmy ślub cywilny i kościelny. W dniu 17 stycznia 1958 roku, w Siemianowicach, żona urodziła córkę D. Pracując w kopalni, przepisała mieszkanie na swoje nazwisko, o czym ja dowiedziałem się dopiero po kilku latach. W roku 1959 zamieniła mieszkanie ponownie, i tym razem przeprowadziliśmy się do czeladzi na ulicę Tuwima. Mieszkanie zamieniła z M. Imienia nie pamiętam. Przy ulicy Tuwima w tym mieszkaniu zamieszkiwaliśmy przez okres dwóch, trzech lat, gdzieś do roku 1962. Kolejna zmiana miejsca zamieszkania następuje w końcu 1962 lub na początku 1963 roku. Przeprowadzamy się do czeladzi na ulicę Milowicką. Marchwicki zaznaje, że jego żona zamieniała mieszkania za każdym razem bez jego zgody, a często i wiedzy. Dwukrotnie dowiedział się o zamianie od obcych ludzi, których zastał w swoim domu po powrocie z pracy. Poinformowali mnie, że ja już tu nie mieszkam, bowiem żona zamieniła mieszkanie i dopiero oni powiedzieli mi adres mego nowego mieszkania. Powodem zmiany mieszkania były zawsze nieporozumienia sąsiedzkie, awantury, kłótnie i bójki wywoływane wyłącznie przez moją żonę. W lipcu 1962, gdy mieszkaliśmy już na ulicy Milowickiej, żona urodziła czwarte nasze dziecko, syna E. Od roku 1961 żona zaczęła się prowadzić niemoralnie, utrzymywała liczne kontakty z obcymi mężczyznami, a to Józefem K., kuratorem z opieki społecznej, Janem B. Zamieszkałem w Czeladzi, J B. Zamieszkałem w Będzinie. Od czasu, gdy żona zaczęła prowadzić się niemoralnie, kilkakrotnie odchodziłem od niej i w tym czasie przebywałem u ojca lub u siostry Haliny w Dąbrowie Górniczej. Takie odejścia zawsze poprzedzane były kłótniami, awanturami i rękoczynami, których żona dopuszczała się wobec mnie za to, że zwracałem jej uwagę na niewłaściwy tryb życia. Po takich wypadkach po upływie kilku dni, żona przyjeżdżała do mnie, do Dąbrowy. Przepraszała mnie, obiecywała solenną poprawę i prosiła mnie, abym powrócił do domu. Ja, zawsze mając na uwadze dobro dzieci, powracałem do niej i do domu. W 1963 roku Henryk Marchwicki otrzymał kolejny wyrok, a Zdzisław poszedł odprowadzić brata do więzienia. Przy bramie wybuchła awantura, gdy druga żona Henryka próbowała dać mu na pożegnanie wódkę. Milicjanci nie chcieli się zgodzić, a wtedy podpity Zdzisław zaczął im ubliżać. Dostał za to trzy miesiące. Karę odsiadywał od czerwca 1964 roku w ośrodku pracy więźniów w Wojkowicach Komornych. Pracował jako murarz na budowie agronomówki Włośniu. Żona odwiedzała Zdzisława w każdą niedzielę w więzieniu, a co kilka dni przyjeżdżała na budowę. Za którymś razem Zdzisław przedstawił ją majstrowi JB. Był to koniec dniówki, więc JB zaproponował żonie wspólny powrót autobusem PKS do domu. Żona na to przystała i razem odjechali. Od tego czasu żona mnie już nie odwiedzała, a JB przestał przychodzić do pracy. Było to na miesiąc przed moim zwolnieniem z więzienia. Po upływie tygodnia czasu od odwiedzin żony. Na budowę dołośnia przyjechała żona JB, która wypytywała się o mnie. Przedstawiłem się jej i ona mi powiedziała, że jej mąż, JB, przebywa u mojej żony. Pytała się mnie, czy wiem coś na ten temat. Po wyjściu z więzienia, Zdzisław wrócił do domu. Zastał tam tylko żonę z dziećmi, ale oświadczył jej, że wie o JB. Następnego dnia odwiedziła ich matka żony, Florentyna K. Robiła córce wymówki, że sprowadziła do domu kochanka, i zaczęła się awantura. Kobieta wyrzuciła matkę z domu, a wzdzisława cisnęła wiadrem, rozbijając mu głowę. Ten spakował swoje rzeczy i wyprowadził się do siostry. Kilka dni później dowiedział się, że żona próbuje zamienić mieszkanie. Do czeladzi pojechał dopiero po trzech miesiącach. Od nowych lokatorów usłyszał, że żona z dziećmi i JB. Mieszka w Lemborku. Ani Florentyna, ani jej mąż Jan nie mieli o tym pojęcia. Wtedy Zdzisław wysłał pismo do Rady Narodowej w Czeladzi, prosząc o przydział mieszkania. Po wyjeździe żony do Lemborka, Zdzisław poznał pewną kobietę. Miała na imię Helena i pracowała w magazynie sklepu spożywczego. Zabrał ją do rodziców żony i powiedział, że po rozwodzie z ich córką chce się z nią ożenić. Nie protestowali, postawili na stole wódkę i coś do jedzenia. Zdzisław nie miał gdzie zamieszkać z Heleną. Kopalnia i Wydział Spraw Lokalowych odmówiły, zapisał się więc do spółdzielni, ale tam szansa na własny kąt miała nadejść dopiero w 1970 roku. Znajomość nie przetrwała takiej próby czasu. W lutym 1966 roku poznał zuzannę wdowę z trójką dzieci. Przychodził do niej w gości, czasem gdzieś razem wychodzili, nie nocował, ale kilka razy doszło do zbliżenia. Latem dowiedział się od teściów, że pomiędzy JB i żoną często wybuchają awantury. Postanowił odzyskać żonę. Pojechał do Lęborka, przyjęto go grzecznie, bez przytyków, zabrał dzieci na spacer, kupił im prezenty. Po powrocie ze spaceru poczęstowano go obiadem. Chcąc się zrewanżować, postawił pół litra wódki, drugie pół postawił JB. Wieczorem Zdzisław chciał iść do hotelu, ale JB zaproponował, by został na noc u nich i kazał żonie przygotować kolację. Wczesną wiosną 1967 roku w hotelu robotniczym, w którym mieszkał Marchwicki, zjawiła się jego córka D. Uciekła od matki i od kilku dni mieszkała u dziadków K. Babcia wysłała ją do ojca, bo nie miała pieniędzy na utrzymanie wnuczki. Zdzisław z kolei dał jej pieniądze i kilka dni później odesłał do matki do Lemborka. Po miesiącu przyjechał syn C. Przez jakiś czas mieszkał u Haliny Flak, a potem ze Zdzisławem w hotelu robotniczym. Do szkoły nie chodził, przez co stracił rok nauki. Zdzisław tymczasem regularnie pisywał listy do żony, mając nadzieję, że wróci. Nie przeszkadzało mu, że urodziła JB dwójkę dzieci. Żona nieoczekiwanie pojawiła się w sierpniu tego roku w hotelu robotniczym. Oświadczyła, że nie jest już z JB, miała kłopoty. W Lęborku toczyły się przeciw niej sprawy sądowe za bójki z sąsiadami i pobicie interweniujących milicjantów. Nie była w stanie zajmować się dziećmi. Dwójkę najmłodszych, córkę F i syna G, zostawiła u matki. Prosiła mnie, abym jej wszystko przebaczył, zezwolił na powrót, obiecywała solenną poprawę. Na prośbę żony odpowiedziałem, że się nad tym zastanowię. Na drugi dzień żona przyszła ponownie do mnie i powiedziała, że jej matka wyrzuciła ją razem z dziećmi z domu. Za moją wiedzą, żona umieściła wszystkie dzieci w domu dziecka, z wyjątkiem syna G. G. został u dziadków, a żona wróciła do Lemborka, gdzie miała zlikwidować mieszkanie i uporać się ze swoimi problemami. Pozostałe dzieci, sześcioro, jeszcze przez jakiś czas przebywały w domu dziecka. W marcu 1968 roku urodziło się kolejne córka H żona utrzymywała że zaszła w ciążę gdy w sierpniu poprzedniego roku odwiedziła męża w hotelu Zdzisław uznał dziecko i wystarał się w kopalni o lokum Dziennikarze pisali o nim własny dom W rzeczywistości był to parterowy barak dwie izby i kuchenka w oknach kraty na podwórzu błoto i śmieci wokół podobne nędzne baraki prawdziwe oblicze robotniczego śląska Zupełnie inne niż to opisywane w gazetach i pokazywane w dzienniku telewizyjnym. Żona szybko zapomniała o obietnicach, a burdy stały się na nowo codziennością. W efekcie Zdzisław, już po kilku tygodniach, mieszkał u siostry. W listopadzie 1971 roku podczas awantury interweniowała milicja. Kobieta powiedziała, że została pobita przez męża, choć to Zdzisław miał rozciętą głowę i twarz zalaną krwią. Wcześniej trochę wypił, zaczął się kłócić z milicjantami. Miał im powiedzieć parę nieprzyjaznych zdań, ale nie pamiętał później co dokładnie. Został zatrzymany, nie postawiono mu jednak zarzutów i na drugi dzień zwolniono z aresztu. Wrócił do domu, zabrał swoje rzeczy i wyniósł się do siostry na dobre. Gdy udał się do pracy 6 stycznia 1972 roku, podeszło do niego dwóch milicjantów po cywilnemu. Nie był zaskoczony, bo złom i materiały budowlane kradł od dawna. Dopiero gdy wsadzano go do radiowozu, zauważył, że cały plac jest obstawiony. Po mnie tylu ludzi? Zeznania Zdzisława Marchwickiego wprowadzają wyraźny niepokój na sali sądowej. Niektórzy widzowie wydają się mu współczuć. Nie wygląda na potwora, wręcz przeciwnie, raczej na ofiarę. Powiesić go! krzyczą inni. Atmosfera jest bardzo napięta. Dowódca konwoju wnioskuje o wydanie obstawie broni długiej. Kierownictwo odmawia, milicjantom muszą wystarczyć pistolety. Nie ma co prowokować ludzi. Tymczasem prasa dbała, by czytelnicy nie mieli wątpliwości. Dowodziła, że Marchwicki, to cyniczny morderca, który za wszelką cenę usiłuje uniknąć odpowiedzialności. Wieczór informował, że Marchwicki próbował zataić przed sądem wcześniejsze wyroki. Choć, podobnie jak zatrzymania, wszystkie skrupulatnie wyliczono w akcie oskarżenia. Tygodnik w służbie narodu poszedł jeszcze dalej. Autor artykułu pisał, że przeciw Marchwickiemu prowadzono postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. 16 stycznia 1958 roku, będąc sztygarem w kopalni, nakazał Tadeuszowi L wybranie węgla spod nawisu skalnego. Strop się oberwał i górnik zginął. Dochodzenie prowadzone przez wyższy urząd górniczy Wykazało, że był to nieszczęśliwy wypadek. Po kilkunastu latach zostało wznowione. Ponownie przesłuchano świadków zdarzenia. Tym razem ich zeznania wykazały winę Marchwickiego, choć ta zbrodnia miała jednak pozostać bez kary, bo sprawa uległa przedawnieniu. Nie były to jedyne informacje, w których tygodnik w służbie narodu bardzo jednoznacznie opisywał postać głównego oskarżonego. Często wracał do domu pod wpływem alkoholu i w obecności dzieci dopuszczał się aktów ekshibicjonizmu lub odbywał z żoną perwersyjne stosunki seksualne, zwłaszcza wtedy, gdy w związku z ciężką chorobą traciła ona przytomność. Nie było to niestety jego jedyne zboczenie seksualne. Miał on także inklinację do zaspokajania popędu płciowego w obcowaniu fizycznym ze zwierzętami. Temu zboczeniu towarzyszyła jego nieśmiałość do kobiet. Jednocześnie w rozmowach ze znajomymi Zdzisław Marchwicki zwierzał się, że gdyby tylko mógł, mordowałby wszystkie kobiety. Mówiąc o własnej żonie, raz deklarował miłość i niezwykłe pożądanie, innym razem nienawiść. Zamieszczone w artykule informacje pochodziły z aktu oskarżenia i akt śledztwa, do których dziennikarze mieli nieograniczony dostęp. Cytowali fragmenty przesłuchań żony Marchwickiego, choć przed sądem miała zeznawać dopiero ponad miesiąc później. Modelka dla diabła. Uważałem więcej, że jego żona była winna, i nigdy nie przypuszczałem, że on może się dopuścić takich rzeczy, jakie czytałem w prasie i słyszę od ludzi. Żona Zdzisława Marchwickiego była agresywna i jest w dalszym ciągu agresywna zarówno do sąsiadów jak i do męża. Lubiła sobie dobrze pojeść i sama jadła dobre rzeczy, a oskarżonemu dawała gorsze jedzenie. Raz widziałem jak podawała mu na obiad ziemniaki i kwaśne mleko i powiedziała przy tym, że jak mu się jedzenie nie podoba, to niech sobie szuka lepszego. Żona Marchwickiego staje przed sądem pod koniec stycznia. Jej zeznania są tak chaotyczne, że trudno cokolwiek zrozumieć. Gdy zaczyna zdanie, mówi o Henryku. Gdy je kończy, już o Zdzisławie. Przeskakuje przy tym w czasie o kilka, nawet kilkanaście lat. W dodatku mówi Śląską gwarą. Mimo sprzeczności sędzia Ochman nie przerywa. Jej zeznania zajmują cztery dni. W wersji żony Marchwickiego jej pierwszy mąż, Henryk, był alkoholikiem, awanturnikiem i wielokrotnym przestępcą. Po ślubie przyłapała go w łóżku z własną matką, obwiniała go za śmierć ich córki, a rzekomo pobitej podczas rodzinnej awantury. Dziecko umarło dwa tygodnie później, a lekarze mieli jako przyczynę zgonu wpisać zapalenie opon mózgowych by rzekomo uniknąć kłopotów. Gdy Henryk odbywał karę więzienia, Zdzisław miał ją zgwałcić. Zaszła w ciąże, więc dla dobra dziecka związała się z oprawcą. Zdzisław, podobnie jak brat, miał nadużywać alkoholu, awanturować się, znęcać nad nią i nad dziećmi. Po kilku latach miała dość, uciekła z przyjacielem J.B. do Lemborka. Sędzia nie dopytuje o szczegóły tej przyjaźni. Do rozpadu związku z JB miał doprowadzić Zdzisław. Pisał donosy do sądu i innych instytucji, oczerniając ją i winiąc za rozpad rodziny. Doniósł, że kradnie mięso ze spółdzielni, w której pracowała. JB w obawie, że zostanie skazana, uciekł, zabierając dwójkę swoich dzieci. Żona ledwie wspomina, że sąd odebrał jej prawa rodzicielskie, a wszystkie dzieci umieścił w domu dziecka. Gdy wróciła do Zdzisława, przez krótki czas wszystko dobrze szło. Później znowu zaczął pić, bić ją i gwałcił, tak jak wcześniej, zanim od niego uciekła. Celowo miał doprowadzać do awantur, podczas których dostawała ataku padaczki, a gdy traciła przytomność, gwałcił ją w obecności dzieci. O tym, że Zdzisław zamordował Annę Mycek, miała się dowiedzieć przypadkiem. Gdy w 1967 roku przyjechała z wizytą do rodziców. Byli tam także Zdzisław i Henryk Marchwiccy. Pili wódkę z jej ojcem Janem K. W pewnym momencie doszło do kłótni i ojciec uciszył Zdzisława, strasząc, że jeszcze wyjdzie na jaw, kto zabił myczkową. Żona spytała o tą matkę, a ta miała potwierdzić, że zamordował ją Zdzisław. Marchwicka zeznaje, że jej mąż często wracał do domu, mając ślady krwi na ubraniu i zadrapania na twarzy. Od dzieci dowiedziała się, że po wizycie milicji spalił buty gumowe i damską torebkę z dokumentami. Wieczór relacja z czwartego dnia wyjaśnień. Podała ona dalsze szczegóły, świadczące o łamaniu dyscypliny przez Z. Marchwickiego. I urządzaniu pijaństw w godzinach, w których powinien był znajdować się w zakładzie pracy. Obydwa swoje małżeństwa z braćmi Henrykiem i Zdzisławem Marchwickimi oceniła równie negatywnie. Ze Zdzisławem żyła dłużej, wyłącznie dla dobra dzieci. Oskarżeni usiłowali podważyć wiarygodność wyjaśnień tu imię i nazwisko żony przedstawić ją w jak najgorszym świetle. Relacja wieczoru odnosi się do zachowania Haliny Flak która kilkakrotnie zakłóca rozprawę, krzycząc Ja tę kurwę zabiję. Sędzia nie przerywa rozprawy, upomina tylko oskarżoną. Zdzisław Marchwicki raz wyraża sprzeciw, regulaminowo prosząc o głos i mówi żona od dnia wczorajszego kłamie. Kobieta w odpowiedzi oświadcza, że gdyby była w pełnym zdrowiu, mogłaby się bronić, a tak stała się ofiarą sadysty. Ale tego nie napisano w gazecie. Niektórzy świadkowie twierdzą, że to ona była osobą konfliktową. Nikt nie śmiał wchodzić jej w drogę, bo zwykle nie kończyło się na wyzwiskach, lecz na rękoczynach. Świadek Paweł J. opowiada, że gdy Zdzisław siedział w więzieniu, żona sprowadziła do domu kochanka. W latach 60. Marchwiccy żyli ze sobą gorzej niż źle, a żona Marchwickiego, tu imię, mogła być za modelkę dla diabła, miała ona taki perfidny charakter. Strasznie kłamała i chwaliła się, że jest w stanie zmusić męża do wszystkiego. Dodaje, że gdyby Zdzisław rzeczywiście był wampirem, to powinien był zacząć od swojej żony. Tyle, że jego zeznania sąd uznaje za stronnicze, bo przez nią miał sprawę o pobicie milicjanta. Podczas konfrontacji w komendzie wojewódzkiej zdenerwował się i chciał uderzyć żonę Marchwickiego, ale ta schyliła się i Paweł J. wybił dwa zęby milicjantowi. Jednym z zarzutów postawionych Zdzisławowi jest znęcanie się nad żoną i dziećmi. Koronnym dowodem ma być awantura z listopada 1971 roku, ale zeznania świadków podważają przebieg wydarzeń zapisany w milicyjnych protokołach. Marcjanna S twierdzi, że jej wcześniejsze zeznania, które odczytano na sali sądowej, są Kłamstwem. Nie mówiła tego, co zapisano w protokole. Sędzia Ochman pyta jednak dalej, twierdząc, że świadek przeczytała i podpisała protokół. Okazuje się, że Marcjanna S. jest analfabetką. To jest nieprawda, co tam jest napisane. Owszem, była raz milicja i pogotowie, ale kto ją pobił, nie wiem, bo nie było mnie wtedy w domu Marchwickich. Prawdopodobnie jakiś sąsiad ją miał pobić i zostawił ją pobitą na podłodze. Przyszła po mnie córka Marchwickich i ja poszłam tam z sąsiadką. Podnieśliśmy ją na łóżko, po czym zabrało ją pogotowie. Nie mogłam tego zeznawać, jak tego nie było. Wątpliwe okazują się zeznania Bronisława P. etatowego członka Rady Zakładowej, który przyszedł sprawdzić warunki socjalne rodziny Marchwickich. Oraz lekarki, która leczyła żonę. Oboje potwierdzają, że Zdzisław znęcał się nad nią i dziećmi. Znają nawet szczegóły wymyślnych orgii seksualnych, do których zmuszał żonę. Tyle, że oboje usłyszeli o nich od niej, bo chętnie wszystkim opowiadała, że jest ofiarą sadysty. Tymczasem prasa publikuje wyłącznie doniesienia potwierdzające winę Zdzisława Marchwickiego. A jego żonę przedstawia jako ofiarę przemocy wieczór o zeznaniach świadków. Potwierdzili oni między innymi, że wiedzieli o jego złym pożyciu z żoną, słyszeli wyrażane przez niego negatywne opinie o kobietach i rozmowy, w czasie których nawiązywał do popełnionych zabójstw kobiet, przy czym podawał takie szczegóły zbrodni, między innymi używanie przez zabójcę łomu żelaznego, o jakich prasa nie informowała. Szczególnie obciążające zeznania złożyli Norbert W., Józef Z. i Eleonora K., której Zdzisław Marchwicki się odgrażał. Przed sądem zeznają też dwie partnerki Zdzisława, z którymi żył po odejściu żony. Te rozprawy zostają utajnione, bo dotyczą spraw intymnych. Opinia publiczna nie dowiaduje się zatem, że obie kobiety opisują Zdzisława jako spokojnego człowieka. Obie twierdzą, że w sferze seksualnej. Nie dochodziło do żadnych perwersji ani przemocy. Wręcz przeciwnie, Zdzisław był delikatny i czuły. Tymczasem w służbie narodu donosi. Za znęcanie się nad dziećmi, Zdzisław Marchwicki został pozbawiony praw rodzicielskich. Żona jego, jak wynika z zeznań złożonych w toku śledztwa i przed sądem, od chwili powrotu bała się go. Coraz częściej zaspokajał popęd seksualny w sposób wywołujący jej lęk. Czasami zdarzało się to w chwili, gdy miała atak padaczki, innym razem w okresie menstruacji. I to najprawdopodobniej wywołało jeszcze większą agresję oskarżonego wobec żony i dzieci. Ale o tych sprawach Zdzisław Marchwicki mówił niechętnie. Człowiek przepracowany, stwierdził, nie myśli o kobiecie. Gdy przebywał w areszcie śledczym, zakomunikowano mu, że został ojcem ósmego dziecka. Skwitował to stwierdzeniem, a to ku. Na rozprawie powiedział już całkiem taktownie. Jestem pewien, że czworo dzieci jest moich. Co do pozostałej czwórki, najlepiej wie żona. Cóż, rogaczy nie brak. Mąż zazwyczaj dowiaduje się o wszystkim ostatni. W tej sprawie nie mam nic do powiedzenia. Jak dowiedziałem się, że Zdzisław jest wampirem, byłem bardzo zdziwiony. Dałbym głowę za niego, znając jego zachowanie się w pracy, Zdzisław Marchwicki, nocował kiedyś u mnie w pokoju hotelowym, a następnego dnia, około godziny dziesiątej, przyszła do niego do pracy żona i wyskoczyła na niego jak tygrys: Ty, skurwysynu, synu, gdzie byłeś? Próbowałem wyjaśnić Marchwickiej, że oskarżony był u mnie, i z uwagi na późną porę zanocował, ale nie pomogło. Następnie oskarżony dał żonie pieniądze, które zarobił na akcji ziemniaczanej, ale ona powiedziała, „Pierdole, twoje pieniądze. Mówił, że już nie może z nią wytrzymać. Zdzisław Marchwicki przedstawia alibi. Znał szczegóły zabójstw, bo opowiadali mu o nich milicjanci. Protokołów nie czytał, a jego słowa pozmieniano. Prokurator Gurgul jest jednak doskonale przygotowany – na każdy jego argument przedstawia zeznania świadków lub dowody rzeczowe. Robi to z taką wprawą, że słuchając odpowiedzi oskarżonego, publiczność wybucha śmiechem. Wreszcie Marchwicki, słuchając odczytywanych zeznań żony, krzyczy, by dano mu spokój. Ma dość wysłuchiwania okropności. Woli przyjść na koniec, by usłyszeć wyrok. Jest przekonany, że nawet jego obrońcy nie są po jego stronie. Pan, żeby mógł, to by mi nogę podstawił. Dziękuję za taką obronę i pan mecenas nie jest mi już potrzebny, rzuca zdenerwowany do swojego adwokata. Dziennikarze przedstawiają własną interpretację tej sceny. Oskarżony do tego stopnia zagubił się w odpowiedziach, że zdenerwowanym i podniesionym głosem odmówił w końcu dalszego ich udzielania, twierdząc, że obrońca jest mu niepotrzebny. Przed sądem zeznaje kilku kolegów z Dzisława, tych, z którymi dokonywał kradzieży. Choć to on ich wydał, wszyscy zeznają na jego korzyść. Norbert W., z którym kradł materiały budowlane, mówi: Nic złego nie mogę o nim powiedzieć. Był dobrym człowiekiem. Przełożony Zdzisława Józef D też nie ma mu nic do zarzucenia. Był dobrym pracownikiem i ja nie miałem z nim żadnych kłopotów ani nieporozumień. Był bardzo pracowitym człowiekiem, czasem nawet sam wykonywał pracę za dwie osoby. Przy okazji wyklucza jakoby Zdzisław Marchwicki, kiedykolwiek opuszczał dniówki. Kompromitujące dla milicji i prokuratury są też zeznania górnika Józefa Z, który przez jakiś czas mieszkał ze Zdzisławem w jednym pokoju w hotelu robotniczym. Świadek twierdzi, że na przesłuchanie, zawieziono go po nocnej zmianie, był niewyspany, zmęczony i marzył tylko o tym, by iść do domu. W takich warunkach śledczy naciskali na zeznania przeciwko Zdzisławowi. Nie podtrzymuje fragmentu odczytanych zeznań, w którym jest mowa o tym, że po zabójstwach Zdzisław Marchwicki opowiadał o szczegółach zabójstw oraz by opisywał dokładnie i ze szczegółami miejsce, w którym zabójstwo zostało dokonane. Dano mi do ręki protokół do przeczytania w śledztwie, ale ja czytałem tylko piąte przez dziesiąte, bo chciałem, aby przesłuchanie szybko się skończyło. Wielu świadków, rozpoczynając zeznania, powtarza niemal to samo zdanie. W tej sprawie nie mam nic do powiedzenia. Niektórzy mówią ledwie kilka minut. Albo nie znali Zdzisława wcale, albo rozmawiali z nim kilka razy w życiu. Prokurator Gurgul zdaje się tym nie przejmować. Ma też mnóstwo świadków, którzy potwierdzają, że Marchwicki jest wampirem. Bronisław G. rozpoznał go po sześciu latach na filmie, a później na zdjęciach, które pokazywano mu w komendzie w trakcie śledztwa. Słyszałem głos Zdzisława Marchwickiego w dniu 8 października 1966 roku, trzy dni przed dokonaniem zabójstwa Jolanty Gierek i jest to identyczny głos jak w dniu dzisiejszym. Jest to ten sam głos, ta sama twarz, figura, zeznawał Bronisław G. 14 marca 1974 roku. Tadeusz M. Słyszał, jak Zdzisław Marchicki mówił, że nienawidzi kobiet i chętnie by je wszystkie pozabijał. Powodem była żona, która go zdradzała. Świadek twierdzi, że zdarzało się to w latach 1948-49. Pamiętam, to było w 1952. Był żonaty i miał pięcioro dzieci. Za wiarygodny sąd uznaje także zeznania Edwarda O. Widziałem tylko raz w życiu tego człowieka i kiedy mi pokazali jego zdjęcie, od razu powiedziałem, że jest podobny, ale nie potwierdziłem, że to jest on, bo nie byłem pewny. Natomiast kiedy zobaczyłem go na przeźroczach i na filmie, to poznałem go od razu. Ale żeby być zupełnie pewnym, poprosiłem, by okazano mi tego człowieka i po okazaniu potwierdziłem, że to jest ten człowiek. Świadek nie miał wątpliwości. Mimo, że zdjęcia, które mu pokazano, były małe i, jak twierdził, było ich aż 70 tysięcy. Zeznania świadków pozwalają przypuszczać, że rozpoznali Zdzisława Marchwickiego, bo milicja pokazywała im wcześniej filmy i zdjęcia. Sąd jednak to bagatelizuje. Nikt nie zwraca uwagi Tadeuszowi M., że Zdzisław... Ożenił się dopiero w latach 60., a ich pierwsze dziecko przyszło na świat w 1954 roku. Albo na niespójność zeznań Zdzisława G., utrzymującego, że widział Marchwickiego w październiku 1967 raz z bliska w sklepie i był on od niego wyższy. Gdy sąd każe świadkowi stanąć obok oskarżonego... I okazuje się, że Marchwicki jest jednak niższy. Zdzisław G. odpowiada, że z odległości 100 metrów nie mógł tego dokładnie ocenić i w takim razie się pomylił. Jest jednak pewny, że to Marchwickiego widział 8 lat wcześniej. Sonia Z. widziała podejrzanego mężczyznę w kwietniu 1965 roku w autobusie w okolicy miejsca zabójstwa Lidii Nowackiej. Zgłosiła to milicji, w późniejszym czasie kilkakrotnie przyjeżdżała na przystanek z funkcjonariuszem, jednak nie udało jej się więcej spotkać mężczyzny. Zaczęła więc chodzić na przystanek z koleżanką Zofią G i wtedy na niego trafiły. Zarówno Sonia Z, jak i Zofia G rozpoznają w sądzie Zdzisława Marchwickiego. Mówią, że jego sylwetka jest podobna do mężczyzny, którego widziały przed dziesięciu laty. Ich zeznania potwierdzają także Helena S. i Leokadia K. Mijały Sonię Z, a później widziały dwóch mężczyzn, których określają jako zboczeńców, bo jeden z nich siedział, a drugi stał i nie miał na sobie koszuli. Ich zeznania są bardzo szczegółowe. Kobiety pamiętają nawet, że niosły bańkę z dwoma litrami mleka. Wiarygodność zeznań nie budzi wątpliwości ani sędziego Ochmana, ani prokuratora, ani dziennikarzy. Dziennik Zachodni cytuje zeznania Pawła M., który kilkakrotnie widział podejrzanego mężczyznę w okolicy parku przy Czarnej Przemszy w Będzinie. W dniu zamordowania Jolanty Gierek mijał go nawet idąc do pracy. Gdy przeczytał w gazecie o procesie wampira, sam się zgłosił do sądu. W piątek podczas rozprawy Paweł M., wskazując na oskarżonego, powiedział stanowczo rozpoznaje Zdzisława Marchwickiego. Jako człowieka, którego dwukrotnie spotkałem nad czarną przemszą. Nigdy nie zapomnę jego twarzy, a zwłaszcza charakterystycznego nosa, oczu i lekko pofałdowanych włosów. Baranek Boży dynamitem nadziany. Nim zacznę wyjaśniać, chciałem się odwołać do słów profesor Baffi, że humaniści prawnicy. Muszą tworzyć świat ludzkiej sprawiedliwości. Wiemy, że humanizm to jest przede wszystkim głęboka znajomość człowieka i jego spraw. Bo, czytamy dalej w komentarzu J. Buffy, nie paragrafy dyktują dzieje narodów i człowieka, a kto przyzwyczaja ludzi do abnegacji wobec ich własnych uprawnień, ten działa jak szczególnie groźny wróg państwa. Jan Markwicki. Jako jedyny spośród oskarżonych miał wyższe wykształcenie. Był oczytany i z wyjątkową swobodą. Cytował literaturę, przywołując barwne, choć dla widowni często niezrozumiałe metafory. Publiczność z niecierpliwością czekała na jego wystąpienia. Po krótkim wstępie Jan zazwyczaj przechodził do ataku, którego forma bliska była dzisiejszym programom typu talk show. Ale w tamtych czasach Marchwicki szokował. Bez wahania przełamywał każde tabu, zwłaszcza co do orientacji seksualnej. 3 marca 1975 roku świadek Henryk S., były student Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim, zeznaje na temat kontaktów z Janem Marchwickim. twierdzi, że ten zaskoczył go przez częściową ekshibicję i chciał doprowadzić do stosunku. Świadkowi. Udało się jednak oswobodzić z pułapki i do niczego nie doszło. Jan Marchwicki zapamiętał tę sytuację zgoła inaczej. Ponieważ praca pisemna napisana przez Henryka S. nie była najlepsza, powiedziałem mu jasno, bo nie lubię robić ani z siebie, ani z kogoś barana, że umożliwię mu poprawę pracy pisemnej, ale ja też mam pewne warunki i jeżeli zrozumie mnie pod tym względem. Doszło wtedy do najbardziej normalnego stosunku homoseksualnego u mnie w sekretariacie na dywanie w pokoju numer dwa. Ja mogę określić i długość, i grubość członka świadka, bo spotkałem się z takim po raz pierwszy. Ponieważ chodzi tu o dowody, to ja określam długość członka świadka na 26-27 cm we wzwodzie. I proszę o zbadanie, zresztą jak się to mówi. Nosek nie jest kłamczuszek i życzę każdej kobiecie tak sprawnego mężczyzny. Końcowa część wypowiedzi spotyka się oczywiście z reakcją sędziego Ochmana, choć trzeba przyznać, że jest to tylko reakcja pro forma. Im więcej podobnych dyskusji, tym bardziej rozmywa to zasadniczy przedmiot sprawy. Sensacja goni sensację, ale nikt nie pyta o twarde dowody związane z morderstwami. Jak na zamówienie, podczas zeznań następnego protegowanego, sąd musi przerwać rozprawę, z uwagi na to, że świadek mdleje w trakcie opisywania, jak doszło do stosunku. Publiczność z zaciekawieniem wysłuchuje tych obyczajowych opowieści. Sędzia Ochman wyłącza jawność niektórych części rozpraw, gdy mają zeznawać partnerzy Jana. To jeszcze bardziej potęguje napięcie i podsyca plotki. Ale czytając protokoły utajnionych fragmentów trudno oprzeć się wrażeniu, że nad świadkami zwyczajnie się znęcano. Nie sposób zgadnąć czemu innemu miały służyć dociekania prokuratora Gurgula, gdy dopytywał, czy świadek wypluwał spermę podczas stosunków oralnych. Jan Marchwicki nie protestuje, wydaje się nawet, że te dyskusje sprawiają mu przyjemność. Nie przepuszcza żadnej okazji, by ubarwić rozprawę wątkami obyczajowymi z uniwersyteckich korytarzy. Nazwisko uznanego profesora i jego sekretarki, tak będziemy ich nazywać, padają niemalże w każdych wyjaśnieniach. Jan twierdzi, że sekretarka była kochanką profesora, zresztą nie jedyną. Gdy biegły medycyny sądowej wyjaśnia, jak długo żyją plemniki w pochwie i że mogą się w niej znaleźć nie tylko podczas normalnego stosunku. Jan podrywa się z ławki i krzyczy: Po raz pierwszy z palcówkami zetknąłem się w tym czasie, kiedy pracowałem na Uniwersytecie Śląskim. A opowiadała mi o tym: tu imię i nazwisko kobiety, której palcówkę robił, tu pada nazwisko profesora. Miałem wtedy czterdzieści lat. Wywołuje tym oświadczeniem owację publiczności, a sędzia Ochman musi przywołać do porządku nie tylko oskarżonego, ale i całą widownię. Najtrudniejszą rolę mają chyba milicjanci z obstawy. Im nie wypada się śmiać. Z czasem jednak Jan Marchwicki za główny cel ataków obiera prokuratora Gurgula, który staje się dlań uosobieniem systemu, trybunem dokonującym publicznej egzekucji. W przeciwieństwie do Zdzisława, Jan nie zamierza milczeć. Wykorzystuje całą wiedzę i intelekt, by wymierzać górgulowi razy. Chciałem odpowiedzieć prokuratorowi, że od początku jestem świadom tego, co już stwierdziłem, że mam do czynienia z pospolitym oszustem, a nie prokuratorem prokuratury generalnej. Wiem, że jest oszustem, począwszy od procesu Gerharda. Na takie uwagi publiczność często reaguje śmiechem, co ośmiela Jana do wskazywania na polityczne podłoże procesu. Komentuje głośno, że cała sprawa jest robotą moczarowców? Ulubioną inwektywą kierowaną pod adresem prokuratora jest ukraiński smyk. Z powodu fizjonomii nazywa go również zębatym Ukraińcem, a czasem posuwa się jeszcze dalej. Sąd. Zwraca uwagę na zadawanie sugestywnych pytań, ale jak ze strony prokuratora Gurgula padło pytanie sugestywne dotyczące spraw seksualnych, to sąd nie zareagował, a pytania te powtórzyły się tutaj dwu- lub trzykrotnie. Świadek w szkole miał wykładaną w mniejszym lub większym zakresie tzw. teorię darwinizmu, że człowiek pochodzi od małpy. Otóż proszę popatrzeć na prokuratora. Józefa Gurgula. W tym miejscu odebrano oskarżonemu Janowi Marchwickiemu głos i wyprowadzono go z sali. A raczej wyniesiono, bo stawiał opór, był do tego przyzwyczajony. Tydzień wcześniej sędzia również wyrzuca go z sali. Gdy po przerwie pojawia się ponownie oświadcza, że został wprowadzony pod przymusem i nie ma przyjemności siedzieć z pachołkami SB. To ostatnie jest skierowane do wysokiego sądu i zgodnie z przewidywaniami. Powoduje ponowne wyprowadzenie z sali. Jednak sędzia nie może prowadzić rozprawy bez oskarżonego, więc, gdy ten wraca, musi mu odczytać, co się działo pod jego nieobecność. Jan wykorzystuje to i zadaje mnóstwo drobiazgowych pytań, przedłużając rozprawę. W końcu sędzia Ochman nie wytrzymuje i zarządza karę 14 dni twardego łoża w osobnej celi na oddziale izolacyjnym. Była to jedna z najdotkliwszych kar, jaką dysponował sąd. O godzinie drugiej więźnia układano na wznak na twardej drewnianej prycy, po czym wkładano mu pod plecy drewniany kołek i przypinano pasami, by nie mógł się ruszyć aż do rana. Ale nawet zapowiedź takiej kary niewiele daje. Po przerwie obiadowej Jana znów nie można wpuścić na salę, bo już w drzwiach Wyzywa wszystkich, zapowiadając, że uniemożliwi prowadzenie rozprawy. Godzinę później następuje jeszcze jedna próba doprowadzenia go na ławę oskarżonych. W czasie wprowadzania oskarżonego na salę oskarżony krzyczy ja nie pójdę i koniec, ze smykiem nie chcę mieć nic wspólnego. Ze smykiem, chodziło o prokuratora Gurgula, i alkoholikiem, bo takich nie sadza się za stół sędziowski. Z powodu zeznań Jana Marchwickiego proces jest wyjątkowo niewygodny, także dla duchowieństwa. Na sali wielokrotnie porusza się temat księży. Kiedy mnie aresztowano, to nie Zdzisława Marchwickiego chciano zrobić wampirem, tylko księdza. Tu pada imię i nazwisko oraz nazwa wsi w województwie śląskim, z którym się znałem i który miał według milicji, przepraszam za wyrażenie, dużego chuja i parafianki do niego stały w kolejce. Zwrócono oskarżonemu uwagę. To jest to, co mówiła mi milicja. I ja nie chełpię się tymi sprawami, bo ludzie muszą wiedzieć. I świadkowie też muszą wiedzieć, za co rodzinę Marchwickich aresztowano, w jakim celu, a szczególnie Jana Marchwickiego, a wysoki sąd na to nie reaguje, bo sądowi jest to wygodne. Zwrócono oskarżonemu uwagę. Ja powtarzam jedynie to, co mi mówili w śledztwie. A Wysoki Sąd ma obowiązek tego wysłuchać. Niestety, Wysoki Sąd nie wie, co należy do jego obowiązków. Wiadomo, że sąd w odpowiednim czasie będzie wiedział, co zrobić, to co mu każe Służba Bezpieczeństwa, która miała bezpośredni udział w morderstwach, a sąd dostanie za to awans do Sądu Najwyższego. Kilku księży musiało stanąć przed sądem w charakterze świadków. Jeden z nich opowiada, że Jan Marchwicki proponował mu zakup lamp samochodowych, które Zdzisław Flak ukradł z fabryki samochodów małolitrażowych. Chcę oświadczyć świadkowi, z jakiego tytułu świadek się tutaj znalazł. Jan Marchwicki nie został aresztowany z powodu rodziny, lecz rodzina została aresztowana z powodu Jana Marchwickiego, bo miał kontakty z duchowieństwem, którym chciano przypisać zabójstwo Jadwigi Kuci. W tym miejscu przewodniczący zwrócił uwagę oskarżonemu Marchwickiemu, by ograniczył się do zadawania pytań. Wysoki sądzie, sąd będzie łaskaw mi pozwolić mówić, co uważam, bo pytano mnie też m.in. o księży. Ponownie przewodniczący zwraca oskarżonemu uwagę, oskarżony podaje w dalszym ciągu. Tutaj o 400 zł robi się wielką sprawę. Podczas gdy na uniwersytecie spalił się magazyn na milion złotych, za co profesora i jego kochanki nie aresztowano do chwili obecnej. I ponownie zwrócono uwagę oskarżonemu, który nie reagując oświadcza, sprawa ta ma do rzeczy tyle, by ludzie wiedzieli, jak wygląda praworządność w Polsce Ludowej. Jeżeli chodzi o praworządność, to obecny tu Ukrainiec Józef Gurgul. Przewodniczący zwraca oskarżonemu uwagę, że zachowanie jego jest niewłaściwe? Po czym oskarżony, nie zważając na uwagi, podaje: Mam powód do obrazy i mam kogo obrażać. Chciał on wmówić, że lampy przekazywałem księdzu tu pełne nazwisko bo szukano wśród was homoseksualisty, który rzekomo Jadwigę Kucie kazał zabić. A jak nie homoseksualistę, to kogoś innego, kto ją dmuchał, począwszy od kuri krakowskiej i Częstochowskiej, bo Ukrainiec przyjechałby by rozpętać tu najsilniejszy pożar w Polsce Ludowej, bo sfingował już proces Greharda. Przewodniczący odebrał oskarżonemu Janowi Marchwickiemu głos. Jan Marchwicki krzyczy jeszcze za świadkiem: Niech świadek ostrzeże wszystkich z paksu przed magistrem tu pełne nazwisko, bo współpracował ze służbą bezpieczeństwa. Nie pomyśli sądu, toczy się przesłuchanie Edwarda B. Jan był wychowawcą w internacie, w którym świadek mieszkał jako kilkunastoletni chłopak. Opowiada o stosunkach z oskarżonym i o stosunkach z jednym z księży. Okazuje się, że księdza poznał w Częstochowie, zanim dowiedział się, że jest on znajomym Jana. Oświadcza, że Jan nie stręczył go do stosunków z duchownym i że nie ma do niego żalu. O tym opinia publiczna się nie dowiedziała, bo tę część rozprawy wyłączono z jawności. Jan sprawia sędziemu także inne kłopoty. To, co mówi, mogło wskazywać na manipulację świadkami. Twierdzi, że w zakładzie karnym jest okazywany różnym osobom i jest przekonany, że celowo, by świadkowie mogli później go rozpoznać. Mówi o współwięźniach, którzy są podstawionymi agentami. Kilku wymienia z nazwiska. Sędzia Ochman nie reaguje, więc Jan wszystkie podobne naruszenia opisuje w liście do sekretarza generalnego ONZ. Nadaje go za pośrednictwem sądu wojewódzkiego. Tyle, że nikt nie ma zamiaru wysłać listu do adresata. Zresztą, podobnie jak setek innych skierowanych do biskupów czy Komitetu Centralnego Partii. Zachowanie Jana budzi zastrzeżenia nawet u współoskarżonych. Kilka razy dochodzi do pyskówek z Henrykiem i Haliną. Zdzisław upomina brata, by bronił siebie, a nie jego i ma pretensję, że przepytuje świadków, którzy go rozpoznają. Za to Józef Klimczak, jego były kochanek, wykorzystuje każdą okazję do ataku. Słuchając wyjaśnień na temat wspólnych wyjazdów na wczasy krzyczy... Kłamie Jan Marchwicki, baranek Boży dynamitem nadziany. Podczas wyjaśnień żony między Janem a Józefem Klimczakiem dochodzi do sprzeczki. Jan nazywa Klimczaka kapusiem gurgula. Klimczak zaś grozi, że jeśli się nie uspokoi, to mu przypierdoli. Chwilę później Halina Flak oznajmia, że nie może już tego słuchać. Pod tym oświadczeniem, zapisanym w protokole, kryje się potok inwektyw pod adresem współoskarżonych. W rezultacie sędzia nakazuje wyprowadzić ją z sali, co Klimczak wykorzystuje, by uderzyć Jana pięścią. W efekcie sędzia Ochman karze Halinę Flak pozbawieniem jej widzeń przez miesiąc, a Józefa Klimczaka karą. Dziesięciu dni twardego łoża. Rozprawę kończy oświadczenie Jana Marchwickiego, który winą za incydent obarcza prokuratora Gurgula, po czym ogłasza rozpoczęcie głodówki. Świadkami tych widowisk byli tylko widzowie obecni na sali sądowej. Prasa codzienna ledwie wspominała, że oskarżeni zakłócają przebieg rozprawy. Milicyjny tygodnik w służbie narodu z całą powagą relacjonował, a ludzie mówią coraz mniej o procesie, czekają na wyrok. Część druga: Pościg. Sprawa polityczna. U nas w okolicy, grasuje jakiś typ i morduje kobiety pełno u nas milicji obcej i nie mogą złapać. Atakuje niespodziewanie i uderza w tył głowy tej ostatniej obciął ucho. To jakiś zboczeniec seksualny nie gwałci, zadowala się tym, że ofiary swoje rozbiera. Wśród czytelników ówczesnych gazet to, że morderstwa wampira z zagłębia miały podłoże seksualne, nie budziło żadnych wątpliwości. Taką wersję zaprezentowano dziennikarzom na wspomnianej konferencji w marcu 1974 roku, a potem konsekwentnie powtarzano ją w prasie. Tymczasem akta grupy operacyjnej Anna, przechowywane w Instytucie Pamięci Narodowej, pokazują inną historię śledztwa niż ta opisywana przez dziennikarzy w latach 60. i 70. Poszukiwania mordercy kobiet pozornie niczym się nie różniły od innych. Zakrojonych na ogromną skalę śledztw. Czym żyła ówczesna Polska? Głośne były między innymi następujące sprawy. Zagubiony, Bogdan Piasecki został porwany 22 stycznia 1957 roku. Jego ciało odnaleziono przypadkiem 8 grudnia 1958. Sprawców porwania i morderstwa nigdy nie odnaleziono. Zagubiony to sprawa związana z poszukiwaniami Bogdana Piaseckiego, syna Bolesława, polityka przywódcy przedwojennej falangi i założyciela stowarzyszenia Pax. Sprawa o kryptonimie P64. Napad dokonany 22 grudnia 1964 roku przy banku pod Orłami w Warszawie. Sprawcy zaatakowali konwój z pieniędzmi z centralnego domu towarowego, zastrzelili jednego z konwojentów i skradli milion trzysta tysięcy złotych. Analiza pocisku i łuski wykazała, że z tej samej broni strzelano podczas napadu 4 grudnia 1957 roku na kasjerkę sklepu obuwniczego Hełmek. Napadu na milicjanta 7 kwietnia 1959 oraz napadu 1 czerwca na konwój z pieniędzmi z Urzędu Pocztowego 57 w Warszawie. Sprawa K-44, czyli kradzież obrazów Kosaka, Gierymskiego i Matejki z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, dokonana 5 marca 1957 roku. Kradzieży cennych obrazów. Wreszcie sprawa skoku stulecia, czyli Rabunku z banków w Wołowie 12,5 miliona złotych. Było to 19 sierpnia 1962 roku. Sprawców ujęto, ale milicja popełniła wiele kompromitujących błędów. Oficjalnie wszystkie te dochodzenia prowadziła służba kryminalna milicji. Ale drugie, ważniejsze postępowanie toczyła służba bezpieczeństwa. Milicjanci byli zazwyczaj sprowadzani do roli podwładnych esbeków i to na ich polecenie przesłuchiwali świadków oraz zbierali dowody. Ale w sprawie wampira to SBC stanowili zaplecze milicji. Choć wszczęli własne, niezależne śledztwo, w praktyce nie miało ono większego znaczenia. Początkowo obie jednostki milicyjne i bezpieki nosiły kryptonim zagłębie. Dopiero w listopadzie 1966 roku, miesiąc po zabójstwie Jolanty Gierek, nazwę zmieniono na kryptonim Anna. Po tym morderstwie zrodziły się dwa szczególnie popularne mity dotyczące śledztwa. Według pierwszego właśnie wtedy sprawa wampira została uznana za polityczną prowokację. Ciekawe, że przeczył temu drugi mit, wedle którego nowa nazwa kryptonimu Pochodząca od imienia pierwszej ofiary, sugerowała, że w śledztwie dominował motyw seksualny. Tymczasem przygotowana przez Jerzego Grubę dwa lata później analiza motywów działania sprawcy na podstawie ustaleń śledczych i operacyjnych w sprawie kryptonimu Anna obu tym wersjom zaprzecza. Pokazuje również, że kierujący śledztwem Gruba nie miał wpływu na jego przebieg, musiał Wykonywać polecenia przełożonych, tych z Katowic i tych z Komendy Głównej. Co prawda, biegli medycyny sądowej wskazywali, że seksualne podłoże morderstw jest prawdopodobne, ale ponieważ sprawca nie gwałcił ofiar, oficerowie prowadzący śledztwo nie dawali temu wiary. Zabójstwa z lubieżności odznaczają się ogromnym sadyzmem. Sprawcy często kaleczą ciała, na przykład rozcinając powłoki brzuszne, choć zdają sobie sprawę ze śmierci ofiary. Poza tym nigdy nie znaleziono śladów nasienia sprawcy na zwłokach ani w ich pobliżu. Zarówno przed morderstwem Jolanty Gierek, jak i długo potem, śledczy nie brali pod uwagę możliwości, że sam akt morderstwa może dawać wampirowi seksualne spełnienie. Morderstwo dokonane na Annie Mycek 7 listopada 1964 roku uznano za zbrodnię rodzinną, wynikłą na tle nieporozumień małżeńskich. Mąż zamordowanej został aresztowany, a nawet przyznał się do winy. Do motywów seksualnych bardziej pasowało morderstwo Lidii Nowackiej z 17 marca 1965 roku. Nie było śladów manipulacji przy narządach rodnych, ale sprawca przeciął bieliznę ofiary. Na motyw seksualny wskazywały także zabójstwa Jadwigi Zygmunt z 22 lipca 1965 roku, Marii Błaszczyk z 15 sierpnia 1965, Teresy Toszy z 25 października 1965 oraz usiłowania zabójstwa. Eleonory Gąsiorowskiej z 25 lipca 1965 i Zofii Wiśniewskiej z 4 sierpnia 1965 roku. Jednak i w tym wypadku Major Gruba użył sformułowania, że podejrzenia te się jak gdyby potwierdziły. Nie miał co do tego pewności, ale z treści raportu wynikało, że uważał to za mało prawdopodobne. Wskazywał wręcz, że to plotki rozpowszechniane w społeczeństwie utrwaliły przekonanie o seksualnym motywie zbrodni. Z tego względu, prawdopodobnie bardziej z powodu nacisków przełożonych gruby niż z jego inicjatywy, w przypadku zabójstwa Genovefy Łebek z 25 sierpnia 1965 roku, Ireny Szrek z 12 grudnia 1965 Stanisławy Samul. Z 19 lutego 1966 roku i Genovefy Bijak z 11 maja 1966 roku, motyw seksualny przyjęto a priori. Paradoksalnie, w tych przypadkach oględziny nie ujawniły, by sprawca działał z takich pobudek. Biegli uważali, że przełom w modus operandi stanowiło już zabójstwo Marii Gomułki. Z 15 czerwca 1966 roku w sosnowcu zagórzu, sprawca wyciął ofierze kawałek wzgórka łonowego. Dla psychologów i psychiatrów był to wyraźny sygnał. Po pierwsze, że podłoże seksualne zbrodni jest niepodważalne, a po drugie, że morderca doskonalił metody działania, wskutek czego nastąpił kolejny etap jego rozwoju. Zakładali, że od tej chwili we wszystkich kolejnych zbrodniach motyw seksualny będzie coraz wyraźniejszy. Major Gruba nie wierzył, że ma do czynienia z zabójstwami z lubieżności, również dlatego, że jeszcze tego samego dnia wampir zaatakował Juliannę Kozerską i uciekł, zabierając jej tylko torbę. Jego zdaniem zabójstwo Jolanty Gierek także temu przeczyło. Zostało dokonane w niedogodnym miejscu, ograniczało czas przebywania ze zwłokami i niosło ogromne ryzyko wykrycia. W przypadku późniejszego zabójstwa Zofii Kawki z 15 czerwca 1967 roku nie znaleziono żadnych obrażeń narządów płciowych, a w dwóch kolejnych Zofii Garbacz z 3 października 1967 oraz Jadwigi Sąsiek z 3 października 1968 nie stwierdzono nawet naruszenia dolnych części garderoby. Według gruby od początku uważano, że motyw działania wampira jest polityczny i ma na celu wywołanie niepokoju oraz podważenie zaufania do władzy. W listopadzie 1968 roku pisał, że wybór ofiar co najmniej kilkakrotnie nie mógł być dziełem przypadku. Nazwisko Gomułka jednoznacznie kojarzyło się z osobą pierwszego sekretarza Władysława Gomułki. Różniło się pisownią której nie dało się wychwycić w mowie, więc w rozmowach kolejkowych na jedno wychodziło. Zamordowana w sosnowcu Jolanta Gierek z kolei była krewną pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach. Nazwisko to znał każdy mieszkaniec Śląska i Zagłębia. Z kolei Jadwiga Sąsiek miała w rodzinie dwóch komendantów powiatowych oraz oficera dyżurnego Komendy Powiatowej M.O. w Będzinie. Ciekawe wydarzenie nastąpiło 5 sierpnia 1966 roku w Benzinie, podczas akcji prewencyjnej w pobliżu Małpiego Gaju, tak nazywano wówczas popularne pijalnie piwa, często dochodziło wokół nich do bijatyk i pijackich awantur. Nad Przemszą wywiadowcy zwrócili uwagę na dziwnie zachowującego się mężczyznę. Widząc milicjantów, podejrzany zaczął uciekać, ci zaś zaczęli go gonić. Do brawurowego pościgu dołączyli przypadkowi przechodnie. Wywiązało się zamieszanie, aresztowanie nie uszło uwadze gapiów. Następnego dnia w całym zagłębiu podawano sobie z ust do ust, że milicja schwytała wampira. Zatrzymanym okazał się Aloisy P. Przyglądał się milicjantom za zwykłej ciekawości, a gdy ci zwrócili na niego uwagę, ze strachu rzucił się do ucieczki. Milicja poniosła kolejną porażkę, ale jak się miało okazać, trafnie wytypowano miejsce, w którym wkrótce potem doszło do ataku. Podczas tej akcji wywiadowcy spisali wszystkie kobiety, które regularnie chodziły drogą koło Małpiego Gaju. Była wśród nich Jolanta Gierek. Policjanci zwrócili jej uwagę, że to niebezpieczna okolica. Dziewczyna na jakiś czas zmieniła trasę, którą codziennie szła do pracy. Ale ponieważ nowa była dłuższa, szybko wróciła do starych przyzwyczajeń. Major Gruba uważał, że gierkówne świadomie wybrano na cel ataku. Podczas analizy zauważono, że dwukrotnie zostały dokonane w poprzednich. Dwa razy 15 czerwca w 1966 i 67 oraz dwa razy 3 października w 1967 i 68. Co ciekawe, oba zabójstwa z 1967 roku nastąpiły tuż po podaniu przez milicję komunikatów o ujęciu przestępców seksualnych. Pierwszym z nich był Bogdan Arnold, drugi to niejaki Sobolewski z Opola. Dwa przestępstwa zostały dokonane w dni związane z uroczystościami państwowymi. 7 listopada 1964 roku, w rocznicę rewolucji październikowej, i 22 lipca 1965. Poza tym w 1967 wampir zaatakował w dniach poprzedzających święto milicji 7 października. Podane fakty cisną więc pytanie dlaczego, co sprawca przez swe zbrodnie chciał osiągnąć i rzeczywiście osiągnął. Odpowiedź wydaje się stosunkowo prosta. Sterroryzowanie społeczeństwa i rozgłos. Komunikaty w prasie, oficjalne apele, panika wśród kobiet i absencja w zakładach pracy wykazują bezsilność władz. Właśnie te pobudki wydają się najbardziej prawdopodobne. Sama zbieżność nazwisk Gomułka, Gierek, Sąsiek w zestawieniu z datami przestępstw i okolicznościami im towarzyszącymi. Są chyba wystarczającym uzasadnieniem. Jakie okoliczności Gruba miał na myśli? Z wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w dniu morderstwa Marii Gomułki, wiadomo, że 10 minut przed zabójstwem w okolicy widziano nieznanego mężczyznę. Jego wygląd pasował do portretów pamięciowych, sporządzonych na podstawie zeznań kobiet, które przeżyły ataki wampira. Świadek Jadwiga K. widziała go dwukrotnie. Odniosła wrażenie, że mężczyzna na kogoś czekał. Po zamordowaniu kobiety miał możliwość przeciągnięcia ciała w ustronne miejsce, by zaspokoić popęd seksualny, ale tego nie zrobił. Wyciął tylko kawałek wzgórka łonowego i zostawił ciało w miejscu, w którym dość szybko musiało zostać znalezione. Zdaniem majora Gruby, morderca bawił się w ten sposób, chcąc wzbudzić panikę, co, jak pisał w raporcie, na szczęście nie nastąpiło. Niestety sprawozdania Wydziału Kontroli Korespondencji mówiły coś dokładnie odwrotnego. Ludzie listy piszą. Władziu, nie wiem czy u was było co słychać, że u nas jeszcze grasuje ten wampir. Teraz poszukują go helikopterami, przebierają się za kobiety i zabijają. Jedną zabił, przewrócił ją do góry nogami na brzuch i przypiął kartkę, że. Tysiąclecie państwa to musi zginąć tysiąc kobiet w województwie katowickim. W październiku 1966 roku Katowicki Wydział W Służby Bezpieczeństwa przejmuje z urzędów pocztowych Będzina i Sosnowca 31 980 listów, z których 21 300 zostało przeczytanych. Aż w 723 znajdują się informacje na temat zabójstw kobiet. W 36 przypadkach są tak sugestywne, że ich nadawcy zostają objęci obserwacją. 26 listów SB konfiskuje, bo zawierają wyolbrzymione wiadomości, które niepotrzebnie budziły plotki i przerażenie. Miesiąc później Wydział Kontroli Korespondencji sprawdza kolejnych ponad 13 tysięcy listów, wśród których blisko 500 zawiera doniesienia o wampirze. Jedni podają zdumiewające szczegóły ze śledztwa. W Będzinie znowu nowy mord, tym razem dziewiętnastoletnia dziewczyna szła rano do pracy z Ksawery wałem na Gzichów do zakładu fryzjerskiego i koło Małpiego Gaju. Zamordował i wrzucił do wody, to dopłynęła aż koło kaplicy. Była wtedy mgła. Cały Będzin wstrząśnięty był, bo bardzo porządna dziewczyna i na pogrzebie było strasznie dużo ludzi i krzyczeli – precz z będzińską milicją. Były dwa morderstwa, jedno z nich w Sosnowcu. Zgwałcono babkę 21 lat i utopiono. Wypłynęła dopiero po dwóch tygodniach pod jawożnem. Nie wiadomo, czy to był on, ale fakt jest faktem. W ubiegły czwartek był pogrzeb trzeciej zamordowanej. Została zgwałcona i wrzucona do przemszy. Zdjętą miała spódniczkę i zakopaną. Oczywiście przed zgwałceniem była zamordowana. Miała dziury w głowie. Najciekawsze jest to, że jest to podobno siostrzenica Gierka, który podczas pogrzebu był z wizytą w Związku Radzieckim. Inni dzielą się podejrzeniami co do tożsamości wampira. Od dwóch lat dzieją się straszne rzeczy. Teraz, w tym czasie co ja tu jestem, zamordowano dwie dziewiętnastoletnie dziewczyny, a razem w ciągu dwóch lat szesnaście i mordercy nie znaleziono. To robi jeden i ten sam człowiek, ale jest tak czwany, doskonale zna teren i ma specjalny system zabijania. I to tylko kobiety w wieku od 16 do 60 lat. I mówią, że musi być milicjant albo ktoś, kto ma do czynienia z milicją. W gazetach były odezwy do ludności o pomoc, bo milicja nie ma już sposobów na wykrycie. Było 70 milicjantek z Warszawy. Specjalnie wyszkolonych i uzbrojonych tajnych, szły w krzaki, same właziły w drogę i żadnej nic się nie stało. To musiał o tym wiedzieć. Wyobraź sobie, że syna pani F w oryginale pełne nazwisko tej, której ci opowiadałam, że chce mnie ożenić ze swoim synem posądzają o morderstwo młodych dziewcząt. Gdyby to była prawda, to bym miała. Znajomość z wampirem. Podobno zainstalowali już aparaty podsłuchowe. Jedna babka, która pracuje w Komendzie wojewódzkiej mówiła, że kiedy aparaty są podłączone, żadnego morderstwa nie ma. Ale gdy tylko wyłączą, jest. Dlatego podejrzewają kogoś z milicji i to w dodatku dużą szychę. Podobno ten wampir pisze anonimy do nich. A oni są bezradni. U nas nadal mordują. W ubiegłą sobotę zamordowano w Katowicach mężczyznę, a w niedzielę konduktorkę w tramwaju. Mieli zabrane dokumenty i przyczepione do szyi komunikaty prokuratury wojewódzkiej w sprawie wampira. Chyba już samo przez się sprawa się wyjaśniła. To jest robota dywersyjna. Tak jak przed rokiem 1939. Zabierają dokumenty, bo za to dostają odłebka w dolarach zapłacone. To się pewnie zacznie w całym kraju. To robią szwaby. Taktyka wszędzie ta sama. Wali w lewą połowę czaszki od tyłu. Muszą być odpowiednio przeszkoleni. Tutaj dosłownie Meksyk. Kobiety wprost piszą, że boją się o swoje życie. U nas bardzo dużo kobiet ktoś zabija. W zeszłym tygodniu w trzech dniach trzy. Wszystkie zginęły w biały dzień. Jedna do przedszkola, dziecko odprowadziła i wracała, i ktoś ją pomścił. Ile zginęło kobiet od tej pory, co tu jestem, to niezliczone. Ja sama z domu wychodzę, to nie wiem, czy wrócę. Do będzina przyjechała cała szkoła oficerska z Warszawy, ale to nic nie pomogło. Nie wiem, czy to cię coś interesuje. Jeśli tak, to chętnie służę informacjami. A o tych sprawach piszę, abyś się nie zdziwił, gdy od mojej rodziny otrzymasz telegram o mojej śmierci. Tym bardziej, że przez trzy noce śniło mi się, że mnie mordują, a mojej siostrze, że była na mym pogrzebie. Ale listy potwierdzają też stare przysłowie, że każda plotka ma w sobie ziarno prawdy. Ty z pewnością nie wiesz, co się u nas dzieje. Po prostu ktoś morduje kobiety. Cała ta sprawa nabrała rozgłosu dopiero teraz, kiedy zamordowano bratanicę Gierka, to jest pierwszego sekretarza KWPZPR, mimo że ciągnie się to od dwóch lat. W ubiegłą sobotę milicja i prokuratura wystosowały komunikat i apel do społeczeństwa o pomoc w ujęciu mordercy, bo sami nie mogą poradzić. Poza tym jednym komunikatem prasa nie podawała i nie podaje żadnych wiadomości, a ludzie roznoszą okropne wiadomości. Podobno od ubiegłej soboty zamordowano cztery czy pięć kobiet. Milicja nie może dać rady, mimo że na pomoc przyjechała milicja z NRD, Scotland Yardu, Interpolu i jeszcze tam jakieś. Podobno pisał ten morderca do milicji. Że skończy mordować jak zamorduje sto, to się wtedy zgłosi sam. Mnóstwo faktów wycieka w czasie śledztwa, o co nie trudno przy zaangażowaniu tak ogromnej liczby osób. Nie wszyscy potrafią trzymać język za zębami. Fakt przydzielenia do grupy Anna jest dla wielu powodem do dumy i pochwalenia się przed rodziną i znajomymi. Autor ostatniego cytowanego listu nie myli się. Rzeczywiście, 21 listopada 1964 roku, krótko po zamordowaniu Anny Mycek, w Będzinie został nadany anonim do milicji. Kopertę zaadresowano tak. Wojewódzka Komenda Milicji Obywatelskiej Katowice do komendanta sprawa służbowa. Na jej odwrocie, w miejscu, gdzie zwykle podpisuje się nadawca, widniał podpis: Student. Oraz rysunek trupiej czaszki z dwiema skrzyżowanymi piszczelami. Wewnątrz, kartka z zeszytu, bez linii i kratek. Być może dlatego treść napisano za pomocą linijki, co, jak się okazało, znacznie utrudniło badanie cech pisma. Milicja, menta, blacharze, gliny, lodziarze, nie szukajcie mnie znajść się nie dam. Zamorduję sto kobiet, może połowę a może jedna czwarta, to sam się poddam. Kto będzie na moim tropie, to ten się pozbawi życia swojego. Pisze po raz ostatni. Do widzenia, do zobaczenia na ławie oskarżonych student Ebdont. Początkowo anonimu nie skojarzono z zabójstwem Anny Mycek. List został powiązany ze sprawą napadów na kobiety w województwie krakowskim. Zakładano, że był wynikiem plotek, które krążyły w Małopolsce i na Śląsku. Już wtedy ludzie opowiadali o mordercy napadającym na kobiety. W Krakowie pierwszy atak nastąpił we wrześniu 1964 roku, a w Katowicach w listopadzie. Co gorsza, gdy informacje o anonimie studenta wypłynęły z komendy, tylko podsyciły opowieści. Mówiono wręcz o szaleńcu, który poinformował milicję o zamiarze Zamordowania tysiąca kobiet na tysiąclecie Polski. Z portretów pamięciowych sporządzonych w Krakowie wynikało, że napastnikiem jest młody mężczyzna. Nie pasował do profilu wampira poszukiwanego w zagłębiu. List uznano za złośliwy żart. Sporo ludzi wyrażało w ten sposób swoją niechęć wobec milicji i władz. Mimo to, szukając dla obu spraw wspólnego mianownika, Wydział służby kryminalnej Komendy Wojewódzkiej MO w Krakowie poprosił o wytypowanie młodych mężczyzn z terenu województwa katowickiego. Sprawa krakowska została rozwiązana 14 lipca 1966 roku. Tego dnia milicja ujęła Karola Kota zaledwie 21-latka. W pierwszej chwili chłopak nie przyznaje się do winy, ale śledczy mają mocne dowody. W końcu pęka i zaczyna ze szczegółami opowiadać o swoich zbrodniach. Są tak szokujące, że milicjanci nie mogą uwierzyć w to, co słyszą. Pod powłoką zwyczajnego młodego mężczyzny kryje się potwór. Karol Kot pochodzi z dobrej rodziny, nie ma kłopotów w nauce, a nawet osiąga sukcesy w strzelectwie sportowym. W wieku kilkunastu lat, w czasie wakacji, zagląda do rzeźni. Na początku się tylko przypatruje, później pomaga przy uboju zwierząt. Wtedy pierwszy raz smakuje świeżej, jeszcze ciepłej krwi. Pozwolono mu też zabijać, co tylko rozbudziło jego skryte pragnienia. Zaczyna się znęcać nad zwierzętami. Wydłubuje oczy żabom. Później rozpruwa brzuch i liże wnętrzności konających płazów. Fantazjuje o masowych mordach, komorach gazowych, obozach koncentracyjnych. Wreszcie. Przestaje mu to wystarczać. Atakuje po raz pierwszy dżganą żem kobietę modlącą się w przedsionku kościoła. We wrześniu 1964 roku w podobny sposób atakuje trzy razy. Jedna z ofiar umiera w szpitalu, ale on o tym nie wie. Postanawia zastosować inną metodę. Kilka razy dosypuje trucizny do przypraw w krakowskich barach i usiłuje bezskutecznie, na szczęście, podpalać piwnice i strychy. W lutym 1966 roku uda mu się zaspokoić rządzę mordu, gdy zaćga nożem 11-letniego chłopca jest z siebie dumny. Dwa miesiące później próbuje zabić 6 dziewczynkę. Dopiero wtedy do śledztwa zostają włączeni psycholodzy. Na ślad Karola Kota milicja trafia dzięki zeznaniom osób, które przeżyły jego atak. Zostaje oskarżony o dwa morderstwa, cztery usiłowania, sześć prób otrucia i cztery podpalenia. Sprawa jest trudna. Krakowscy biegli uznają, że Kot miał ograniczoną zdolność rozpoznawania czynów. Innego zdania są specjaliści ze Szpitala Psychiatrii Sądowej w Grodzisku Mazowieckim. Ostatecznie sąd przychyla się do opinii tych drugich i orzeka karę śmierci. Ze względu na różnicę poglądów biegłych, Sąd Najwyższy wyraża wątpliwości, zmienia wyrok na dożywotnie pozbawienie wolności. Wtedy wydarza się precedens. Prokurator Generalny składa rewizję nadzwyczajną, w wyniku której w marcu 1968 roku siedmiosobowy skład Sądu Najwyższego przywraca wyrok krakowskiego Sądu Wojewódzkiego. 16 maja 1968 roku Karol Kot zostaje powieszony w więzieniu w Mysłowicach. Sekcja zwłok wykazuje rozległego guza mózgu. Ta informacja dociera tylko do nielicznych. Zamach na Gomułkę. Pozostaje zatem pytanie: dlaczego za rejon działania wybrano zagłębie? Przyczyn może być kilka. Zagłębie jest w wysokim stopniu upartyjnione, w związku z czym ogranicza to poważnie i czyni niebezpiecznymi próby klasycznej dywersji, zarówno politycznej, jak i ekonomicznej. Widę sprawa Jarosa. Dlaczego wampir działał akurat na terenie Zagłębia? Dla majora gruby odpowiedź była oczywista. To region znany z rewolucyjnej postawy. Wywodziło się stąd wielu działaczy partyjnych piastujących wysokie stanowiska. Nie po raz pierwszy zagłębie stało się celem dywersji politycznej i ekonomicznej. W analizie motywu działania sprawcy, Gruba wprost przypominał sprawę Jarosa. Dla funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa, był to czytelny komunikat, choć nawet dziś ta historia jest w zasadzie nieznana. Na otwarcie kopalni Porąbka 3 grudnia 1961 roku, w przeddzień Barburki, miał przyjechać ówczesny pierwszy sekretarz Władysław Gomułka. Dwa lata wcześniej, gdy wizytował kopalnię w Sosnowcu, doszło do nieudanego zamachu bombowego na jego życie. Sprawców nie schwytano. Tym razem za bezpieczeństwo Gomułki osobiście miał odpowiadać Franciszek Szlachcic, komendant wojewódzki M.O. w Katowicach. Zadbano o wyjątkowe środki ostrożności. Wyznaczono trzy alternatywne trasy przejazdu i sformowano trzy kolumny identycznych rządowych limuzyn. Tylko najwyżsi rangą oficerowie wiedzieli, w której naprawdę jedzie pierwszy sekretarz. Jeszcze gdy Gomułka rozmawiał z górnikami, z bramy kopalni wyjechał pierwszy fałszywy konwój trzy czarne samochody w obstawie milicji. Auta dojechały do budynku przy Krakowskiej 47. Gdy eksplodowała umieszczona w przydrożnym słupku mina, wybuch ranił idącego ulicą górnika oraz dziewczynkę mieszkającą w pobliskim domu. Odłamki podziurawiły rządowe wozy, ale kierowcom nic się nie stało. Udało się ustalić, że ładunek wybuchowy został zdetonowany impulsem elektrycznym. Ukryty kabel wskazał miejsce, z którego sprawca obserwował okolice. Sprawdzono, kto miał do niego dostęp i tak. Wytypowano grupę 50 podejrzanych. Śledztwo było bardzo krótkie. Zatrzymano Stanisława Jarosa, lat 33, z zawodu elektryka. W jego domu znaleziono narzędzia, którymi skonstruował bomby i materiały wybuchowe. Jaros przyznał się też do innych aktów dywersji, mających na celu zdestabilizowanie sytuacji politycznej. Trudno powiedzieć, czy naprawdę był ich sprawcą. Czy nie wytrzymał śledztwa? Sąd skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 5 stycznia 1963 roku. Sprawa Jarosa była precedensem i kazała władzom brać pod uwagę nawet najbardziej nieprawdopodobne scenariusze. Dlatego, na wniosek majora Gruby, służba bezpieczeństwa sprawdzała także ludzi związanych z byłym podziemiem. Po wojnie na terenie Zagłębia działały bandy terrorystyczno-rabunkowe o zabarwieniu politycznym. Nanusia, Bolesława, Anioła i Treli. Gruba zalecałby rozpracowaniu poddawać nie tylko byłych członków band, ale także ich znajomych i krewnych. Do grupy podejrzanych zaliczył również kler i osoby z nim związane, członków rodziny mieszkających na zachodzie, byłych oficerów Armii Andersa, osoby współpracujące w czasie wojny z okupantem oraz dawnych członków WIN, NSZ i UPA objętych w 1956 roku amnestią. Gruba uważał, że przyjmując motyw polityczny, należało założyć, że zabójstw może dokonywać nie jeden człowiek, lecz grupa osób. Taką wersję potwierdzały losy zegarka skradzionego Jolancie Gierek. Po zabójstwie ustalono jego numer. Podejrzewano, że sprawca będzie chciał go sprzedać, objęto więc obserwacją wszystkie zakłady zegarmistrzowskie i targowiska, na których handlowano zegarkami. Trop okazał się właściwy. Już po kilku dniach w jednym z punktów napraw zjawił się mężczyzna z poszukiwanym zegarkiem. Podejrzanego zatrzymano. Ten jednak zeznał, że kupił zegarek na targu od dwóch nieznajomych mężczyzn, a zatem sprawców mogło być dwóch, a może i więcej. Analiza miejsca zabójstwa Jolanty Gierek wskazywała, że sprawca bądź sprawcy musieli przygotować drogi dojścia i odejścia z miejsca zdarzenia, a zatem nie mogła być to zbrodnia powodowana impulsem, tylko działanie. Zaplanowane, ponieważ ślady w miejscach innych zabójstw nie pozwalały wnioskować, czy sprawca był jeden, nie wykluczano hipotezy, że poszczególnych zabójstw dokonywały różne osoby należące do grupy przestępczej. Na razie były to jednak tylko domysły, na podstawie których opracowywano różne warianty. Raport majora Gruby powstał w odpowiedzi na uwagi, które dyrektor Biura Kryminalnego KGMO, pułkownik Stanisław Górnicki, skierował w październiku 1968 roku do obu grup operacyjnych. Zresztą nie pierwszy raz. Podobne krytyczne uwagi już od jesieni 1966 roku formułował i adresował do pierwszego zastępcy komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach. Pułkownika Mariana Dziekana. Kierownictwo MSW nie było zadowolone z wyników. Krytykowano typowanie sprawców na zasadach identycznych jak w sprawach P64 i zagubiony. W tamtych przypadkach również nie przyniosły one spodziewanych efektów. Za błąd uznano także podanie do prasy informacji, że śledztwo osobiście nadzoruje komendant wojewódzki MO. W ten sposób społeczeństwo otrzymało przekaz, Milicja jest bezradna. Negatywnie oceniono również zwrócenie się o pomoc do aktywu partyjnego. Górnicki ostro skrytykował pomysł prowokacji wymyślonej przez katowickich oficerów, którzy zaproponowali, by o mordercy kobiet nakręcić czteroodcinkowy film telewizyjny. Zakładali, że wampir z ciekawości zgłosi się na plan, by zostać statystą. Górnicki uznał to za mało prawdopodobne już wcześniej. Podejrzewano, że może przychodzić na pogrzeby ofiar, fotografowano więc wszystkich uczestników. Wykonano w ten sposób 12 tysięcy zdjęć. Na każdym z nich było od kilku do kilkunastu twarzy. Okazało się, że zidentyfikowanie takiej liczby ludzi jest niewykonalne. Pułkownik Górnicki wytknął także, że w śledztwie panuje ogromny bałagan. Nikt nie był w stanie zapanować nad. Typowaniem ani weryfikacją podejrzanych. Często jedna osoba była sprawdzana kilkakrotnie przez różnych wywiadowców. Takim błędom miała zapobiec zmiana struktury organizacyjnej oraz wprowadzenie kartoteki wersji osobowych czyli osób podejrzanych recydywistów, gwałcicieli, sadystów, sprawców przemocy domowej, alkoholików, homoseksualistów i księży. Schemat grupy Opisał pułkownik gruba. Kierownik grupy współpracował bezpośrednio z dwoma swoimi zastępcami, z których jeden organizował i nadzorował początkową pracę operacyjno-śledczą, a drugi wszystkie operacje milicyjne. Tak nazywano działania prewencyjno zabezpieczające zasadzki, pościgi i inne. Kierownikowi grupy podlegały nadto kartoteka i ewidencja zespół analityków, zespół kontrolny oraz transport. Z biegiem czasu powołano również dział gospodarczy do prowadzenia spraw finansowych, gospodarki materiałowej, ewidencję sprzętu technicznego i innych. Zastępcy kierownika grupy do spraw operacyjno śledczych podlegały zespoły do spraw wersji osobowych, do spraw wersji zagadnieniowych i do spraw śledczych. Zespoły składały się z brygad. Każda brygada miała kierownika i dwóch funkcjonariuszy. Kierownikiem był z reguły doświadczony funkcjonariusz pionu kryminalnego lub dochodzeniowego. Brygada, w zależności od tego, do którego zespołu należała, prowadziła przeciętnie sześć, osiem wersji osobowych, lub jedno kompleksowe zagadnienie, albo jedno czy dwa śledztwa. Decydowało o tym zawartość sprawy i jej zakres. Na przykład w jednej brygadzie prowadzono śledztwo o usiłowanie zabójstwa Ireny Szymańskiej i Jadwigi Zygmunt, w innej tylko sprawę zabójstwa Genowefy Webek. W zespole zagadnieniowym w jednej brygadzie prowadzono tylko rozpoznanie operacyjne hoteli robotniczych, w innej kontrolę i współpracę z pralniami chemicznymi i jubilerami. W toku działań gruntownej reorganizacji uległ z przyczyn praktycznych Pion śledczy, funkcjonujący dotąd jako ogniwo samodzielne. Kierownika tego działu powołano na zastępca kierownika grupy operacyjno-śledczej i powierzono mu nadzór nad nowo zorganizowaną grupą pogotowia operacyjnego i ogniwem techniki kryminalistycznej. Ta rozbudowana struktura zmieniała swoje zadania po ogłoszeniu hasła zabójca. Kiedy wszyscy funkcjonariusze koncentrowali się na bieżących działaniach wykrywczych, mimo wszystkich podejmowanych aktywności w 1968 roku, tylko jedno było pewne: śledztwo utknęło w martwym punkcie. Władca Much, a potem, kiedy wyważyli drzwi mieszkania na poddaszu starej kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego w Katowicach i jeszcze ten upał, Wezwali ekipę Sanepidu. Tamci przyjechali, żartując, spieli się na poddasze, zajrzeli do środka i, już któryś oparł się bezwładnie o ścianę, torsje rozrywały mu wnętrzności. Nie wejdziemy, powiedzieli. Bij pan, strzelaj pan, nigdy. Więc musiał wejść sam. Każdy jego ruch podnosił w powietrze roje trupich much. Woń rozkładu tamowała oddech. 8 czerwca 1967 roku na milicję zgłasza się Waldemar R, mieszkaniec Katowic. Od kilku dni obserwuje ogromne roje much w oknie na poddaszu, vis a -vis jego kamienicy. Przypuszcza, że mogło dojść do śmierci lokatora. Milicjanci udają się do wskazanego budynku przy ulicy Dąbrowskiego 14. Już na korytarzu daje się wyczuć fetor rozkładającego się mięsa. Nie mogą jednakże sforsować obitych blachą drzwi. Wzywają na pomoc Straż Pożarną, by dostać się przez okno. Jeden z nich wybija szyby, ale smród jest tak potworny, że do środka wchodzi dopiero w masce przeciwgazowej. Tuż przy oknie leży ciało. Resztki odzieży wskazują na kobietę. Na miejsce zostają sprowadzeni prokurator, lekarze sądowi i oficerowie z grupy operacyjnej Anna. Zazwyczaj Widok zwłok nie robi na nich wrażenia, ale to, co zastają w mieszkaniu, zaskakuje nawet ich. Co róż któryś nie wytrzymuje i musi zrobić przerwę, by dojść do siebie. Odór i potworny widok powodują, że oględziny trwają z przerwami aż pięć dni. Zabezpieczono ponad trzysta dowodów i śladów, a protokół oględzin zajął pięćdziesiąt cztery strony maszynopisu. W dwóch małych pomieszczeniach znaleziono szczątki kilku ciał. Nie dało się ustalić ilu, bo zostały pocięte i znajdowały się w stanie daleko posuniętego rozkładu. W drewnianej wannie, obitej blachą, natrafiono na szaro-brunatną maś, w której dało się dostrzec kawałki rąk, nóg i dwie czaszki. W dużym kotle znaleziono kolejną czaszkę. Biegli nie byli w stanie dokonać szczegółowych oględzin na miejscu. Zwłoki przewieziono do zakładu medycyny sądowej Akademii Medycznej w Zabrzu, gdzie przez kilka dni próbowano je skompletować. Doliczono się czterech niekompletnych ciał. Eksperci od razu stwierdzili, że jest mało prawdopodobne, by mordercą był wampir. Sposób działania sprawcy był zupełnie inny, ale na ulicy mówiono, że wreszcie odnaleziono mordercę kobiet. Milicja ustaliła, że właścicielem strychu jest Bogdan Arnold, spokojny elektryk. Wśród sąsiadów miał dobrą opinię, nie awanturował się, był zawsze pomocny. Lokatorzy skarżyli się tylko na brzydkie zapachy dobiegające od niedawna z jego lokum. W pracy Arnold przejawiał jak najlepsze chęci, uczynność, a nawet daleko idącą uprzejmość wobec kobiet. Co prawda nadużywał alkoholu, spóźniał się albo bumelował, nie stawiał się do pracy, ale w tamtych czasach wszyscy tak robili. Podejrzenia wzbudziły dopiero zeznania byłych partnerek Arnolda. Był czterokrotnie żonaty. Pierwsza żona zmarła. Trzy kolejne się z nim rozstały, bo nadużywał alkoholu i stosował przemoc. Agresja budziła się w nim, zwłaszcza w trakcie współżycia. Zadowalały go jedynie perwersje i poniżanie partnerki. W dniu, w którym odnaleziono zwłoki, Bogdan Arnold wyszedł z pracy jak zawsze. Od tej chwili nikt go nie widział. Ogłoszono poszukiwania. Po tygodniu niespodziewanie sam się zgłosił na komendę głodny i wycieńczony. Ukrywał się na hałdach koło huty Silesia. Od razu przyznał się do winy. Pierwszą ofiarę poznał 12 października 1966 roku w dworcowym barze. Gdy przyszli do domu i kobieta zażądała pieniędzy, chciał ją wyrzucić. Wtedy podarła na sobie bluzkę i podrapała twarz, grożąc, że zgłosi na milicji gwałt. Kiedy ruszyła w stronę drzwi, złapał ją od tyłu i zaczął dusić. Broniła się. Bezwiednie złapał leżący obok kuchenki młotek murarski i uderzył kilka razy w głowę. Myślał, że straciła przytomność. Po chwili jednak ofiara przestała oddychać. Wtedy Arnold schował jej ciało w wersalce i wyszedł z domu. Błąkał się po mieście i pił na umór. Po kilku dniach doszedł do wniosku, że musi zrobić z tym porządek. Wrócił do domu, wydobył zwłoki z tapczanu i próbował się ich pozbyć. Odciętą dłoń spalił w piecu, ale trwało to zbyt długo. Musiał znaleźć w inny sposób. Podczas przesłuchania spokojnie opowiadał, jak rozciął brzuch i kroił wnętrzności na desce, a potem wrzucał je po kawałku do rury kanalizacyjnej. Ciało wyniósł do drugiego pomieszczenia i włożył do drewnianej wanny obitej blachą. Zalał je roztworem chloru, który kupił w sklepie. To powstrzymało proces gnicia i trudny do zniesienia smród. Wannę... Przykrył ceratą i postawił na niej skrzynię od tapczanu. W połowie marca 1967 roku Bogdan Arnold sprowadził do domu prostytutkę, przypadkowo poznaną w restauracji Mazur. Sporo wypili i kobieta straciła przytomność. Wtedy ją związał. Rano, gdy się ocknęła, zaczął odbywać z nią stosunek. Słysząc kogoś na korytarzu, próbowała krzyczeć. Udusił ją, ciało wyniósł do innego pomieszczenia, włożył do wanny. Razem z poprzednią ofiarą i poszedł do kolegi na wódkę. Trzeciego zabójstwa dokonał miesiąc później. Kolejną prostytutkę poznał koło restauracji Hungaria. Zaproponował, by poszli do niego i tak jak poprzednio, zaczęło się od wódki. Następnego dnia powiedział jej, że musi wyjść. Kobieta chciała zostać, ale oświadczył, że ma obawy, iż go okradnie. Pozwoli jej zostać tylko pod warunkiem, że ją zwiąże. Zgodziła się. Gdy tylko skrępował jej ręce, zaczął ją gwałcić. Biciem zmusił do uległości. Znęcał się nad nią dwie doby, a gdy się zmęczył, udusił kablem elektrycznym. Czwartą ofiarą była kobieta przypadkowo poznana na dworcu. Zaproponował jej nocleg, zrobił kolację i poszli spać. Rano użył tego samego podstępu co poprzednio. Gdy ofiara pozwoliła się związać, powiedział: A teraz mała się zabawimy. Gwałcił ją przez dwa dni, po czym udusił jej własną pończochą. Następną ofiarę, też prostytutkę, również związał, ale był tak pijany, że morderstwo odłożył na później. W tym czasie kobiecie udało się zbiec. Zgłosiła się nawet na milicję, ale nie potraktowano jej poważnie. Znano ją jako prostytutkę, uprawiającą nierząd w zamian za alkohol. Biegli ze szpitala w grodzisku Mazowieckim orzekli, że Bogdan Arnold nie jest chory psychicznie. Stwierdzili u niego osobowość psychopatyczną, połączoną z nadużywaniem alkoholu. Ich zdaniem w chwili dokonywania czynów miał zmniejszoną lub ograniczoną. W znacznym stopniu zdolność rozumienia ich i kierowania swoim postępowaniem. Proces był krótki. Arnold składał wyjaśnienia trzy dni. Przytaczane przezeń szczegóły były tak makabryczne, że sąd utajnił część posiedzenia. Trzy poprzednie żony Arnolda zeznały, że zmuszał je do perwersyjnych stosunków, a w ich trakcie stawał się brutalny. Po zaledwie sześciu dniach, 9 marca 1968 roku. Sąd wojewódzki w Katowicach skazał go na karę śmierci. Sąd najwyższy? Podtrzymał wyrok. Przed jego wykonaniem Arnold był spokojny, poprosił o możliwość wypalenia papierosa. Został powieszony 16 grudnia 1968 roku w garażu na terenie aresztu śledczego w Katowicach. Pochowano go na cmentarzu komunalnym w Panewnikach. Milion za vampira. W Sosnowcu, przy ulicy Czerwonego Zagłębia, mieszka obywatel, który nigdzie nie pracuje, podaje się za literata. W ostatnich latach odeszła od niego żona, mieszka jedynie z matką. Kilkakrotnie zgłaszał się do adwokatów, pytając o zasady oskarżenia i wyrokowania oraz chcąc zaczerpnąć informacje o sposobie obrony vampira, o krześle elektrycznym i gilotynie. Twierdzi on, iż morderca kobiet miał wysłać list do MO, w którym podaje, że zamorduje sto kobiet. Opowiadał o okrucieństwie ludzi i pisanej na ten temat książce. Dokładnie w pierwszą rocznicę zabójstwa Marii Gomułki, 15 czerwca 1967 roku, Wampir zdawał się znów kpić z organów ścigania. Zamordował Zofię Kawkę, 200 metrów od miejsca, w którym stał schowany w krzakach radiowóz. Celowe działanie pod nosem milicji ostatecznie wykluczono, bo samochód ukryty był tak dobrze, że nie zauważyły go nawet osoby, które odnalazły ciało. Dwa miesiące po morderstwie Jadwigi Sąsiek, 3 października 1968 roku, władze zdecydowały się na desperacki krok. Na terenie Zagłębia rozwieszono obwieszczenia. Uchwałą prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Z dnia 9 grudnia 1968 roku przyznano nagrodę w wysokości 1 miliona złotych dla osoby, której informacje przyczynią się pośrednio lub bezpośrednio do wykrycia działającego w rejonie Zagłębia Dąbrowskiego mordercy kobiet. Informacje prosimy przekazywać osobiście lub listownie Konendzie Wojewódzkiej MO w Katowicach Ulica Powstańców nr 31, bądź telefonicznie na numer 255555, względnie najbliższej jednostce MO. Organa ścigania gwarantują bezwzględną dyskrecję osobom udzielającym stosownych informacji. Szczegóły związane z tą sprawą będzie omawiał apel, który zostanie opublikowany w prasie dnia 14 grudnia bieżącego roku. Bliższych informacji udzielają jednostki Milicji Obywatelskiej. Województwa Katowickiego. Ogłoszenie dołączano do gazet z 14 grudnia w formie wielkoformatowych wkładek. Na publikację apelu zgodę wydały władze partyjne. Dla przeciętnego Kowalskiego była to kwota wprost niewyobrażalna. Średnia pensja wynosiła 2100 zł. Górnicy oczywiście zarabiali więcej, nawet po 6-7 tysięcy miesięcznie. Za butelkę wódki trzeba było zapłacić 50 złotych, a za kilogram dobrej kiełbasy 100 zł. Liczono, że tak wysoka nagroda zachęci społeczeństwo do współpracy. Tak też się stało. Milicje zasypały doniesienia i anonimy. Komenda Wojewódzka MO w Katowicach. Z wielką uwagą przeczytałam komunikat Komendy Wojewódzkiej MO w sprawie dotychczasowych zabójstw. Jestem oburzona, że coś takiego ma miejsce w naszym powiecie. Chcę dopomóc w wykryciu sprawcy i wskazać osobnika, który wydaje się nam, sąsiadom, podejrzany. Mianowicie jest to mężczyzna nazwiskiem S, tu nazwisko, mieszka w Zagórzu na osiedlu, tu nazwa osiedla, blok 30, środkowa klatka, ma około 35 lat, jest na ręcie, przebywał w domu dla psychicznie chorych, Siedział w więzieniu za zabójstwo mężczyzny. Z żoną nie mieszka, bo stale robi awantury w domu i groził, że ją zabije. W domu wszystko porąbał. Często przyprowadza sobie do domu kobiety i odgraża się im, że ich zabije. Chodzi zawsze elegancko ubrany, co trochę to w innym garniturze, a żyje tylko z renty. Często wychodzi z domu z różnymi pakunkami. Wychodzi zawsze przed wieczorem, a wraca rano. Często chodzi po polach, tak jakby czegoś szukał. Sąsiedzi zastanawiają się, gdzie tak często wyjeżdża i yy, za co się upiera. Uprzejmie proszę o zbadanie tej sprawy. Jego wygląd nie budzi podejrzeń. Zagórzanka. Komenda wojewódzka M.O. w Katowicach. Proszę zaobserwować pana Mieczysława nazwisko nieznane pracownika huty tu nazwa huty w charakterze technologa zamieszkały przy Krasickiego. Tu nazwa miasta. Z Zwrost, wiek i zachowanie, jakie zaobserwowaliśmy, odpowiada poszukiwanemu zbrodniarzowi. Dobrze byłoby, obym się myliła PS. Każdy z takich listów wymaga sprawdzenia W aktach IPN- znajduje się kilkadziesiąt raportów zawierających tak zwane wersje osobowe opracowane na podstawie podobnych doniesień. W Dąbrowie górniczej zamieszkuje. Który jest psychopatą seksualnym, często wychodzi z domu wieczorem i rano, udając się w nieznanym kierunku, leczy się w przychodni psychiatrycznej w Sosnowcu. Jest skryty, zamknięty w sobie, ciągle zamyślony. W Będzinie przy ulicy Modrzewiowej, zamieszkuje, który często dostaje szału i robi w domu awantury. Z pracy wraca do domu około godziny 20, wysłuchuje dziennika. I znów wychodzi w niewiadomym kierunku, lub wyjeżdża motorem. W teczce nosi dwa klucze samochodowe i łyżkę do opon. Listy i zgłoszenia przekazywali wścibscy, wrogo nastawieni sąsiedzi, byłe żony, porzucone kochanki i tak zwani życzliwi. W wielu wypadkach informatorzy, licząc na nagrodę, podawali swoje personalia. Śledczym brakowało nowych pomysłów i w październiku 1969 roku. Komenda główna w końcu zgodziła się na podjęcie gry operacyjnej. W wiadomościach Zagłębia pojawił się cykl artykułów Elżbiety Jabłońskiej pod wspólnym tytułem Śladami zbrodni. Ich bohaterem był major Jerzy Gruba. Od kilku lat na terenie Zagłębia Dąbrowskiego działa niebezpieczny przestępca, dokonujący napadów na samotnie przechodzące kobiety. W wielu przypadkach ofiary napadów zmarły w następstwie doznanych obrażeń. Mimo angażowania najlepszych sił ludzkich i najbardziej nowoczesnych środków będących w dyspozycji organów ścigania, dotychczasowe wysiłki mające na celu ujęcie mordercy kobiet nie zostały uwieńczone powodzeniem. Niebezpieczny przestępca korzysta wciąż z wolności, stanowiąc zagrożenie kobiet mieszkających w naszym regionie. Taki stan rzeczy budzi zrozumiały niepokój opinii publicznej i większe zainteresowanie osobą przestępcy oraz jego metodą działania. Powtarzające się co pewien czas napady są przedmiotem wielu rozmów, dyskusji. Większość z nich, ze zrozumiałych względów, nie ma nic wspólnego z prawdą, stanowi natomiast pożywkę sprzyjającą powstawaniu rozmaitych domysłów, pogłosek, często plotek. A żeby obalić niektóre mity, Zacierające w dodatku faktyczną sytuację, zwróciliśmy się do kierownictwa komendy wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej z prośbą o autorytatywne wyjaśnienie szeregu okoliczności związanych z samymi napadami, jak również ze ściganiem przestępcy. Przyjemnie nam donieść, że KWMO pozytywnie rozpatrzyła naszą prośbę. Kierując nas jednocześnie do osoby najbardziej kompetentnej, do majora magistra Jerzego Gruby, kierującego akcją mającą na celu ujęcie mordercy kobiet. Major Jerzy Gruba jest z wykształcenia prawnikiem. W Milicji Obywatelskiej pracuje od 17 lat. Zajmuje stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach. Jego specjalnością jest wykrywanie zabójstw ze szczególnym uwzględnieniem zabójstw na tle seksualnym. Major grubo opowiadał dziennikarce między innymi, ilu zboczeńców udało mu się schwytać, choć jego praca była niekończącym się pasmem sukcesów, skromnie tłumaczył, że daleki jest od podkreślania swoich zasług. Przypomniał, że nagroda miliona złotych wciąż czeka i, by ułatwić kontakt, podał swój numer telefonu 25, 55. 55 W rzeczywistości był to numer telefonu wampirowskiego, który podawano już w obwieszczeniach o nagrodzie. Ten, kto chciał osobiście przekazać informację, mógł odwiedzić komendę wojewódzką MO w Katowicach przy ulicy Powstańców 31 pokój 164. Obok tekstu opublikowano również zdjęcie majora Gruby. Kolejne odcinki cyklu śladami zbrodni ukazywały się co kilka dni. Prezentowano w nich dowody rzeczowe odnalezione przy ofiarach, informacje mogące pomóc w identyfikacji zabójcy i opisy samych zbrodni. Nie zdradzano jednak zbyt wielu szczegółów, by sam przestępca nie mógł się zorientować, ile milicja rzeczywiście wie. W niektórych odcinkach opisywano także inne przestępstwa, ale wyłącznie te zakończone schwytaniem sprawców. Niestety. I ta metoda nie przyniosła pożądanych rezultatów. Wywiady z Majorem Grubą pojawiały się w wiadomościach Zagłębia do końca 1970 roku. W październiku podjęto kolejną próbę skontaktowania się i włączenia do śledztwa społeczeństwa. Między 16 października 1970 roku a 16 czerwca 1971 roku w Będzinie, Czeladzi, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Grodźcu, Strzeszycach, Łagiszy i Kazimierzu Górnym zorganizowano wystawy pod tytułem Śladami Zbrodni. Były w pewnym sensie kontynuacją cyklu prasowego. Prezentowano na nich fotografie przedmiotów, które mogły należeć do zabójcy portrety pamięciowe i tak dalej. Na koniec zwiedzający mogli wpisać się do księgi pamiątkowej i wyrazić opinię o tej bulwersującej sprawie. Łącznie wystawę zwiedziły 33 352 osoby. Nie chodziło jednak o informowanie obywateli, bo ci byli przecież informowani aż za nadto. Wystawa była kolejną prowokacją. Władze liczyły, że wzbudzi zainteresowanie wampira, który będzie chciał zobaczyć, jakimi dowodami dysponuje milicja, i sprawdzić, czy śledczy depczą mu po piętach. Z ukrycia fotografowano odwiedzających, a wpisy do Księgi Pamiątkowej badano w laboratorium kryminalistyki na próżno. Dwa lata później okazało się, że Zdzisław Marchwicki, nic nie słyszał o tej wystawie. Widział ją za to, jego brat. Henryk i wpisał się nawet do księgi pamiątkowej, tyle że nie naprowadziło to śledczych na żaden ślad. Nie chce się bawić w chiromantę. Nasuwa się uwaga, czy te manipulacje koło narządów rodnych, rozbieranie biustonosza itp., czy to jest działanie popędowe, czy jest też symulowanie przestępstwa seksualnego. Gruba w końcu przyznał rację psychologom i psychiatrom, utrzymującym, że wampirem kieruje popęd seksualny, ale czy rzeczywiście w to wierzył, to inna sprawa. Z opracowywanych co miesiąc planów działania wynikało, że wciąż stawiał na stare, wielokrotnie sprawdzone metody. Stale w gotowości na jego rozkaz czekało 210 milicjantów i 100 żołnierzy OTK. Obrony terytorialnej kraju, którzy w ciągu kilkunastu minut byli w stanie zablokować wskazany obszar. Tysiące funkcjonariuszy patrolujących teren, milicjantki wypuszczane na wabia, rutynowe sprawdzenia w podejrzanych środowiskach, a nawet chodzenie od drzwi do drzwi. Wszystko na nic. Prewencja nie przyniosła spodziewanych efektów. Znane, sprawdzone metody kryminalistyczne tym razem zawiodły. W 1970 roku w jednym z raportów służby bezpieczeństwa napisano wprost, że motyw polityczny jest jednak mało prawdopodobny. 4 marca 1970 roku wampir zaatakował po niemal półtora-rocznej przerwie. W Siemianowicach Śląskich znaleziono zwłoki Jadwigi Kucianki. Wkrótce potem do komendy wojewódzkiej MO w Katowicach doręczono dwa anonimy. Oba Wysłane w Tarnowskich Górach. Pierwszy 11 marca, drugi 4 kwietnia. Droga milicjo, to morderstwo, które popełniłem niedawno, było moim ostatnim morderstwem. Zawsze czułem niechęć do kobiet. Nie cierpiałem ich i nie lubię ich. Dlatego też mordowałem je. Zaznaczam, że to było moje ostatnie morderstwo. Nie wiem, dlaczego je mordowałem, i nie wiem, dlaczego posyłam do Was ten list. Być może powodem tego jest moja przypuszczalna choroba umysłowa. Myślę, że niedługo spotka mnie coś, co mnie wyśle na tamten świat. Żal mi jest Was, droga milicjo, która mnie ścigałaś nadaremnie przez parę lat. Z poszanowaniem, wampir. Droga milicjo. Wy naiwniacy. Jesteście ostatnimi patałachami, żeby aż tak długo mnie ścigać. Mam was tam, gdzie światło dzienne nie dochodzi. Myślę, że niedługo wpadniecie na mój trop, ale i tak go prędko zgubicie. Z poszanowaniem, kochany wampir. Anonimów nie potraktowano serio. Zbadano je w Katowickim Laboratorium Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej MO dopiero 15 maja. Biegli stwierdzili, że choć na pierwszy rzut oka charakter pisma nieznacznie się różni, oba zostały napisane przez tę samą osobę. Jak wiele podobnych listów trafiły do archiwum. Tymczasem pod koniec kwietnia w komendzie wojewódzkiej w Katowicach zorganizowano naradę. Poza kierownictwem grupy Anna, komendantem wojewódzkim pułkownikiem Włodzimierzem Kruszyńskim i naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego majorem Zygmuntem Kaliszem. Pojawiło się kilku wysokich rangą oficerów z Warszawy. Byli także naukowcy, w tym profesor Tadeusz Bilikiewicz, profesor Bolesław Popielski, profesor Jan Stanisław Kobiela, docent Tadeusz Hanausek, docent Władysław Nasiłowski, doktor Stanisław Różycki i kilku innych specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii i medycyny sądowej. Na początku spotkania psychiatra dr Stanisław Różycki odwoływał się do wątpliwości dotyczących motywu seksualnego, ponownie przypominając o motywie politycznym. Temat zamknął definitywnie pułkownik Muniak, naczelnik Wydziału I Komendy Głównej MO w Warszawie. Ogólnie rzecz biorąc, suma wypadków ma już polityczną wymowę. Jeśli przyjąć, że sprawcy zależy na wywołaniu niepokoju. W terenie tak specyficznym, to czy nie osiągnąłby większego efektu, dobierając ofiary w sensie żon, działaczy partyjnych, członkiń Ligi Kobiet, żon oficerów MO, Wojska Polskiego i TP? Wprawdzie istnieje jakiś dobór nazwisk: Gomułka, Gierek i te dwa nazwiska mogą sugerować powyższe, ale śledząc wieki zawód pozostałych, mamy do czynienia z robotnicami. Jedną pielęgniarką, jedną księgową. Obecnie dopiero mamy pracownika naukowego. W większości jednak wypadków są to prości ludzie. Ja osobiście motyw polityczny bym odrzucił, chociaż taki był już brany pod uwagę. Kadra milicyjna milczała, a naukowcy dyskutowali o hipotetycznym wyglądzie sprawcy, środowisku z jakiego się wywodzi, zachowaniach, szukając analogii. Omawiali literaturę i przypadki z całego świata. Powtarzali wciąż te same, często wykluczające się tezy. Jedni twierdzili, że morderca jest wielokrotnie karanym sadystą, inni, że nigdy nie miał konfliktu z prawem. Zakładali również, że jest homoseksualistą, by już po chwili uzasadniać, że to mężczyzna heteroseksualny, mający uraz do kobiet. Mógł wprawdzie prowadzić podwójne życie, być spokojnym mężem i ojcem, ale według kolejnej teorii wątpliwe byłoby, założył rodzinę. Raczej żył samotnie na uboczu, wycofany i spokojny. Mógł być sportowcem lub byłym komandosem. Profesor Bilikiewicz, psychiatra, uważał, że sprawca uprawia ryzykowny zawód jest górnikiem albo cyrkowcem. Mógł być impotentem, a może i mieć wadę. Anatomiczną prącia, albo odwrotnie, mógł być nadpobudliwy seksualnie i często się masturbował. Zastanawiano się też, czy jest możliwe, że morderca tylko pozorował motywację seksualną. A jeśli tak, to co naprawdę kieruje jego zachowaniem? Czy te wszystkie zbrodnie są dziełem jednego człowieka, skoro widoczna jest zmiana modus operandi? Pytał z kolei profesor Kobiela, który uważał też, że wampir mógł się ukrywać w środowisku zakonników hermetycznym i trudnym do zbadania. Sporo uwagi poświęcono obrażeniom ciała. Docent Nasiłowski, specjalista medycyny sądowej, zwrócił uwagę, że ciosy zwykle zadawano po lewej stronie głowy, co wskazywało, że sprawca zadawał je lewą ręką. Tylko w przypadku ostatniej ofiary, Jadwigi Kuci, ciosy zadano prawą ręką, obrażenia znajdowały się po prawej stronie. Mimo to nie chciał przesądzać prawo lub leworęczności sprawcy. Zauważył też, że w ostatnich dwóch przypadkach musiała nastąpić zmiana narzędzia, bo inny jest charakter ran. Wreszcie dr Rożycki podsumował. Co do osobowości sprawcy, nie można przyjmować jakiejś jednej hipotezy i tylko jej się trzymać, bowiem właściwie niczego o sprawcy nie wiemy. Powołując się na literaturę światową w tej sprawie, stwierdzam, że tych ludzi można by szukać właściwie wszędzie. Ta bolesna prawda obnażała bezsilność zarówno organów ścigania, jak i naukowców. Potwierdził to również profesor Bilikiewicz. Zwraca uwagę zmasowane działanie sprawcy w latach od 1966. Występuje tu jak gdyby przymus w działaniu. Nie potrafię wyjaśnić i nie chcę bawić się w chiromantę i wskazywać kogokolwiek. Najlepiej powiedziałbym każdy może być teraz jest trudno coś powiedzieć. To bardzo ryzykowne może być wśród nas. Ale gdy się czyta stenogram z narady, trudno oprzeć się wrażeniu, że dyskusja przypominała wróżenie z dłoni. Naukowcy sami przyznawali się do swojej bezradności, a rola majora Gruby ograniczyła się do zreferowania sprawy. Z akt zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej wynika jasno, że w kwietniu 1970 roku, po ponad pięciu latach śledztwa, nikt nie miał pojęcia, gdzie szukać wampira. Nie istniała też żadna lista cech sprawcy. Nikt nie wspominał o teczkach osobowych, kartach perforowanych, podświetlarce, ani tym bardziej o komputerze. Tymczasem, już w czerwcu 1970 roku, a więc niecałe dwa miesiące później, major Gruba i pułkownik Muniak, dzięki współpracy aż 40 wybitnych specjalistów, dokonali analizy i stworzyli obraz sprawcy, odpowiadający 485 cechom. Pisała o tym Barbara Seidler w książce Ludzie i paragrafy, wydanej w roku 1988. Niestety dokumentu tego nie ma ani w aktach IPN, ani w archiwum sądu. A szkoda, bo mógłby wyjaśnić, co właściwie stało się między kwietniem a czerwcem 1970. że Oto nagle po latach bezowocnego pościgu gruba przygotował problemową analizę całokształtu materiału i działań, któremu to dokumentowi od tej chwili podporządkowano śledztwo. Zastanawiające też, po co w marcu 1971 roku gruba i Muniak sprowadzili z NRD podpułkownika doktora Manfreda Ochernala, skoro już w czerwcu 1970 roku zrozumieli, jak schwytać wampira? Ochernal był radcą ministra, specjalistą psychiatrii i neurologii, kierował szpitalem psychiatrycznym, w którym Sztazi przetrzymywała więźniów politycznych. Rozmawiał z doktorem Różyckim, doktorem Rakowskim, docentem Nasiłowskim i docentem Hanauskim. Przez trzy dni zapoznawał się z aktami, oglądnął pięć filmów nakręconych w czasie oględzin miejsc zabójstw i obdukcji ofiar. A nawet osobiście odwiedził miejsca zbrodni. Koncentracja przestępstw w Będzinie i na północny zachód od Będzina wskazuje na to, że sprawca zamieszkuje w Będzinie lub w bezpośrednim sąsiedztwie Będzina albo też, że tam pracuje. Jednakże nie powinno się tylko na tym koncentrować, lecz uwzględnić również inne miejscowości poza teren województwa. Jeśli bowiem nawet przestępstwa popełnione zostały w okręgu katowickim, to z uwagi na: a. wielką liczbę, b. sposób, przede wszystkim seksualny, c. zaniepokojenie ludności i tak dalej polityczne. Posiadają one wybitne, ponadregionalne znaczenie dla terenu całej PRL. Być może należałoby jeszcze raz poddać dokładnej analizie wszystkie metody. A szczególnie środki taktyki kryminalistycznej i techniczne, ponieważ przy pomocy dotychczasowych metod nie posunięto się istotnie dalej. Myślę tutaj o jednym śladzie, który prawdopodobnie pozostawił sprawca, to znaczy o liście z dnia 11 listopada 1964. Być może, że bardzo ofensywne zastosowanie jeszcze większej ilości środków dla wyjaśnienia mogłoby sprawę posunąć dalej. Należałoby w całej Polsce objąć sondażami zakłady psychiatryczne, karne, warsztaty młodzieżowe i szkoły średnie, szczególnie instytuty techniczne, gdyż może być to pismo techniczne, zakłady przemysłowe, jak fabryki, kopalnie itd. To znaczy sprawdzić, czy student to przezwisko nazwisko Hipisa, lub coś w rodzaju. Anonim studenta. Analizowali wcześniej. W sierpniu 1966 roku polscy specjaliści, ale wnioski były zbyt ogólne, by naprowadzić śledczych na nowy trop. Ekspertyza nie wykazała, czy został napisany przez jedną osobę. Po zamknięciu sprawy Karola Kota, jak już była o tym mowa, trafił do archiwum i przez kolejne kilka lat przeleżał w aktach jako jedna z poszlak. Uznano, że może w przyszłości uda się go dopasować do sprawcy. O'Hernal nie miał wątpliwości, że anonim został napisany przez mordercę i wiele o nim mówił. Wydaje się, że z chęci posiadania władzy zapanowała w nim rządza imponowania w list 100 kobiet 50 1/4 itd. Albo do zobaczenia na ławie oskarżonych. Taka rozprawa sądowa mogłaby się stać odprężeniem dla jego anomalii. Na przykład jestem najciekawszym i najbardziej poszukiwanym mordercą Polski, a być może całego świata. Albo dosłownie, nie szukajcie mnie, nie dam się znaleźć, to w porównaniu z obrażaniem milicji wskazuje na głód władzy potrzebę imponowania. Poza analizą Anonimu raport doktora Ochernala. Niewiele się różnił od ustaleń polskich naukowców. Jego wnioski były tak samo ogólne i tak samo nie wskazywały żadnego punktu zaczepienia. Konsultacja nie posunęła śledztwa ani o krok. Mimo to zdecydowano, by zasięgnąć opinii kolejnego specjalisty. Władze centralne musiały być zdesperowane, skoro zgodziły się zwrócić o pomoc do USA. Nie ma wątpliwości, że decyzję musiał zaakceptować sam Edward Gierek. Teraz pełniący już funkcję pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR. Anonimy Tarnogórskie. O ogólnym poziomie umysłowym zdaje się też świadczyć jakość poczucia humoru. Choć nie ma tu wulgaryzmów. To jednak dowcipne w zamierzeniu autora, ironiczne zwroty w rodzaju droga milicjo, kochany wampir czy mam was tam gdzie nie są dowcipami wyższego rzędu. Ogólny poziom autora określiłbym więc jako średni. W październiku 1971 roku prokurator Leszek Polański zwrócił się do Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z prośbą o wykonanie analizy językowej anonimów tarnogórskich. Mijał właśnie rok od rozpoczęcia akcji milicyjnej na gigantyczną skalę. Założono, że wampir przewinął się już wśród osób sprawdzanych, więc co pewien czas ponownie weryfikowano wszystkie materiały odłożone ad acta. Nie przyniosło to spodziewanego efektu. Nikt z grupy dotychczas sprawdzonych mężczyzn nie był autorem anonimów. Ponieważ uważano, że listy musiał napisać ktoś spośród 120 tysięcy mieszkańców tarnowskich gór i Będzina, w październiku 1970 roku grupa specjalnie przeszkolonych techników porównywała cechy pisma autora anonimów z wnioskami dowodowymi i innymi dokumentami, takimi jak życiorysy, pisma urzędowe, itp. Każdego dnia ekspertyzie poddawano około 600 rękopisów. Do końca listopada sprawdzono 20 tysięcy osób. Akcja zakończyła się pod koniec 1971 roku, ale w aktach brakuje informacji o jej wyniku. Prokurator Leszek Polański chciał się dowiedzieć, czy na podstawie treści anonimów można określić stopień rozwoju umysłowego autora. Jego wykształcenie albo region zamieszkania badania zlecono doktorowi Markowi Kornaszewskiemu. Charakter pisma, sposób pisania liter, znamionują, moim zdaniem, człowieka nawykłego do pisania o, tak zwanym, wyrobionym charakterze pisma. Widoczna na pierwszy rzut oka jest różnica pod względem grafii. Pomiędzy tekstami B oraz A. Ten ostatni robi wrażenie pisanego przez osobę mało i słabo piszącą. Przyjęte założenie wstępne o wspólnym autorstwie obu tekstów każe jednak wnioskować, że widocznie przyczyna takiej formy tekstu A była inna. Jeśli nie zamierzona mistyfikacja, to warunki, w jakich list powstał, stan dużego napięcia, emocjonalnego szok, pośpiech, może brak światła, czy. Temu podobne. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną zbieżność pomiędzy obu tekstami. Otóż oba pisane są na papierze kratkowym. W obu wypadkach autor nie przestrzega linii. Pisze pomiędzy kratkami, a jednak pisze wcale równo. Dowodzi to już nie tylko wyrobienia w pisaniu, ale czegoś więcej. Takiej swobody w posługiwaniu się pismem na papierze nieliniowym. Co nie jest bardzo częste, że autor w ogóle nie zwraca na to uwagi. Sporo informacji przyniosła analiza znaków interpunkcyjnych. Autor dość swobodnie, a przy tym często poprawnie stosował kropki, przecinki, wykrzykniki, cudzysłów oraz nawias. Pozwalało to sądzić, że musi posiadać przynajmniej wykształcenie średnie. Na poparcie tej tezy dr Kornaszewski przeprowadził eksperyment z udziałem Osiemdziesięciu studentów pierwszego roku filologii podyktował im cztery zdania złożone o takiej samej konstrukcji składniowej, jaką miały te zawarte w liście. Trzy pierwsze z wybranych zdań autor tekstu napisał poprawnie, podczas gdy w zdaniach eksperymentalnych popełniono błędy. W pierwszym trzydzieści osób, w drugim trzydzieści, w trzecim dwadzieścia. W czwartym zdaniu, co prawda, i autor pominął konieczne przecinki, ale aż 57 spośród piszących polonistów popełniło ten sam błąd. W analizie dr Kornaszewski omówił także ortografię, składnie, scharakteryzował styl, przeanalizował słownictwo i frazeologię. Jedno wyrażenie mogłoby świadczyć o znajomości stylu administracyjnego, biurokratycznego przez autora. Zaznaczam, że. Nie ma żadnych wyrazów czy połączeń frazeologicznych, które by mogły świadczyć o pochodzeniu terytorialnym autora, ewentualne wtręty gwarowe, jego zainteresowaniach czy zawodzie. Brak ewentualnej wyraźnej terminologii. Krótkość tekstu nie pozwala również na wyłowienie ewentualnych ulubionych przez autora wyrazów np. spójniki, przysłówki a więc wyrazy niezależne od treści tekstu. Możliwe, że takimi wyrazami świadczącymi o indywidualnym wyborze autora lub o jego pochodzeniu okazałby się na przykład naiwniak z poszanowaniem zamiast uszanowaniem, posyłam zamiast możliwego wysyłam, patałach zamiast możliwych synonimów niezdara, fajtłapa, frajer, noga. Ten ostatni wyraz rzadziej ostatnio używany mógłby dowodzić wieku autora, a mianowicie, że nie należy on do pokolenia młodego. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż autor przy całej swej manifestowanej niechęci, nawet pogardzie do MO, ustrzega się wulgaryzmów w epitetach skierowanych pod jej adresem, nawet w bardzo dosadnej sytuacji w liście A pisanym jak sądzę, w stanie dużego napięcia emocjonalnego, zdobywa się na opisowy eufemizm. Mam was tam, gdzie światło dzienne nie dochodzi. Wszystko to znamionuje, moim zdaniem, człowieka przywykłego do kontrolowania swych wypowiedzi, do kulturalnego wyrażania się. Niestety żaden z anonimów nie pozwolił określić, z jakiej grupy zawodowej wywodził się ich autor. Jakie miał zainteresowania, ani skąd mógł pochodzić? Najbardziej prawdopodobny wydawał się wiek mieszczący się w przedziale 35-40. Niełatwym także mimo istnienia pewnych przesłanek jest określenie osobowości cech charakterologiczno-psychicznych autora. Wymaga to bowiem już nie tylko znajomości psychologii, ale psychopatologii, w której to dziedzinie nie czuje się kompetentny. Dodatkowo komplikuje sprawę fakt różnic pomiędzy obulistami. Wydaje się, że autor jest osobą niezrównoważoną. Sposób stawiania liter, przy wyrobionym przecież charakterze pisma, niekończenie wyrazów przy nawyku poprawnego i równego pisania, psychicznie napiętą. Wewnętrzna konieczność rozładowania napięcia przez podzielenie się przeżywanym mogłoby to dowodzić swoistego hojradztwa. Tutaj jednak ma chyba podłoże patologiczne. Różnice, zwłaszcza w charakterze pisma, pomiędzy listami mogłyby być spowodowane zamierzoną mistyfikacją autora w wypadku listu A, chęcią skierowania organów ścigania na fałszywy trop. Dowodziłoby to jednak trudnej do przyjęcia w świetle innych spostrzeżeń naiwności autora. Przyczyny różnic dopatrywałbym się więc raczej, obok ewentualnych różnic w warunkach pisania obu listów, w falowaniu stanu emocjonalnego piszącego. Na przykład, list A mógł powstać na krótko po popełnieniu przestępstwa lub w innym momencie napięcia, list B natomiast w chwili większego spokoju, refleksyjnej zadumy. Poszukiwanie autora anonimów tarnogórskich podaje w wątpliwość oficjalną wersję, zgodnie z którą już wiosną 1970 roku major Gruba był na tropie Zdzisława Marchwickiego. Boże, czemu nie spowodujesz mojej śmierci? Mężczyzna przystanął, zaczekał, aż go minęła, a potem to już były sekundy. Poczuła, że na jej szyje opada gruby sznur że ten sznur się zaciska i że ktoś ciągnie ją do tyłu. Nie zdołała nawet krzyknąć. Upadła na szosę i czuła, że napastnik wlecze ją gdzieś w bok. Na chwilę rozluźnił pętlę, zachłysnęła się powietrzem. Po chwili pętla zacisnęła się znowu. W czerwcu 1971 roku zaczęła się jeszcze jedna prowokacja. Tygodnich zagłębie, od stycznia 1971 roku tygodnik Wiadomości Zagłębia ukazywał się pod nazwą Zagłębie. Rozpoczął publikację powieści Ludzie o Dwóch Twarzach Elżbiety Jabłońskiej, znanej już z cyklu Śladem Zbrodni. Pierwszy rozdział, Ślady we Mgle, dotyczy morderstwa młodej kobiety. Kolejnymi ofiarami seryjnego mordercy padają wyłącznie kobiety. Co ciekawe, ten rodzaj prowokacji zastosowano już drugi raz. W 1967 roku Zagłębiowski Tygodnik drukował powieść Marii Trzcińskiej Nieuchwytny. Wówczas prowokacja w pewnym sensie się udała. Maria Trzcińska to jeden z kilku pseudonimów literackich Larysy Zajączkowskiej-Micnerowej. Pisarki, między innymi popularnych powieści kryminalnych, najlepiej znanej jako Barbara Gordon. W swojej autobiografii, powieść życia, dzienniki i wspomnienia, wydanej pośmiertnie, pisarka ujawniła, że nieuchwytnego pisała na zamówienie milicji. Chodziło o prowokację, a zarazem uwrażliwienie społeczeństwa. Czytelnicy zamiast się bać, mieli obserwować i informować władzę o swoich podejrzeniach. Tak postępowała główna bohaterka. Po napisaniu tej powieści zdarzyło się coś, co na wiele lat zniechęciło mnie do kryminałów. Otóż nagle doszła do mnie informacja, że albo wampir zmienił sposób zabijania, albo też pojawił się nowy morderca, stosujący metodę, którą ja w tej powieści dla niego wymyśliłam. Proszono mnie bowiem, żebym nie powtarzała dokładnie realiów tej sprawy, aby uniknąć komplikacji w śledztwie. Mógł bowiem jakiś szaleniec, opętany rządzą sławy, zgłosić się na milicję jako poszukiwany wampir, podając okoliczności przeze mnie opisane. Wymyśliłam więc, że dusi kobiety pętlą z kabla. I oto pojawił się morderca stosujący właśnie ten sposób. Zrobiło mi się zimno. Okazało się jednak, że był to inny człowiek, a mordować w ten sposób zaczął. Zanim jeszcze skończyłam moją powieść, Może to przykład jakiejś złej telepatii, po napisaniu tej książki, a zwłaszcza rozdziału, który na swój użytek nazwałam spowiedzią wampira, byłam wykończona psychicznie i fizycznie. Przestępcą, o którym pisała, był Krzysztof P., nazwany przez śledczych pętlarzem. 1 sierpnia 1972 roku patrol ruchu drogowego w Oświęcimiu zatrzymuje do kontroli syrenkę o numerze rejestracyjnym SP4811. Za kierownicą siedzi Krzysztof P., mieszkaniec Sosnowca. Plutonowy Jerzy Koftis kojarzy, że samochód o podobnych numerach był widziany w okolicy, w której niedawno zaatakował pętlarz. Ale nie daje nic po sobie poznać. Spokojnie wyjaśnia kierowcy, że powodem zatrzymania są źle wyregulowane światła. Mężczyzna tłumaczy, że wóz jest nowy, ma go od niedawna i jeszcze nic przy nim nie robił. Milicjant proponuje, aby pojechali razem na komendę i tam poprawili światła, mówi, że oślepiają innych kierowców. Gdy docierają na miejsce, Krzysztof P zostaje przeszukany. Pod nogawką spodni ma owinięty na nodze kawałek sznura. Tłumaczy, że schował go wychodząc z domu, żeby żona nie zauważyła. Skruszonym głosem wyznaje, że chciał odwiedzić kochankę, pożegnać się z nią, a później popełnić samobójstwo. Milicjanci jednak nie dają temu wiary. Sznur ma zaledwie 80 centymetrów. Za mało, by zrobić pętlę i powiesić się na gałęzi. Zatrzymują P. w areszcie i powiadamiają komendę wojewódzką o ujęciu mężczyzny, który może być pętlarzem. Kilka godzin później przeszukują jego mieszkanie. Znajdują w nim kilka kawałków sznurów i kabli oraz kombinerki. Zabezpieczone przedmioty przesyłają do laboratorium kryminalistyki Komendy Głównej MO w Warszawie. Odpowiedź przychodzi bardzo szybko. Badania mechanoskopijne potwierdzają, że właśnie tymi kombinerkami odcięto kawałek drutu, znaleziony przy jednej z ofiar. P. Zostaje postawiony zarzut. W okresie od 13 lipca 1970 roku do 6 lipca 1972 roku na terenie województwa katowickiego i krakowskiego systematycznie dopuszczał się napadów na kobiety i obezwładniał je za pomocą zarzuconej na szyję pętli, przy czym godził się na ich ewentualny zgon w wyniku doznawanych przez nie obrażeń. Podejrzany nie przyznaje się do winy i zaprzecza, że jest pętlarzem. Przekonuje, że doszło do pomyłki, bo ma żonę, dziecko i prowadzi normalne życie. Niedawno nawet wygrał na loterii Syrenkę. Nie ma powodów, by napadać kobiety. Wreszcie, przez przypadek, mówi, że był kiedyś karany za gwałt na nieletniej. Odsiedział nawet część wyroku, resztę darowano mu na mocy amnestii. Milicjanci są zdumieni, bo w jego aktach nie ma takiej informacji. Kontynuują przesłuchanie P., który zaczyna symulować chorobę psychiczną. Opowiada o duchach, którego jakoby nawiedzają, o rogatych kozach i diabłach. W nocy wzywa strażników i żąda wody święconej. Po kilku dniach, widząc, że w taki sposób nic nie wskóra, obiecuje powiedzieć prawdę pod warunkiem umożliwienia mu spotkania z żoną i dzieckiem. Śledczy godzą się, ale także mają warunek najpierw przyznanie się, potem spotkanie. Ku ich zaskoczeniu P. opowiada, jak w ząbkowicach Będzińskich, napadł na młodą dziewczynę, dusił ją pętlą zarzuconą na szyję, gdy dostała drgawek przestał. Kiedy odzyskała przytomność, porozmawiał z nią chwilę. Miała na imię Teresa. Kazał jej zamknąć oczy, liczyć do dwudziestu, sam zaś uciekł. Po spotkaniu z żoną przyznał się jeszcze do szesnastu napadów. Nie zgadzał się tylko z zarzutem godzenia się na pozbawienie życia. Był przekonany, że nie robi im krzywdy. W młodości sam się chciał powiesić, ale sznur się urwał i tylko stracił przytomność. Dusił ofiary tak, bym dlały, potem rozbierał je i gwałcił. W czasie śledztwa okazało się, że jego żona jest chora na padaczkę. Biegli stwierdzają, że jej choroba i problemy z pożyciem małżeńskim znajdowały odzwierciedlenie w zachowaniu p. Zeznawał. Jeśli ofiara po zarzuceniu jej na szyję pętli była nieprzytomna i dostawała drgawek. To doznawałem szczególnie mocnego zadowolenia, dlatego ją porzucałem, nie próbując nawet jej obnażyć czy też zgwałcić. Po wszystkim czułem zawsze obrzydzenie do samego siebie, i tak sobie myślałem, Boże, czemu nie spowodujesz mojej śmierci, żebym ja te dziewczyny nie męczył? Bo i tak z tego nie mam żadnej przyjemności, ani ona, ani ja, ale tylko jeszcze męczę te kobiety. A właściwie to przyjemność, jak mi się wydaje, miałem wtedy, gdy kobietę ciągnąłem i miałem ją w rękach. Choć badania psychiatryczne wykazały u Krzysztofa P. charakteropatię z głębokimi zaburzeniami popędu seksualnego oraz głębokie zmiany osobowości o cechach schizoidalnych i infantylnych, sąd skazał go na 25 lat więzienia. Prokurator odwołał się od wyroku, żądając kary śmierci. A obrońca, powołując się na chorobę psychiczną, wniósł apelację, wnioskując o uniewinnienie. Do rozprawy jednak nie doszło. 5 września 1975 roku P. zmarł w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich. W dokumentach napisano, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Dlaczego Zajączkowska mitnerowa pisała we wspomnieniach, że pętlarz zaatakował, zanim ukończyła swoją powieść? Już się nie dowiemy. Raport Brasela. Ogólnie należy podnieść, że dr Brusel w czasie kontaktów z nami zachowywał się bardzo poprawnie, wyrażając w sposób oficjalny uznanie dla zespołu, który prowadził z nim rozmowy, jak również prezentowanej mu dokumentacji technicznej. Nie chciał się angażować w dyskusję o charakterze społeczno-politycznym. Na podstawie tego, co zobaczył wraz z żoną, w sposób kierowany i podczas samodzielnego zwiedzania Warszawy, wielokrotnie i spontanicznie wyrażał wraz z żoną uznanie dla naszego państwa i narodu. Stwierdzili, że to, co osobiście zobaczyli, było dla nich miłym rozczarowaniem na tle oficjalnej propagandy Stanów Zjednoczonych. 3 stycznia 1972 roku pułkownik Józef Muniak, naczelnik Wydziału I Biura Kryminalnego KGMO, napisał notatkę do komendanta głównego. Było to sprawozdanie z wizyty amerykańskiego psychiatry Jamesa A. Brassella, który w dniach 27 i 28 grudnia 1971 roku przebywał w Warszawie. W 1956 roku dr Brassel przygotował portret psychologiczny przestępcy, który przez 16 lat podkładał bomby w budkach telefonicznych, szaletach miejskich, bibliotekach i innych miejscach publicznych w Nowym Jorku. Dzięki temu policja ujęła Mad Bombera, szalonego bombiarza, którym okazał się George Mateski. Tak jak przypuszczał Brassel, nosił dwurzędową marynarkę, był katolikiem, oraz imigrantem z Europy. Jego rodzice byli Litwinami. On sam urodził się na terenie zaboru rosyjskiego. Brasel pomógł także w ujęciu Alberta de Salvo, seryjnego mordercy kobiet, nazywanego dusicielem z Bostonu, i rozwiązał setki innych zagadek z przestępstwami na tle seksualnym. Był twórcą metody profilowania psychologicznego, którą w latach 60. wprowadziło FBI. Muniak Napisał w notatce, że specjaliście z Ameryki udostępniono dokumentację, ale w odróżnieniu od doktora O'Hernala, Brassel nie spotkał się z polskimi naukowcami. Nie ujawniono mu dotychczasowych teorii ani hipotez dotyczących wampira. Na podstawie zaprezentowanego materiału dr Brassel wydał następującą opinię. Przestępca jest dotknięty chorobą zwaną schizofrenią paranoidalną – Choroba ta osiągnęła szczyt po 30 roku życia i obecnie jest w stadium schyłkowym. Sprawca rozpoczął działalność w wieku 30-35 lat, aktualnie nie powinien mieć więcej jak 45 lat. Pochodzi z rejonu, w którym dokonuje przestępstw i jest z tym rejonem związany na stałe. Motywem działania przestępczego są zaburzenia w sferze życia seksualnego, nienawiść do kobiet, a przede wszystkim do matki. Jest zasadniczym impulsem w jego działaniu. Nad impulsem tym może panować przez długie miesiące. Stąd arytmia w jego przestępczym działaniu. Nie można wykluczyć, że w okresie ciszy może uprawiać masturbację. Celem zasadniczym w działaniu jest zabijanie kobiet. Pozostałe przy życiu sześć ofiar nie mają w tym kontekście znaczenia. Sprawca mógł je pozostawić w przekonaniu, że umrą. Sprawca jest samotnikiem i raczej należy wykluczyć, aby był żonaty. W codziennym życiu jest schludny, precyzyjny, nie popadający w panikę. Jest czynny zawodowo raczej jako pracownik techniczny lub umysłowy. W miejscu pracy powierzone mu zadania wykonuje prawidłowo. Jest jednak indywidualistą i chce realizować zadania sam. Będzie protestował, jeśli zlecono by mu określone zadania do wykonania wspólnie z kobietami. Posiada co najmniej średnie wykształcenie, ponadto wrodzoną inteligencję z charakteru sobek, nienawiązujący i nie utrzymujący stosunków towarzyskich. Raczej nie przechodzi w zbiorach kryminalnych milicji, nie jest alkoholikiem i prawdopodobnie nie pali również tytoniu. W oparciu o charakter obrażeń uważa, że sprawca jest mańkutem. Ostatnie dwa anonimy nadane w tarnowskich górach pochodzą od sprawcy, natomiast wyklucza, aby anonim z podpisem „student” był dziełem poszukiwanego przestępcy. W oparciu o całokształt sprawy i przedmiotowe anonimy dochodzi do wniosku, że sprawca na zabójstwie J. Kucia zakończył swoją zbrodniczą działalność. Paranoik jest wierny własnym deklaracjom. Jeśli chodzi o narzędzie, to dr Brassel wychodzi z założenia, że mamy do czynienia z narzędziem metalowym, prawdopodobnie związanym z zawodem lub miejscem pracy przestępcy. Sugeruje, że możemy mieć do czynienia z szerokim i płaskim pilnikiem. Doktor Brasel obiecał przesłać w ciągu miesiąca na adres ambasady polskiej w Waszyngtonie szczegółową opinię zawierającą odpowiedź na osiemnaście pytań przygotowanych przez śledczych. Za jego zgodą rozmowa została nagrana na taśmie magnetofonowej. Notatka pułkownika Muniaka kończyła się wnioskiem, by natychmiast rozpocząć działania nad poszerzeniem zespołu eksperckiego, przez włączenie do niego konsultantów z dziedziny psychiatrii i psychologii. Co prawda, zaznaczył, że nasi naukowcy nie podzielili zdania co do rodzaju jednostki chorobowej, wykluczali schizofrenię paranoidalną na rzecz charakteropatii, ale w pozostałych kwestiach się zgadzali. Prasa wielokrotnie podkreślała, że śledczy wpadli na trop wampira w listopadzie 1971 roku, a zatem do wizyty Brasela. Doszło w czasie, gdy opisywany w gazetach komputer wytypował już podejrzanego, o ile jakikolwiek komputer został w śledztwie użyty. Dlaczego Muniak, współtwórca analizy, ponownie wnioskował o ściślejszą współpracę z naukowcami? Czy tak wysoki rangą oficer milicji nie dysponował informacjami o postępach śledztwa? Czy na początku grudnia 1971 roku Gruba miał jakiekolwiek pojęcie, gdzie szukać wampira? Raportu Brasela nie ma w sądowych aktach sprawy ani w archiwum IPN. Jego fragment znajduje się w książce Grażyny Starzak. Niestety autorka nie pamięta, od kogo otrzymała dokument. Nie ma pewności czy są to urywki samego raportu czy raczej notatka sporządzona na podstawie nagranej rozmowy. Taśma magnetofonowa mogłaby rozwiać wątpliwości, ale ona również przepadła. Nie ma jej w żadnym archiwum. O raporcie Brasela wspomina także profesor Tadeusz Widła z katedry kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego. Jest pewien, że go miał, ale po tylu latach gdzieś się zapodział. Urywki z książki Grażyny Starzak muszą wystarczyć. Jednak gdy się takich ludzi ujmie i przeprowadzi szereg testów psychologicznych i psychiatrycznych, okazuje się, że prawie we wszystkich przypadkach jest to schizofrenia typu paranoidalnego. Typ paranoidalny odznacza się prawidłową budową ciała w linii poziomej i pionowej rozwinięty jest proporcjonalnie, symetrycznie jednakże biorąc pod uwagę wagę niektórych ofiar i odległości, na jakie były przemieszczane, przestępca musi dysponować więcej niż przeciętną siłą. Na taki wniosek wskazuje również siła, z jaką uderzał ofiary swoim narzędziem. Jako typ paranoidalny jest on w swoich poczynaniach precyzyjny, jest ostrożny, planuje starannie swoje działania, jest schludny, lubi porządek, jest czysty. Trzyma się z dala od ludzi, tak mężczyzn, jak i kobiet. Jego jedynym sposobem osiągania zadowolenia seksualnego jest masturbacja lub symbolicznie, jak ze swymi ofiarami, pewna kombinacja fetyszyzmu i zemsty na matce i całym rodzaju żeńskim. Z uwagi na to, że schizofrenia osiąga swoje szczytowe nasilenie objawów klinicznych w wieku zazwyczaj 35 lat, człowiek ten musi być obecnie w latach 40. Dowodem na to, że jest on mańkutem, jest fakt Iż dwie kobiety zostały zabite jednym ciosem przez lewą stronę głowy. Że zbliżał się on do swoich ofiar od tyłu, widać stąd, że rany są szersze, bliżej tyłu głowy i zwężają się ku przodowi. Jego listy wskazują na to, że ma on wykształcenie średnie lub wyższe, być może o charakterze technicznym. Używane przezeń narzędzie przypominało pilnik o przekroju półokrągłym, przy czym przekrój od strony uchwytu miał kształt prostokątny. Szerokość narzędzia można ustalić na podstawie szerokości ran, które wynosiły 12 mm. Jeżeli przyjąć, że 15 cm potrzeba było sprawcy na trzymanie narzędzia w ręku, to Całe narzędzie musiało mieć co najmniej 45 cm długości. Przestępca musiał gdzieś przeczytać czy dowiedzieć się, że okolica skroniowo-potylicowa czaszki jest najcieńsza, najbardziej wrażliwa na złamanie ze wszystkich kości czaszkowych, ponieważ uderza on swe ofiary przede wszystkim w to miejsce. Jako typ paranoidalny, planował on swój sposób postępowania nawet na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Dlatego też, kiedy pewnego razu został niemal wykryty na skutek zatrzymania autobusu w pobliżu niego i jego ofiary, zabrał on jej torebkę, oddalając się po półkolistej drodze, rozrzucał rzeczy należące do napadniętej kobiety. Chodziło mu o to, by opóźnić pogoń, która zatrzymywała się w celu zebrania porzuconych rzeczy. Jego Interesowały same ofiary, a nie ich rzeczy. Żaden ze skradzionych przedmiotów nigdy się nie znalazł. Mam wrażenie, że sprawca je wyrzucał. Przy swoim wykształceniu może on zajmować odpowiedzialne stanowisko. Może nawet być zwierzchnikiem technicznym lub administracyjnym kilkuset pracowników, lecz on sam prawdopodobnie pracuje samotnie lub w osobnym gabinecie. Jest on uprzejmy. Zachowując przy tym dystans, ściśle wykonuje powierzone mu zadania, nie uczestniczy w życiu towarzyskim współpracowników, unika kobiet, a podczas pory posiłków pracy woli jadać samotnie. Jego biurko cechuje ład, może nawet nie trzyma na nim niczego, nigdy nie jest ono zawalone papierami. W aktach personelnych przebieg jego pracy jest bez zarzutu. Wątpię, by był on już notowany w kartetekach milicyjnych. Być może uprawiał seks w sposób sadystyczny, lecz nie do tego stopnia, aby to było uznane za działania przestępcze. Być może w obecnym okresie uprawia sadystyczne stosunki płciowe, na przykład chłostę, chociaż mam co do tego poważne wątpliwości. Ze względu na to, że zbliża się on lub już przeżywa klimakterium, jego popęd płciowy mógł zmaleć nawet do całkowitego braku aktywności. Jako typowi paranoidalnemu można mu wierzyć, gdy napisał, że już nie będzie zabijał. Brassel był pewien, że sprawca chorował na schizofrenię paranoidalną. Dowodem były ślady pozostawione na miejscach zbrodni, których nasi naukowcy nie potrafili zinterpretować. Żadnej z ofiar wampir nie zdjął biustonosza, a sposób manipulowania przy narządach rodnych wydawał się dość prymitywny. Istotne było to, że nie gwałcił ani przed dokonaniem morderstwa, ani po zamordowaniu. Zadowalał się jedynie samym zabijaniem. To typowe dla schizofreników, ale nie dla psychopatów. Zdaniem doktora Brasela, wampir był człowiekiem o przynajmniej średnim wykształceniu, dobrze zorganizowanym, nie rzucającym się w oczy, nigdy nienotowanym. W strzępach odnalezionych informacji była też mowa, że z całą pewnością był homoseksualistą, świadomym swojej orientacji, ale nie utrzymującym kontaktów seksualnych z mężczyznami. Istotnych wskazówek dostarczyły Braselowi również anonimy tarnogórskie. Mordercy schizofrenicy często bawią się ze śledczymi, wysyłają listy, starają się naprowadzić na swój trop. Jeśli piszą, że kończą mordować, to słowa dotrzymują, gdy zostają złapani, zawsze przyznają się do winy i ze szczegółami opowiadają o swoich wyczynach. Są z nich dumni. Raport Jamesa Brasela z odpowiedziami na pytania śledczych prawdopodobnie dotarł do Polski, ale nie miał już znaczenia. Zdzisław Marchwicki nie był mańkutem, nie miał średniego ani wyższego wykształcenia, nie chorował na schizofrenię, pił. Palił, był notowany i miał rodzinę. Z całą pewnością też nie on napisał listy, które zdaniem Brasela były dziełem prawdziwego wampira. Mimo to 6 stycznia 1972 roku trzy dni po sporządzeniu notatki przez pułkownika Muniaka, Zdzisław Marchwicki został aresztowany. To mój mąż jest wampirem. Żonę Zdzisława Marchwickiego widziałem tylko jeden raz po aresztowaniu oskarżonego. Przyszła do mnie 7 stycznia 1972 roku i pyta, gdzie jest mąż. Na co ja powiedziałem, że to ona powinna o tym wiedzieć, O czym zwróciła się do syna, z którym przyszła. Widzisz, twój ojciec jest mordercą. Chłopak był w wieku około 14 lat, wysoki. Na słowa Marchwickiej rozpłakał się. 18 listopada 1971 roku do Komendy Miejskiej MO w Siemianowicach wpłynęło podanie z prośbą o ukaranie Zdzisława Marchwickiego, alkoholika, który awanturuje się i znęca nad rodziną. Napisała je jego żona. Pięć dni później o ósmej rano do domu Marchwickich puka sierżant Stanisław Pająk. Kobieta opowiada o mężu, że pije. Awanturuje się, od wielu lat znęca się fizycznie i moralnie nad nią i nad dziećmi. Kilka dni wcześniej miał powybijać szyby w oknach, a interweniujących milicjantów zwyzywać. Sierżant Pająk przyjmuje zawiadomienie, spisuje protokół i obiecuje pomóc. Jeszcze tego samego dnia prokurator podpisuje postanowienie o wszczęciu dochodzenia. Po zapoznaniu się z materiałami w sprawie zniewagi funkcjonariuszy MO, sierżanta Ryszarda Hoffmana i plutonowego Mariusza Stefańskiego przez Zdzisława Marchwickiego dnia 15 listopada 1971 w Siemianowicach Śląskich podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych na mocy artykułu 255 KPK i zgodnie z artykułem 257 paragraf 1 KPK. Postanowił wszcząć w powyższej sprawie dochodzenie o przestępstwo z artykułu 236 KK. Dokument podpisuje akurat prokurator Leszek Polański, który nadzoruje właśnie śledztwo w sprawie wampira. Nie wiadomo dlaczego nie zrobił tego zaraz po zajściu na wniosek znieważonych milicjantów, ale dopiero po doniesieniu żony Marchwickiego. 4 grudnia w domu Marchwickich zjawia się Marek Badowski. Starszy inspektor grupy operacyjnej Anna. Z rozmowy z żoną sporządza sześciostronicową notatkę urzędową, z jej relacji wynika, że mąż od chwili zawarcia związku małżeńskiego nadużywał alkoholu oraz był nadmiernie pobudliwy seksualnie. W ciągu doby potrafił odbyć z nią od 10 do 15 stosunków płciowych, co ze względu na ich brutalność nie sprawiało jej żadnej przyjemności. Z reguły. Wymuszał siłą odbywanie stosunków, bił ją, gdy nie chciała mu się oddać, wymuszał zbliżenia nawet w czasie menstruacji. Usiłował lizać zakrwawione narządy płciowe, tłumacząc, że ma wówczas wielkie zadowolenie. Od roku 1959 jego potencja wyraźnie spadła. Dążył do stosunku, ale nie miał wzwodu członka. Bawił się wówczas narządami płciowymi żony, wkładał rękę do pochwy i dopiero wtedy następował u niego wytrysk, tyle że bez wzwodu członka i włożenia go do pochwy. Wynaturzone praktyki seksualne odbijały się również na zdrowiu żony. Chorowała na padaczkę. Zdzisław miał celowo doprowadzać do awantur, które wywoływały atak, a gdy ta traciła przytomność, gwałcił ją. Wiedziała o tym, bo gdy odzyskiwała świadomość, miała na sobie podartą bieliznę, a na udach i piersiach spermę. Kilkakrotnie do podobnych gwałtów miało dojść w obecności dzieci. Zapytała męża nawet, czy taki stosunek, gdy leży jak trup, sprawia mu przyjemność. Miał odpowiedzieć grunt, że jesteś ciepła. Jak wspomniano, podczas pobytu Zdzisława w więzieniu żona poznała JB, z którym uciekła do rodziny w Lęborku. Na dowód, że Marchwicki pozostał na Śląsku, wręczyła Badowskiemu jego listy. Były bardzo ważnym dowodem, bo zgodnie z oficjalną wersją Marchwicki miał być już wtedy sprawdzany. Ale z powodu niedopatrzenia posterunkowego z Lęborka, wykluczono go z grona podejrzanych. W 1966 roku kobieta spotkała męża podczas odwiedzin u rodziców. Według późniejszych zeznań nastąpiło to wiosną. 1968 roku. W trakcie libacji alkoholowej wywiązała się burda. Janka miał uspokajać Zdzisława słowami. Cicho nie podskakuj, bo wiesz, co zrobiłeś z Myckową. Żona zeznała, że między jej rodzicami a myckami dość często wybuchały sąsiedzkie awantury, w których uczestniczył także Zdzisław. Miał nawet uderzyć Annę Mycek, bo nazywała go gorolem i niemrawą, a z powodu wady wzroku także ślepcokiem. Winą za śmierć Anny Mycek obciążała swego ojca, matkę i męża. Jej ojciec włamał się do mieszkania Mycków i pobił Annę, a matka oblała ją kwasem solnym. Zostali za to skazani na karę więzienia w zawieszeniu. Matka nakłaniała ojca do tego, aby za wszelką cenę wykończył Annę Mycek i w tym celu przynosiła mu wódkę. Wiem, że w libacjach tych brał udział mój mąż Zdzisław Marchwicki, gdyż stołował się u mojej matki, gdy ja przebywałam w Lemborku. Mówiła mi moja matka, gdy przyjechała do Lęborka, że Myckowa została wyniesiona w miechu z domu, uderzona w głowę żelazem i położona na torach, kaj jedzie Maszynka na szelerka. Sama byłam zdziwiona, że matka zna szczegóły śmierci Anny Mycek. Po śmierci Myckowej dawne konflikty odeszły w niepamięć. Żona Marchwickiego sama widziała go z Januszem K. oraz mężem ofiary, jak pili razem wódkę u koniarka w Dąbrowie Małej. Informuje, że mąż ofiary miał kochankę, konduktorkę z MPK, z którą ma dziecko. Twierdzi także, że rozwiodła się z Henrykiem Marchwickim. Bo przyłapała go na stosunku z matką Florentyną K. O tym, że również brała udział w awanturach i bójkach, nie wspomina ani słowem. Żona pamięta dokładnie, że od września do listopada 1968 roku Zdzisław miał damski zegarek produkcji radzieckiej, żółtego koloru, z czarnym zamszowym paskiem. Mówi także, że Zdzisław oraz jego brat Henryk i siostra Halina Flak. Leczą się prywatnie u lekarza, który wystawia im fałszywe zwolnienia lekarskie. W marcu 1970 roku, po zabójstwie Jadwigi Kuci, w domu Marchwickich pojawiła się milicja. Była to rutynowa kontrola, bo Zdzisław znalazł się w grupie podejrzanych ze względu na wiek i karalność. Kobieta zeznała, że gdy jej mąż dowiedział się o wizycie, bardzo się zdenerwował i spalił w piecu buty gumowe. W miesiącu lipcu 1971 roku przyszedł do miejsca zameldowania pijany, rozebrał się w swym pokoju do naga, na parapecie rozłożył zdjęcia nagich kobiet i onanizował się. Gdy go podpatrywała, słyszała, jak mówił do siebie, onanizując się, takie fajne dupy, a ja nie mogę. Zdjęcia pornograficzne zabrała swemu mężowi, gdy spał i oddała około 20 listopada 1971 roku w komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej Siemianowice, która to komenda prowadzi sprawę przeciwko Zdzisławowi Marchwickiemu za znęcanie się nad rodziną. Zdzisław Marchwicki miał nosić przy sobie także majzel, przecinak owinięty kawałkiem flanelowej koszuli. Kobieta zabrała go mężowi, ale niestety zgubiła. Pamięta jednak, że Zdzisław często chodził w butach gumowych z cholewami, do których wsuwał nogawki spodni. Zdarzało się, że przychodził do domu w godzinach pracy i nigdy nie dostał nagany za opuszczenie zakładu. Przechwalał się, że razem ze swoimi przełożonymi kradnie materiały budowlane i je sprzedaje. Zeznania żony Marchwickiego idealnie pasują do wizerunku osoby poszukiwanej. 7 stycznia, dzień po aresztowaniu Zdzisława, idzie z synem do kopalni, by się dowiedzieć, gdzie zniknął jej mąż. Nigdy wcześniej tego nie robiła, choć Zdzisław całymi tygodniami nie wracał do domu, nocując u siostry lub u kolegów w hotelu robotniczym. Tego dnia wydaje się zaskoczona wiadomością, że jej mąż został zatrzymany. Jednak już na drugi dzień, przez 8 godzin, składa kolejne obciążające zeznania. To jest czy nie jest? Głos kapitana śledczego Andrzeja Jaksy. Więc tak to ma się skończyć. W mroźny grudniowy dzień na placu w Dąbrowie Górniczej. Minęło siedem lat. Nawet Szłapowicz posiwiał. Czy potrafimy żyć normalnie? Bez tego koszmarnego pytania: kto? Jest poranek. Jasno. Przez plac przejeżdża czarna wołga. Kamera pokazuje mężczyznę idącego ulicą. Milicjanci ruszają w jego kierunku. I znowu głos z zakadru: Jest, Zdzisio, może to rzeczywiście koniec, jeśli koniec naprawdę istnieje. Marchwicki Zdzisław? Tak, jesteście aresztowani. Dwóch umundurowanych milicjantów zakuwa Marchwickiego w kajdanki. Po jego twarzy przebiega nieśmiały uśmiech. Wypowiada cicho tylko jedno słowo. Nareszcie. Kapitan Jaksa wysiada z wołgi i staje przed Marchwickim. No, z dzisiu, spotkaliśmy się nareszcie. No cóż, zimno jest. Chodź. Tak moment zatrzymania najbardziej poszukiwanego przestępcy w PRL-u pokazał Janusz Kidawa w filmie Anna i Wampir z 1981 roku. Wizja artystyczna, jak to często bywa, rozminęła się z rzeczywistością. Marchwickiego aresztowano nie w Dąbrowie Górniczej, lecz w Siemianowicach i nie pod koniec grudnia, tylko 6 stycznia 1972 roku. Nie zgadzała się też godzina. O 6 rano jest jeszcze całkiem ciemno. Podpułkownika Jerzego Gruby, filmowego kapitana Jaksy, nie było przy zatrzymaniu. I, co najważniejsze, Marchwicki nie powiedział. Nareszcie. Notatka urzędowa o zatrzymaniu osoby. Ja, porucznik Jan Kowalski z komendy wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej z polecenia komendanta miejskiego MO w Siemianowicach, w dniu 6 stycznia 1972 roku o godzinie 7.00 dokonałem zatrzymania nazwisko i imię Marchwickiego Zdzisława, imiona rodziców Józef i Janina z domu Merta. Data i miejsce urodzenia 18 października 1927 roku w Dąbrowie Górniczej. Miejsce zamieszkania Siemianowice, ulica Krupanka nr 36. Miejsce pracy kopalnia Siemianowice w Siemianowicach, którego tożsamość ustaliłem na podstawie dowodu osobistego BR 2510779, wydanego przez Komendę Miejską Milicji Obywatelskiej w Czeladzi, wymienionego Osadzono w areszcie w KWMO Katowice do dyspozycji prokuratora powiatowego dla miasta Katowice. Porucznik Kowalski zapisał prawdopodobnie godzinę sporządzenia notatki. Do zatrzymania musiało dojść wcześniej, bo Marchwicki szedł do pracy na pierwszą zmianę, a ta zaczynała się właśnie o siódmej. Dwie godziny później asesor prokuratury rejonowej dla miasta Katowice Andrzej Popiołek przedstawia marchwickiemu zarzuty. Tylko dwa. Od 1964 roku do 1971 znęcania się nad żoną imię i nazwisko oraz małoletnimi dziećmi, znieważenia funkcjonariuszy MO podczas interwencji w dniu 15 listopada 1971 roku w siemianowicach śląskich. Marchwicki nie przyznaje się do winy i odmawia podpisania dokumentu zostaje przewieziony do aresztu śledczego w Mysłowicach. Nie po raz pierwszy został zatrzymany i prawdopodobnie cała sytuacja nie robi na nim wrażenia. W końcu od dawna kradł materiały budowlane i złom, liczył się z tym, że w końcu wpadnie, a teraz został oskarżony o blachę jego zdaniem przewinienia. O 17:00 Marchwicki ponownie trafia do komendy wojewódzkiej w Katowicach. Tym razem prokurator Leszek Polański przedstawia mu poważny zarzut. 7 listopada 1964 roku miał pozbawić życia Annę Mycek. Zdzisław nie ma pojęcia, kim była zamordowana kobieta. Nie potrafi też powiedzieć, co robił ponad siedem lat wcześniej. Gdy prokurator przypomina mu, że Myckowie mieszkali obok jego teściów, K... Zaczyna kojarzyć, o kogo chodzi. Słyszał o tym morderstwie. Twierdzi jednak, że nie znał osobiście zamordowanej i nigdy jej nie widział. Kilka razy rozmawiał z jej mężem, który ponoć był tramwajarzem, ale nie mógł sobie przypomnieć jego imienia. Zaprzeczył, by kiedykolwiek pił z nim wódkę. Zachowanie Malchwickiego wygląda dość wiarygodnie. Śledczy są przekonani, że po prostu gra. Przestępcy zazwyczaj nie przyznają się w pierwszej chwili. Dopiero gdy wysądują, jakimi dowodami dysponuje milicja, kalkulują, czy przyznanie się wpłynie na obniżenie wyroku. Krótko po aresztowaniu Markwickiego do komendanta wojewódzkiego dzwoni telefon. To Edward Gierek pyta, czy złapali wampira. Komendant nie ma pewności. Podejrzanemu dopiero przedstawiono zarzut i się nie przyznał. To jest, czy nie jest? Słyszy w słuchawce podniesiony głos. Pada twierdząca odpowiedź. Od tej chwili Zdzisław Marchwicki musi być wampirem. 8 stycznia 1972 roku przesłuchanie zaczyna się o 9.00. Śledczy nie naciskają. Prokurator Leszek Polański i kapitan Andrzej Siebierski nie pytają o Annę Mycek. Zależy im, by Zdzisław jak najwięcej mówił. Chcą zdobyć jego zaufanie. Ten wierzy, że wszystko zaraz się wyjaśni i opowiada swój życiorys ze szczegółami. Nie ma pojęcia, że to co mówi nie zgadza się z wersją przedstawioną przez żonę. Nie wie, że w tym samym czasie w innym pokoju kobieta składa kolejne obciążającego zeznania. Zdzisław nie ukrywa, że był kilkakrotnie karany. Po wojnie zajmował się nielegalnym handlem, za co parę razy zatrzymywano go na 48 godzin. Siedział też dwa miesiące w więzieniu w Mysłowicach. Doszło nawet do sprawy, ale został uniewinniony. W roku 1961 lub 1962 kilka tygodni spędził w areszcie, bo żona oskarżyła go o znęcanie. Nie było świadków ani dowodów, więc sąd umorzył sprawę. Zapytany o życie seksualne odpowiada, że do jego pierwszego stosunku doszło, gdy miał 16 lat. Na robotach, w gospodarstwie rolnym w czasie wojny. Gdy zdejmował ze strychu siano dla krów, przyszła do niego Emma, córka gospodarzy, której mąż wyjechał na front. Zdzisław nie miał doświadczenia, więc to ona przejęła inicjatywę. Później jeszcze kilka razy dochodziło między nimi do zbliżeń. Następny kontakt z kobietą-prostytutką miał już po wojnie. Po trzech dniach od współżycia zachorował na rzeżączkę. Miał jeszcze kilka przygodnych znajomości z kobietami poznanymi w pracy lub koleżankami siostry Haliny. W kwestii życia seksualnego wyjaśniam, co następuje. Nigdy nie odczuwałem i nadal nie odczuwam wzmożonego popędu płciowego. W tym względzie jestem opanowany, z natury spokojny, nigdy nie miewałem okresów nadmiernej pobudliwości płciowej. Śledczy chcą wiedzieć, co się działo 10 lat później. Dopytują o JB i wyjazd żony do Lemburka. Interesują ich też znajomości z Heleną i Zuzanną. Szczegółowo dopytują o sierpień 1967 roku, gdy na krótko żona wróciła. 31 stycznia w laboratorium Ośrodka Techniki Operacyjnej w Warszawie Marchwicki zostaje poddany badaniom na poligrafię, wykrywaczu kłamstw. Jest to wówczas jedyne urządzenie w Polsce i należy do wywiadu wojskowego. Milicja dopiero rozważa przydatność takich badań w sprawach kryminalnych. Pisze o tym kwartalnik problemy kryminalistyki, podając przykłady z zagranicy. Zostaje przeprowadzonych pięć testów: test zasadniczy, test z kartą, powtórzenie testu zasadniczego, test pytań mieszanych, test na tak. Po przerwie dwukrotnie zostaje wykonany test szczytowego napięcia. Podczas badania Zdzisław Marchwicki reaguje na pytanie dotyczące morderstwa kobiety nad przemszą. Nie powinno to dziwić, skoro wiedział o nim niemal każdy mieszkaniec zagłębia, jak pokazały sprawozdania Wydziału Kontroli Korespondencji. Poza tym Zdzisław musi się domyślać, że chodzi nie tylko o morderstwo Anny Mycek. Dotąd śledczy nie pytali o nic poza tamtym zabójstwem. Wyniki badań. Na wykrywaczu kłamstw powodują, że 14 lutego 1972 roku Marchwicki słyszy kolejne zarzuty. Leszek Polański, wiceprokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach, mając na uwadze dalsze wyniki śledztwa w sprawie przeciwko Zdzisławowi Marchwickiemu, Podejrzanemu o przestępstwa z artykułu 225 paragraf 1 kodeksu karnego z 1932 roku na zasadzie artykułu 270 KPL postanowił uzupełnić postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 6 stycznia 1972 roku. Zdzisławowi Marchwickiemu i przedstawić temu podejrzanemu zarzut, że w czasie od 17 marca 1965 roku do 4 marca 1970 roku na terenie powiatu Będzińskiego oraz miasta Sosnowiec i Siemianowic, działając z pobudek seksualnych w zamiarze pozbawienia życia Lidii Nowackiej, Ireny Szymańskiej, Jadwigi Zygmunt, Eleonory Gąsiorowskiej, Zofii Wiśniewskiej, Marii Błaszczyk, Genovefy Łebek, Teresy Toszy, Alicji Dubiel, Ireny Szrek, Stanisławy Samul, Genowefy Bijak, Marii Gomułki, i Julianny Kozerskiej, Jolanty Gierek, Zofii Kawki, Zofii Grabacz, Jadwigi Sąsiak i Jadwigi Kuci. Zadał im obrażenia głowy narzędziem twardym, przy czym jedynie w odniesieniu do Ireny Szymańskiej, Eleonory Gąsiorowskiej, Zofii Wiśniewskiej, Stanisławy Samul i Juliany Kozerskiej nie okazały się śmiertelne, podczas gdy pozostałe pokrzywdzone zmarły skutek odniesionych ran. Odmówił podpisu bez podania przyczyny marchwicki Z L. Polański, 11 sierpnia 1972 roku. Wiceprokurator. Marchwicki odmawia podpisania dokumentu. W protokole przesłuchania znajduje się jego oświadczenie. Nie przyznaje się do treści przedstawionego mi zarzutu ogłoszonego w postanowieniu z dnia 14 lutego 1972 roku, które to postanowienie jest uzupełnieniem, których faktycznie nie dokonałem i z którymi nie mam absolutnie nic wspólnego. Oświadczam, że w życiu moim nie zabiłem żadnej kobiety, jak również nie usiłowałem dokonać zabójstwa jakiejkolwiek kobiety. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego przedstawia mi się taki zarzut. Pragnę wyjaśnić, że w ogóle nie znam nazwisk tych kobiet, które wymienione są w postanowieniu. Na postanowieniu znajduje się podpis Marchwickiego, co zaskakujące, z datą z sierpnia 1972 roku. W aktach. Brakuje informacji mogącej wyjaśnić, dlaczego podpisał dokument pół roku później. Wiadomo tylko, że po przedstawieniu nowych zarzutów Marchwickiego przewieziono do komendy głównej MO w Warszawie, zakładano, że tam prędzej się przyzna, tymczasem wciąż twierdził, że jest niewinny. Pisze zażalenie do prokuratury, zarzuty uznaje za absurdalne, twierdzi, że ma alibi, ale nie potrafi się wysłowić ani niczego wyjaśnić. Poprosił o przydzielenie adwokata z urzędu. 4 kwietnia 1972 roku sąd wojewódzki w Katowicach oddala zażalenie. Sędziowie wilczek, Ochman i Majkowski uznają, że konieczne jest przedłużenie aresztu tymczasowego. Wiedzą, że w więzieniach ludzie miękną. Nie mylał się i tym razem. Marchwicki zaczyna mówić Tyle, że nie o sprawach. Na których wyjaśnieniu zależy śledczym. Przyznaje się do kradzieży złomu należącego do kopalni Siemianowice w listopadzie 1971 roku wspólnie z kierowcą samochodu ciężarowego Norbertem B. Sprzedał złom w hucie Benzin za 1500 zł. Z tej kwoty 500 oddał kierowcy. Powoli zaczyna wymieniać inne kradzieże i wspólników. Do zabójstw kobiet się nie przyznaje. W końcu przedstawia też alibi. Twierdzi, że w dniu zabójstwa kobiety w Siemianowicach, 4 marca 1970 roku, przebywał w mieszkaniu znajomego, Jana Oporowskiego, z którym oglądał telewizję. Od godziny 15.30 transmisję meczu między Legią i jakąś drużyną francuską, a od 22.00 meczu górnika zabrze z Manchesterem City. W przerwie meczu miał zostać nadany komunikat o morderstwie, w którym pokazano ślady butów gumowych znalezione na miejscu zdarzenia. Jednym z ogniw łączących Zdzisława Marchwickiego z morderstwami mogły być anonimy tarnogórskie. Analiza językoznawcza wskazywała jasno jednak, że ich autor ma przynajmniej wykształcenie średnie i dobrze posługuje się gramatyką – Milicja posiadała też listy, które Zdzisław pisał do żony i nawet bez opinii biegłego widać było różnicę w posługiwaniu się słowem pisanym. A mimo to 2 lutego 1972 roku do Tarnowskich Gór wysłano kapitana Sławomira Korysondowicza, który ustalił, że obie przesyłki zostały wrzucone do skrzynek pocztowych na terenie miasta. Niestety były tam aż 32 skrzynki, a znajdujące się w nich listy zwożono do jednego punktu w urzędzie pocztowym, gdzie były stemplowane. Wskazanie skrzynki, do której je wrzucono, i to po dwóch latach, było niemożliwe. W czerwcu oba listy poddano kolejnej ekspertyzie, tym razem grafologicznej. Biegli orzekli, że żaden z nich nie został napisany przez Zdzisława Marchwickiego ani pozostałych pięciu podejrzanych. Z czasem uznano, że za anonimami stał. Mimo wszystko Jan Marchwicki. Podczas konferencji prasowej w marcu 1974 roku padło nawet stwierdzenie, że mógł on nakłonić kogoś do napisania listów, aby w ten sposób wprowadzić milicję w błąd, aż do rozpoczęcia procesu próbowano znaleźć dowody potwierdzające taką hipotezę. Bezskutecznie. Tak, zabiłem. Po przesłuchaniu, będąc sam z podejrzanym, przeprowadziłem z nim luźną rozmowę na okoliczność popełnionych przez niego zbrodni. Zdzisław Marchwicki wyraził się, że czuje żal do milicji o to, że zatrzymano go tak późno, gdyż można go było ująć bezpośrednio po zabójstwie Anny Mycek i wówczas nie byłoby tej, jak to się wyraził, całej afery. Po zatrzymaniu Marchwickiego grupa operacyjna Anna zostaje przekształcona w sztab operacyjny. Funkcjonariusze dzielą się na dwa zespoły. Jeden przygotowuje materiały dla sądu, a drugi w dalszym ciągu zbiera dowody. Nareszcie to jedno słowo, którego nie zapisano w żadnym protokole, zostało potraktowane jak przyznanie się do winy. Tymczasem przez kilka kolejnych tygodni nie następuje Przewidywany zwrot śledztwa. Zdzisław Marchwicki wciąż powtarza, że jest niewinny. Aby go złamać, podstawiano mu do celi milicjantów udających zatrzymanych. Jeden z nich dał się nawet pobić, żeby wyglądać wiarygodniej. Przekonywał Zdzisława, że jak się przyzna, będzie miał już spokój. A i do jedzenia dostanie, co zechce. Któregoś dnia Marchwicki, wracając z przesłuchania, zdenerwował się, że i w celi jest nagabywany. Zaczął krzyczeć, że ci, którzy z nim siedzą, są gorsi od tych na górze. Ale śledczy nie poddawali się. Przesłuchania trwają po kilka godzin, dzień po dniu, gdy marchwicki. Do znudzenia pytany o te same szczegóły z życia, ma dość, śledczy radzą mu, by się przyznał, a wszystko się skończy. Nie przypominam sobie nie wiem, co mam mówić, panie poruczniku. Nie wiem, jak zacząć, żeby to wszystko zagrało, bo. Ja naprawdę sam nie wiem, jak mam mówić. To niech pan zacznie od początku od morderstwa Anny Mycek. To to co? Ja mam wszystko brać na siebie? No to ile ja tych zabójstw mam właściwie? No, powie pan, ile dokonał. Co ja mogę, jak ja nie pamiętam? Co pan używał haka czy łyżki panie poruszniku ale ja. Nie mogę przecież powiedzieć, że używałem, przecież ja tego nie robiłem. Panie poruczniku, pomóżcie mi. Co ja mam mówić? Jak się pan sam przyzna, to dostanie pan mniejszy wyrok. A wyrok dostanę mniejszy, ale ludzie będą myśleć, że to ja zrobiłem. Tak przecież było. Właśnie tak nie było. W końcu śledczy opowiadają mu, co zrobił wampir. Wymieniają daty, miejsca i szczegóły. Z punktu widzenia kryminalistyki popełniają błąd, bo sprawca sam powinien mówić o swoich czynach. Oceny dokonuje się, porównując wyjaśnienia z materiałem dowodowym. Ale w tym wypadku potrzebowano tylko przyznania się do winy. Szczegóły nie były aż tak ważne. 10 maja porucznik Bogusław Zieliński rozpoczyna przesłuchanie o 11.00. Nic nie zapowiada, że Marchwicki powie więcej niż dotychczas. W dniu dzisiejszym to jest 10 maja 1972 roku postanowiłem składać szczere wyjaśnienia odnośnie przedstawionych mi zarzutów a dotyczące zdarzeń, w wyniku których doszło do śmierci wielu kobiet. Proszę bardzo o zastosowanie wobec mnie artykułu 57 kodeksu karnego i łagodne potraktowanie tak. Przyznaję się do tego, iż w okresie od 1964 roku do roku 1970 na terenie Zagłębia, województwo katowickie, dokonałem zabójstw wielu kobiet i w związku z tym wyjaśniam, co następuje. W 1964 roku na jesieni, a jak się dowiedziałem w śledztwie, było to 7 listopada, w Dąbrowce Małej Katowicach napadłem na kobietę. Ja. Posiadałem pręt metalowy, który trzymałem owinięty w gazetę. Uderzyłem ją kilkakrotnie z tyłu głowy. Nie pamiętam, czy w trakcie uderzenia kobieta ta odwracała się, czy nie. Jak też nie pamiętam, ile razy ją uderzyłem, ale mogłem uderzyć dwa, trzy lub więcej razy. Po moich uderzeniach kobieta upadła na tory. Ja pozostawiłem ją, a sam odszedłem w stronę miasta. Już samo powołanie się na artykuł 57 Kodeksu Karnego pozwala podejrzewać, że Zdzisław Marchwicki w tamtej chwili jest przekonany, iż przyznanie się do winy spowoduje złagodzenie kary. Nie rozumie, że za zamordowanie kilkunastu kobiet jedyną karą może być szubienicą. Przyznaje się do sześciu zabójstw. Następnego dnia, 11 maja, porucznik Bogusław Zieliński już tylko protokołuje... Przesłuchanie prowadził teraz podpułkownik Henryk Czmoch. Podejrzany zostaje poinformowany, że jego zeznania będą nagrywane na taśmę magnetofonową. Zgadza się? W dalszym ciągu składa wyjaśnienia związane z morderstwami kobiet. Tym razem bardzo dokładnie opisuje okoliczności zabójstwa Anny Mycek. Zapamiętał nawet, że odbył z nią stosunek, ale nie jest w stanie powiedzieć, czy wytrysk nasienia nastąpił do pochwy. W przypadku drugiego morderstwa w 1965 roku również twierdzi, że odbył stosunek z ofiarą. Wymienia miejsca innych napadów: Sosnowiec Pogoń, Czelać Piaski, Będzin od strony Dąbrowy Górniczej, Łagisza Bory, Łagisza, Będzin nad rzeką Przemszą, Grodziec, Wojkowice, Maczki i Siemianowice. Pamiętam, że kobietom, które napadałem, zabrałem następujące przedmioty. Pantofle dwa razy, pończochy, zegarek w dwóch przypadkach, sukienka, sweter rozpinany, rajstopy elastyczne, botki skórzane, obrączkę, pierścionek, majtki w dwóch przypadkach, pieniądze chyba raz w sumie tysiąc złotych, jeden tysiąc złotych. Obecnie nie pamiętam, jakie jeszcze przedmioty wziąłem napadniętym. Jeśli chodzi o narzędzia, pręty metalowe, którymi uderzałem kobiety, to używałem, o ile pamiętam, trzech. Były to pręty metalowe o długości około 40 cm, płaskie o szerokości od 1 do 2 cm. Pamiętam, że jeden z tych prętów był na końcu spłaszczony i zaokrąglony, podobny do łyżki. Obecnie proszę o zakończenie przesłuchania w dniu dzisiejszym. 12 maja Marchwicki prosi oficerów, by pozwolili mu przeczytać protokół z poprzedniego dnia. Dostaje go i przez chwilę siedzi w milczeniu, wpatrując się w kartki. Nagle. Chwyta je obiema rękami i rozdziera na dwie części. Milicjanci rzucają się na niego, próbują powstrzymać przed zniszczeniem dokumentu krzyki i odgłosy szarpaniny alarmują konwojentów, którzy wbiegają do pokoju razem z oficerami, obezwładniają Zdzisława i zabierają mu papiery. Marchwicki leży na podłodze i płacze. To wszystko nieprawda. Najchętniej bym zjadł całe te akta, bełkoczy. Z dziś. Przecież my nagrywaliśmy twoje zeznania, nie pamiętasz? Odpowiada mu jeden z oficerów. Notatka służbowa z przesłuchania Zdzisława Marchwickiego w dniu 12 maja 1972 roku, strony 327-328. Po tym zajściu Marchwicki zostaje odprowadzony do celi. Następne przesłuchanie odbywa się dopiero cztery dni później, 16 maja. Tego dnia ponownie składa obszerne zeznania, opisując szczegóły morderstw kobiet. Na koniec na każdej stronie dopisuje, tak powiedziałem, ale to jest nieprawda. Przesłuchanie odbywa się w obecności podpułkownika Jerzego Gruby, który specjalnie przyjeżdża z Katowic. Jego podpisu nie ma na protokole, jest za to notatka, którą napisał po tym, jak osobiście odprowadził Zdzisława do aresztu. W drodze Markwicki miał wyrazić do niego pretensje. Że schwytano go tak późno. Gdyby został złapany po pierwszym morderstwie, nie byłoby tej całej afery. Odsiedziałby swoje i już dawno by wyszedł. Gruba miał zapytać, kiedy milicja była najbliżej schwytania go, a Marchwiczki odparł podobno, że w życie w groźcu, gdy słyszał rozmowę kilku osób, w tym mężczyzn, którzy chcieli wejść do żyta, w chwili, gdy przebywał tam ze zwłokami. Wyjaśnił też, co by zrobił, gdyby weszła jedna osoba, zamordowałby ją, a gdyby kilka, to by powiedział, że właśnie znalazł zwłoki i musi iść zawiadomić milicję. Gdyby nakrył go milicjant z bronią, to by był koniec. Notatka służbowa podpułkownika Jerzego Gruby z rozmowy ze Zdzisławem Marchwickim z 16 maja 1972 roku, strony 329-330. Marchwicki przez kolejne przesłuchania mówi o morderstwach i podpisuje protokoły. W czerwcu zeznaje już tylko na temat kradzieży oleju, cementu, złomu, metali kolorowych oraz płyt pilśniowych. Sporo opowiada o dzieciństwie, młodości i życiu z żoną. Do tematu morderstw nie chce wracać śledczy, nie naciskają. Mają już to, na czym im zależało. Na początku lipca milicja ma już własny poligraf. W kilku dokumentach znajdują się wzmianki o tym, że 5 i 8 sierpnia 1972 roku Marchwicki zostaje ponownie przebadany. W aktach nie ma protokołu z tych badań. Wiadomo tylko, że zaraz po nich Marchwicki zostaje przewieziony do Katowic. Przesłuchania są coraz rzadsze. Czasem przez kilka tygodni podejrzany ma całkowity spokój. Bywa wzywany na 10 minut, by wysłuchać czyichś zeznań i odnieść się do nich, jeśli zechce. W marcu 1973 roku w piśmie do prokuratury wojewódzkiej w Katowicach pisze, co następuje. Oświadczenie Zdzisława Marchwickiego do prokuratury wojewódzkiej w Katowicach... Z dnia 27 marca 1973 roku, strony 331-332. Oświadczam, iż kategorycznie zaprzeczam swoim kłamliwym zeznaniom złożonym w komendzie głównej MO w Warszawie w miesiącu maju 1972 roku, z których to zeznań wynika, i jako ja. Miałem być sprawcą zabójstw kobiet w latach 1964-1970 na terenie Zagłębia. Na dziewięciu stronach papieru kancelaryjnego wylicza zeznania kolejnych osób, twierdząc, że są kłamstwem. Zaprzecza, by miał cokolwiek wspólnego z zabójstwem profesorki. Uważa, że z zeznania żony są złośliwym pomówieniem i zemstą za opuszczenie domu, a zrobił to dlatego, że miał dość awantur. Na koniec Prosi o odstąpienie od oskarżenia i umorzenie zarzutów. Śledczy mają już jednak plan. Przystępują do kolejnego ataku. 12 maja 1973 roku prokurator Zygmunt Nakonieczny prosi Marchwickiego, by sporządził listę zabójstw, do których przyznał się przed rokiem podczas przesłuchań w Warszawie. Zdzisław nie rozumie sprytnie ukrytej intencji. W aktach znajduje się kartka, na której w kolumnie wypisał Dąbrówka, Mała, Mycek, Będzin, Dworzec PKP, Będzin nad Przemszą, Jolanta Gierek, Będzin, Remiza Tramwajowa, Łagisza, Bory, Zagórze, Kopalnia Mortimer, Maczki, Czelać, Koło Mostu od strony Banigowa, Czelać, Piaski, Wojkowice, Grodziec, Siemianowice, Śląskie, Sosnowiec, Pogoń. Na końcu data przesłuchania. Kilka dni później zostaje jeszcze raz poproszony, by samodzielnie zrobił listę zabójstw, do których już wcześniej się przyznał. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia notatka podpułkownika Gruby. Katowice, dnia 20 maja 1973 roku. Zapisek urzędowy. W czasie rozmowy z podejrzanym Zdzisławem Marchwickim, związanej z przesłuchiwaniem go przez... Prokuratora na okoliczność złożonych wyjaśnień w sprawie zabójstw kobiet, podejrzany podniósł zastrzeżenie, że wyszło mu coś za dużo spraw, do których się przyznał. Stwierdził, że chciał się przyznać do 6-8 spraw, w Warszawie przyznał się do 12, a przed prokuratorem. Wyszło mu coś więcej. W związku z tym wręczyłem podejrzanemu kartkę papieru i poprosiłem o ponowne własnoręczne spisanie spraw, do których się przyznał. Po spisaniu i podliczeniu, że przyznał się do szesnastu spraw, stwierdził, że już nic wyjaśniał nie będzie, gdyż się gubi, oraz że różnica między pierwszym przyznaniem a obecnie wynika stąd, iż nie zapamiętał dobrze, dla których się już przyznał i to przez to podał nowe sprawy, o których na pewno poprzednio nie zeznawał. Na zapytanie, skąd on ich wie, skoro twierdzi, że ich nie dokonał i w ogóle się tą sprawą nie interesował, odpowiedział, że on wie dużo więcej, ale krawata sam na siebie kręcić nie zamierza. Do notatki załączam wspomniany wykaz sporządzony własnoręcznie przez podejrzanego Zdzisława Marchwickiego w dniu. 19 maja 1973 roku. Naczelnik Wydziału Operacyjnego do spraw Anna, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej Katowice, podpułkownik magister Jerzy Gruba. Na wykazie sporządzonym osobiście przez podejrzanego Zdzisława Marchwickiego widnieje mycek... Dworzec PKP, Siemianowice, Przemsza, Remiza Tramwajowa, Bory, Łagisza, Zagórze, Pogoń, Wojkowice, Grodziec, Grodków, Dąbrowa od strony Będzina, Maczki, Piaski, Czelać. Zdzisław jest przekonany, że na listę wpisał to, do czego się przyznał, choć w swoim mniemaniu nie popełnił. Nadal więc zaprzecza, że kiedykolwiek zabijał kobiety. A prokuratorzy wciąż stosują tę samą taktykę. Nie żądają przyznania się do winy, lecz jedynie powtórzenia tego, co zeznawał w maju 1972 roku w Warszawie. Marchwicki nie rozumie sytuacji. Nieudolnie próbuje się bronić. Twierdzi, że podczas badania poligrafem treść zeznania została mu zasugerowana. Podczas badania nie podawano szczegółów. Padało jedno krótkie pytanie, po czym składał obszerne wyjaśnienia. Nie potrafił wytłumaczyć. Dlaczego to, co mówił w Warszawie, było zgodne z ustaleniami śledztwa? W Warszawie byłem badany przez urządzenie typu wariograf i badający mnie zadawał mi różne pytania o podobnej treści. Dlatego, znając i pamiętając te pytania, tak wyjaśniałem w Warszawie. Obecnie nie potrafię sobie uświadomić tego, dlaczego w Warszawie przyznawałem się do dokonywania zabójstw kobiet, a w tym Jolanty Gierek, skoro tych zabójstw nie dokonywałem. Na pytanie, dlaczego przyznał się w maju 1972 roku w Warszawie do dokonywanych zabójstw kobiet na terenie Zagłębia, skoro obecnie twierdzi, że zabójstw tych nie dokonał, podejrzany wyjaśnił. Trudno mi obecnie wyjaśnić, dlaczego, będąc przesłuchiwanym w Warszawie w maju 1972 roku, przyznałem do dokonywania zabójstw kobiet, ponieważ chciałem, aby to pasowało do sprawy. Bardzo głupio w tym czasie rozumowałem, nie potrafię jednak wyjaśnić dlaczego. Człowiek jest tylko człowiekiem i robi dobre i złe rzeczy. Obecnie twierdzę, że jestem w tej sprawie niewinny. Nie mam na to jednak żadnych dowodów, nic więcej. Nie mam do powiedzenia w tej sprawie. W końcu śledczy przedstawiają mu wykaz pytań zadanych podczas badań na wykrywaczu kłamstw. Marchwicki przyznaje, że nie mógł z nich wywnioskować wielu szczegółów, które zeznał w trakcie przesłuchań w Warszawie. Nie mam już nic do powiedzenia, nie chcę mi się już mówić, zapędziłem się w kozi róg, mam tego powyżej uszu. Znane mi są częściowo wyjaśnienia braci Janka Henryka Marchwickich i siostry Haliny Flak oraz Józefa Klimczaka, z których wynika, że ja jestem sprawcą zabójstw kobiet, do czego sam się przyznałem. Ja wiem, co mam dalej robić, to znaczy mówić prawdę, jaką mówię, ale nie mam żadnych argumentów. W lipcu 1973 roku Zdzisław został wysłany do szpitala psychiatrii sądowej w Grodzisku Mazowieckim. Obserwacje przeprowadzili dr Andrzej Różycki, dyrektor placówki, i ordynator Józef Mielczarek. Na zbadanie wampira potrzebowali aż czterech miesięcy. Nie stwierdzili u niego choroby psychicznej ani niedorozwoju umysłowego. Marchwicki wykazywał nieprawidłowe cechy osobowości typu psychopatycznego oraz skłonności sadystyczne na tle seksualnym. Ich zdaniem, w czasie dokonywania zbrodni, miał pełną zdolność rozumienia czynów i kierowania swoim postępowaniem. Wesoła Rodzinka Wesoła Rodzinka, moralne dno, prostytutki, alfonsi, do tego jeszcze jeden pedał. Pedał? No, takiego jeszcze nie mieliśmy. Brat Marchwickiego pracuje na Uniwersytecie Śląskim. Gdzie? Jedyny porządny. Pracuje na Uniwersytecie. We wspomnianym już filmie Anna i Wampir, Januszaki Dawy przedstawiono w ten sposób rodzinę Marchwickich. Prostytutką miała być Kalina Flak, Alfonsem, Henryk Marchwicki, a Pedałem Jan. Moralne dno pasowało do całego kształtu zła, o którym sędzia Ochman rozmawiał z prezesem sądu. Wykolejona rodzina doskonale nadawała się, by zagrać główną rolę w przedstawieniu wystawionym na scenie sali widowiskowej domu kultury zakładów cynkowych Silesia, ale jak na razie scenariusz dopiero powstawał. W marcu 1974 roku podczas konferencji prasowej poinformowano, że Zdzisław Marchwicki przyznał się do winy, gdyż został przygnieciony dowodami. Wśród nich miały być zeznania Henryka i Jana Marchwickich, a także Józefa Klimczaka. Wszyscy pogrążyli Zdzisława, tyle że Jan Marchwicki został aresztowany dopiero 23 maja 1972 roku. Henryk, następnego dnia obaj już po tym jak Zdzisław przyznał się do morderstw. Pozostałych aresztowano jeszcze później. Halinę Flak w lipcu, Józefa Klimczaka w listopadzie i wreszcie Zdzisława Flaka, syna Haliny, w grudniu. Henryk Marchwicki był alkoholikiem. Kilka dni po aresztowaniu zaczął odczuwać skutki głodu alkoholowego. Zeznałby wszystko, byle móc się napić. Śledczy wykorzystali to i w trakcie przesłuchań dawali mu alkohol. Podczas rozprawy Jan Marchwicki wykrzyczał, że proponowano mu wódkę, a gdy odmówił, jeden z milicjantów powiedział, że Heniek nigdy nie odmawia. Nie był to jedyny środek przymusu, który stosowano wobec tego ostatniego. Zaraz po zatrzymaniu zagrożono, że aresztowana zostanie także jego żona, a dzieci trafią do domu dziecka. Był w stanie powiedzieć wszystko. Nawet przyznać się, że to on mordował. Nie było jednak takiej potrzeby. Wystarczyło, by zeznał, że wampirem jest Zdzisław. W końcu przyznał się do udziału w zabójstwie Jadwigi Kuci, ale nie potrafił przedstawić jednej wersji wydarzeń. Co kilka dni odwoływał poprzednie zeznania i opowiadał od nowa. Podczas wizji lokalnej wkazał miejsce zbrodni. Tyle, że w trakcie rozprawy twierdził, że nie miał pojęcia, gdzie do niego doszło. Że w pierwszej chwili pokazał. Nie to miejsce, co trzeba, ale milicjanci mu wyjaśnili, co powinien pokazać. Tylko, czy można było wierzyć jego słowom? Przez dwa miesiące Henryka badano na oddziale psychiatrycznym szpitala więziennego w Grodzisku. Stwierdzono, że jest psychopatą nałogowo nadużywającym alkoholu. Cechuje go prymitywizm środowiskowy i skłonność do kłamstwa. Z taką diagnozą każde jego zeznanie mogło być uznane za niewiarygodne. Z wyjątkiem sytuacji, w których obciążał już Zdzisława. Aresztowanie Jana Marchwickiego, podobnie zresztą jak Zdzisława, nie nadawało się na scenę filmu sensacyjnego. 23 maja 1972 roku wezwano go do komendy miejskiej MO w Sosnowcu, by złożył zeznania w sprawie brata. Zamiast przesłuchania zbadano go na poligrafie i zatrzymano na 48 godzin. Następnego ranka usłyszał 23 zarzuty. Najważniejsze dotyczyły nakłaniania Zdzisława Marchwickiego do zabójstwa Jadwigi Kuci oraz przyjęcia przedmiotów zrabowanych zamordowanym kobietom. Jan tylko się śmiał. Był trudnym przeciwnikiem dla oficerów śledczych, doskonale rozumiał sytuację i biegle poruszał się w przepisach prawa. Mówił, co chciał i kiedy chciał. Sypał nazwiskami znanych osób, opowiadał o nadużyciach i korupcji, mógł pogrążyć mnóstwo ludzi którym musiał się wydawać większym zagrożeniem niż wampir we własnej osobie. Jan Marchwicki, wojewódzki areszt śledczy w Katowicach, pawilon D, cela 16. Pismo to, jak i uprzednie pisze na wyraźne życzenie i polecenie obywatela pułkownika Jana Pieszko z komendy głównej MO w Warszawie. Dane dotyczące moich wiadomości o tak zwanym wampirze. Jak do większości społeczeństwa zagłębia i okolic, tak i do mnie od czasu do czasu docierały te wersje, plotki, o których mówiło się głośno w tramwajach, w biurach, sklepach itp. Dla mnie osobiście były to w większości niedorzeczności, gdyż nie byłem tym zainteresowany. Nie oglądałem także żadnej wystawy poświęconej tej problematyce. Ze zrozumiałych względów najgłośniej było wówczas, kiedy ogłoszono nagrodę miliona złotych. Gdyż to wyzwoliło wszelką głupotę, ciemnotę, mściwość, zazdrość, nienawiść i chęć zysku łatwą drogą zdobytego. Wówczas to, jak mówili pracownicy komendy wojewódzkiej milicji obywatelskiej, byli zasypywani anonimami, w których głupstwa pisały zawiedzione stare panny, rozwódki noszące zemstę w swych sercach do swych byłych mężów, psychopaci różnego kalibru i typu, a przede wszystkim ci, którzy oczekiwali miliona a nie prawdy i przyjścia z pomocą społeczeństwu polskiemu. Do tych, między innymi, zaliczam organy śledcze w całości, które ulegając różnym niedorzecznym sugestiom celowo i świadomie wykazywali swoją niesprawność, wysługując się pewnym wrogim elementom naszej rzeczywistości socjalistycznej lub reprezentując wyjątkowo niski poziom wiedzy zawodowej. Sami pracownicy Komendy Wojewódzkiej MO mówili, że anonimy wprowadzały ich w wielu wypadkach w błąd, myliły ślad, dezorientowały w działalności, a także osłabiały czujność. Były przedstawiane różne hipotezy. W swoim czasie mówiono nawet, że może to być były lub aktualny funkcjonariusz MO, który zawsze był dobrze zorientowany w przeciwdziałaniu akcji Anna. Jeżeli chodzi o miejsce, czas i jej zasięg. Głośno przecież mówiło się o tym, że jednym z podejrzanych był były komendant KWMO, obecnie tu pełne nazwisko. Później pogłoskę tę zdementowano i mówiono, że odszedł z pracy z powodu braku aktywności w tej akcji i jej rezultatów, następnie z powodu zawału serca, a inni jeszcze mówili, że był właścicielem rybnych stawów w Goczałkowicach z których czerpał duże korzyści materialne, a dla pilnowania których powołał do istnienia posterunki MO, opłacane z funduszu państwowego, o czym nie wiedzą nasze władze partyjne i rządowe. Inni jeszcze uzasadniali to wystawnym weselem córki obywatela S, które przewyższało nawet w swojej oprawie wesele wyspańskiego. Zdaniem Jana Marchwickiego morderstwa mogły być celową akcją Warszawy skierowaną przeciw Katowicom. Miał na myśli dygnitarzy partyjnych i służbę bezpieczeństwa. Opisywał przypadki pisania na niego donosów i rewizji w jego mieszkaniu wykonywanych bez nakazu prokuratora. Gdy poskarżył się na to komendantowi miejskiemu, miał usłyszeć, że lepiej by zrobił, żeniąc się, wtedy ludzie dadzą mu spokój. W chwili obecnej jestem przekonany, że każdy z podejrzanych jest na swój sposób preparowany i wciągany w tą brudną robotę MO. Tak jak kiedyś były modne procesy fikcyjne i poszlakowe, tak teraz przyszła era na tzw. procesy rodzinne. Świadczy o tym sprawa kielecka, warszawska, a trzecia będzie katowicka. Sprawa kielecka to proces rodziny Zakrzewskich Józefa, Czesława i Adama ze wsi Rzepin. W powiecie Starachowickim, którzy w nocy z 2 na 3 listopada 1969 roku zamordowali pięcioosobową rodzinę Lipów, a w celu zatarcia śladów podpalili dom. W trakcie śledztwa przyznali się do popełnienia jeszcze trzech zabójstw. Józef i Czesław Zakrzewscy zostali skazani na karę śmierci, Adam Zakrzewski na 25 lat pozbawienia wolności, w więzieniu popełnił samobójstwo. Mówiąc o sprawie warszawskiej, Jan Marchwicki najprawdopodobniej miał na myśli proces złotogłowych, w którym na ławie oskarżonych zasiadł Witold Mentlewicz z żoną, Mieczysław Młynarczyk także z żoną oraz sześć innych osób zamieszanych w największą aferę przemytniczą w historii. Proces rozpoczął się w grudniu 1974 roku, ale podejrzanych aresztowano pod koniec 1973, o czym donosiła prasa, podając szokujące szczegóły o przemycie za granicę dzieł sztuki i 16 ton złota. Jest to nowy styl tej samej reżyserskiej ręki, ale ręki bardzo nieodpowiedzialnej i niebezpiecznej dla społeczeństwa polskiego jak i całego narodu. Mam prawo przypuszczać, że jest to dalsza, destruktywna działalność wrogich czynników Polski Ludowej, a nawet w większym lub mniejszym stopniu mająca związek z syjonizmem, którego uboczne wpływy mają jeszcze coś do powiedzenia w naszym kraju. Jan Marchwicki codziennie pisał kilka podobnych dokumentów. Do Komitetu Partii, do pierwszego sekretarza, do Prokuratury Generalnej, do biskupów – już wtedy było wiadomo, że jego udział w publicznym procesie będzie co najmniej kłopotliwy. Milicja i prokuratura musiały dobrze się przygotować i znaleźć sposób, by nad nim zapanować. 7 listopada 1973 roku Jan Marchwicki został poddany badaniom w szpitalu psychiatrycznym w Lublińcu. Już na wstępie zaznaczył, że osobą badaną powinien być nie on, lecz prokurator Leszek Polański. Niestety, wiedza i elokwencja na niewiele się zdały w starciu z psychiatrami. Doktor Andrzej Różycki i doktor Stanisław Krzak napisali opinię niezwykle przydatną dla dalszego śledztwa. Aktualne badanie nie wykazało istnienia wyraźnych objawów choroby psychicznej ani też niedorozwoju umysłowego. Treść jego wypowiedzi wiązała się z zasadniczą tematyką zadawanych mu pytań. Inteligencja odpowiada w pełni jego wykształceniu i środowisku, w jakim przebywał nastrój jest dostosowany do jego aktualnej sytuacji, afekt żywy, prawidłowo modulowany. U Jana Marchwickiego stwierdza się szereg nieprawidłowości cech charakterologicznych, zwłaszcza takich jak obniżenie uczuciowości wyższej. Nieszczerość, nieprawdomówność, brak trwałych związków uczuciowych z rodziną i otoczeniem, niewłaściwe pojmowanie przepisów prawnych, a zwłaszcza pojęcia cudzej własności. Wszystkie powyższe cechy charakterologiczne świadczą, że Jan Marwicki jest osobnikiem psychopatycznym. Równocześnie stwierdza się, że jest osobnikiem czynnym homoseksualnie, a powodem tego zboczenia seksualnego, sądząc po zebranym od niego wywiadzie oraz po jego budowie anatomicznej, są przypuszczalnie wrodzone zaburzenia endokrynologiczne. Treść niektórych wypowiedzi Jana Marchwickiego, zwłaszcza dotyczących sposobu prowadzenia śledztwa w jego sprawie, nosi cechy postawy obronnej, przyjętej przez osobnika psychopatycznego. Kilka miesięcy później, w kwietniu 1974 roku, wykonano kolejne badania, tym razem w szpitalu psychiatrycznym w Gnieźnie. Specjaliści dr Adrian Bregowski i dr Marian Jaśka nie stwierdzili u Jana objawów choroby psychicznej. Mógł więc odpowiadać przed sądem, a wyniki mogły posłużyć do zdyskredytowania go przed opinią publiczną i zneutralizowania jego nieprzewidzianych wypowiedzi. Z dostępnych danych oraz przeprowadzonych badań wynika, że badany przejawia odchylenia w strukturze osobowości, głównie w sferze uczuciowo-popędowej. Jest on osobnikiem egocentrycznym. Jego postępowanie nacechowane jest dążeniem do zaspokojenia własnych potrzeb bez liczenia się z konsekwencjami i normami społecznymi. Wykazuje wyraźne nastawienie wyższościowe. Cechy te niewątpliwie są przyczyną częstych konfliktów badanego z otoczeniem, jego społecznej desadaptacji częste ucieczki z domu, częste zmiany miejsca nauki i pracy. Wyrazem egocentryzmu jest również jego dążność do przerzucenia na otoczenie całej winy i odpowiedzialności za swoje niepowodzenia i konflikty. Podobnie w odniesieniu do zarzucanych mu aktualnie czynów przestępczych. Usiłuje wykazać, że padł ofiarą walki ideologicznej. Jego zachowanie się w śledztwie, a szczególnie liczne zażalenia, świadczą o skłonnościach pieniaczych. Z zebranych materiałów wynika również, że badanego cechuje bardzo słaba więź uczuciowa z rodziną i otoczeniem. W stosunku do rodziny był nastawiony wyższościowo i egoistycznie. Opisane odchylenia cech osobowości istnieją u badanego od wczesnej młodości i uwarunkowane są czynnikami dziedziczno środowiskowymi. Psychopatia. Poza tym podejrzany Jan Marchwicki wykazuje zboczenie popędu seksualnego pod postacią homoseksualizmu. Naszym zdaniem przyczyną tego zboczenia są istniejące u niego odchylenia cech osobowości. Niemniej pewną rolę w rozwoju tego zboczenia Mogły odegrać czynniki psychologiczne, a szczególnie podawane przez podejrzanego uwiedzenie w okresie dziecięcym, to znaczy przed dokonaniem się orientacji seksualnej. Zarówno opisane odchylenia cech osobowości, jak zboczenia seksualne nie stanowią choroby psychicznej i nie ograniczają u podejrzanego tempore criminis, jego zdolności rozumienia znaczenia czynów i kierowania swoim postępowaniem. Odrębną opinię wydał psycholog kliniczny Andrzej Różalski. Sprawność intelektualna badanego odpowiada normie. Zauważalne są zaburzenia osobowości oraz nieprawidłowe zaspokajanie popędu płciowego w postaci homoseksualizmu. W latach 70. skłonności homoseksualne działały na niekorzyść oskarżonego. Wykorzystano to także w przypadku Józefa Klimczaka, kochanka Jana. Już w trakcie trwania procesu kpił z niego nawet sędzia Ochman. Nikogo to nie raziło. Proces rozpoczął się w 1974 roku, a niespełna rok wcześniej amerykańskie towarzystwo psychiatryczne skreśliło homoseksualizm z listy chorób. W krajach socjalistycznych odmienna orientacja seksualna wciąż była nazywana zboczeniem lub chorobą, a powszechnym określeniem na homoseksualistę było słowo pedał. Zdaje się, że w przypadku Jana Marchwickiego i Józefa Klimczaka homoseksualizm był najważniejszym argumentem, pokazującym ich odmienność w stosunku do reszty społeczeństwa. Pozostali członkowie rodziny także trafili na obserwacje psychiatryczne. Halina Flak, oskarżona o przyjmowanie od brata przedmiotów zrabowanych ofiarom, o usmażenie kotletów z mięsa zabranego jednej z zamordowanych kobiet. Współudział w zbrodni i wyproszenie fałszywego zwolnienia z pracy u znajomego lekarza najgorzej zniosła pobyt w areszcie i 10 miesięcy procesu. Już w trakcie procesu często krzyczała, kleła, a gdy udzielano jej głosu, twierdziła, że w śledztwie grożono jej i podawano jakieś zastrzyki na prawdomówność. Można przypuszczać, że partyjni decydenci żałowali decyzji sądzenia jej razem ze Zdzisławem. Nie oskarżam bez przekonania. Przede wszystkim błędny jest tu i ówdzie lansowany pogląd, jakoby sąd i prokuratura służyły różnym celom. Interesy aparatu wymiaru sprawiedliwości i ścigania są tożsame i nie ma, co więcej nie może być, rozbieżności między sądem a prokuraturą w aspekcie zasad i celów ich funkcjonowania w socjalistycznym społeczeństwie. We wrześniu lub w październiku 1973 roku prowadzącego śledztwo prokuratora Leszka Polańskiego zastępuje prokurator Józef Gurgul z Prokuratury Generalnej. Gurgul nie od razu trafił do pracy w prokuraturze. Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim kilka lat pracował w przemyśle wydobywczym ropy naftowej na Podkarpaciu. Później Zatrudnił się w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni i Powiatowym Zarządzie Rolnictwa. Jednocześnie pełnił funkcję członka Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach. Do prokuratury w Rzeszowie trafił dopiero w 1957 roku. Szybko awansował. Jego pierwszą głośną sprawą był proces morderców Jana Gerharda. Podtekst polityczny w tym śledztwie od początku wydawał się oczywisty. Nawet Radio Wolna Europa podzieliło ten pogląd. Przez kilka miesięcy prasa nie informowała o postępach śledztwa. Sprzyjało to szerzeniu się plotek, również o charakterze obyczajowym. Mieczysław Rakowski pisał w dziennikach politycznych. Władze śledcze idą tropem zbrodni na tle seksualnym. Po śmierci Janka okazało się, że prowadził bardzo bujne życie, o którym nikt nie miał zielonego pojęcia, nawet jego najbliżsi przyjaciele. Wiadomość, że Gerharda zamordował dla pieniędzy Zygmunt Garbacki, narzeczony jego córki, wraz ze wspólnikiem Marianem Wojtasikiem, zaskoczyła wszystkich. Motyw mordu był nieprawdopodobnie przyziemny, skomentował Rakowski. Gdy sprawców ujęto, władze starały się zatuszować podążanie fałszywymi tropami. Nagłośniono bandycki charakter zbrodni. Gazety drukowały obszerne relacje z procesu, cytowały świadków, oskarżonych, obrońców i prokuratorów. Gdy Gurgul opublikował na łamach Problemów Kryminalistyki artykuł Kryminalistyczne aspekty postępowania karnego w sprawie zabójstwa Jana Gerharda, ani słowem nie wspomniał w nim o wątku politycznym czy obyczajowym, w 1987 roku Zbigniew Pudysz w książce. Zabójstwo z premedytacją, poświęconej śmierci Gerharda, szeroko opisał milicyjne śledztwo, ale też przemilczał wiele szczegółów, które jako generał milicji musiał znać. Prawdę ujawniły dopiero akta zgromadzone w Instytucie Pamięci Narodowej, do których dotarł historyk panu Grzegorz Motyka. Czytała je także Wioletta Krasnowska-Saustowicz, dziennikarka tygodnika Newsweek Polska. Udało jej się porozmawiać z samym Gurgulem. W 2010 roku nie musiał już niczego ukrywać. Przyznał, że kierownictwo prokuratury od początku naciskało na prowadzenie śledztwa pod kątem motywów politycznych, których należało szukać w bogatej i pełnej tajemnic biografii zamordowanego. Niemal wyłącznie brano pod uwagę porachunki związane z działalnością Gerharda we francuskim ruchu oporu lub zemstę ze strony ukraińskich nacjonalistów. W zwykły napad bandycki nikt nie wierzył. Wielu wątpiło też w karę śmierci, na którą skazano Garbackiego i Wojtasika. Krążyły plotki, że obaj żyją gdzieś w Bułgarii pod zmienionymi nazwiskami. W roku 2015 motyw rabunkowy wydaje się równie nieprawdopodobny jak w 1972. Akta nie pozostawiają wątpliwości. Gerharda zamordowali Garbacki i Wojtasik. Kara śmierci została wykonana. Tamten proces miał dla Gurgula ogromne znaczenie. Był początkiem jego prawdziwej kariery. Później przyszła kolejna głośna sprawa Iwona Ślęski. Wel Zygmunta Bielaja, oskarżonego o uprowadzenie i zabójstwo Płockiej lekarki Stefanii Kamieńskiej oraz szantażowanie jej męża i pięciu mieszkańców Konina. Gurgul udowodnił mu wiele przestępstw kryminalnych. Choć Bielaj nie został skazany za najcięższy zarzucany czyn, porwanie i morderstwo, dostał wyrok aż piętnastu lat więzienia i trzystu tysięcy złotych grzywny. 14 czerwca 1974 roku, tygodnik Prawo i Życie opublikował wywiad Marka Rymuszki z prokuratorem Józefem Gurgulem. Ten podkreślał, że nie służy żadnej wyimaginowanej idei, lecz konkretnemu systemowi sprawiedliwości społecznej. Jego zdaniem wymiar sprawiedliwości i aparat ścigania miały na względzie ten sam cel i nie mogło być mowy, by sąd i prokuratura w aspekcie zasad i celów ich funkcjonowania w socjalistycznym społeczeństwie miały inne zdanie. W procesie Vampira wspólny cel podkreślało umieszczenie prokuratorów na podwyższeniu za jednym stołem razem z sędziami i ławnikami. Załamanie stołu było tylko zabiegiem proforma. Rymuszko pytał o prawo oskarżonego do obrony. Zdaniem Gurgula oskarżony ma prawo do swobodnych wypowiedzi, ale tylko w obszarze meritum sprawy. Zauważył, że podczas procesów zbyt często dochodzi do sytuacji, w których oskarżony narusza prawa pokrzywdzonych lub ofiar. Nie przypuszczał jeszcze, że już wkrótce Jan Marchwicki miał do tej grupy dodać także prokuratorów. W wywiadzie poruszono też sprawę ślęski Bielaja. Gurgul daleki był od podważania wyroku sądu. Uważał jednak, że sędzia nie wziął pod uwagę wszystkich dowodów. Zapowiedział, że sprawa niebawem znów trafi na wokandę, tym razem Sądu Najwyższego. Właśnie ta apelacja stała się przyczyną niemal miesięcznej przerwy, którą ogłoszono zaraz po odczytaniu aktu oskarżenia w sprawie Marchwickich. Prokurator Józef Gurgul mylił się. 3 października Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok Sądu Wojewódzkiego, podzielając pogląd, że mimo kilku lat śledztwa nie udało się udowodnić udziału Bielaja w morderstwie. Co więcej, ponieważ nigdy nie odnaleziono ciała, nie było wiadomo, czy porwana lekarka rzeczywiście nie żyje. Śledztwo toczyło się przez kolejne lata, aż do śmierci Iwana Ślęski. Prokurator Gurgul udowodnił, że Bielaj to przybrane nazwisko, ale nie doprowadził do skazania go za sfałszowanie dowodu osobistego. Ślęskę objęła amnestia. Gurgul starał się deportować go na Ukrainę. Nie udało się. Iwan Ślęsko zmarł, zanim sąd wydał decyzję. Niedługo przed śmiercią Iwan Ślęsko kilkakrotnie spotykał się z młodym oficerem Grabowskim. Podczas ostatniego spotkania miał wyjawić prawdę. Niestety, wracając z widzenia, Grabowski zginął w wypadku samochodowym. Ślęsko zmarł następnego dnia. W wywiadzie opublikowanym na łamach Prawa i Życia nie padło ani jedno słowo na temat procesu Marchwickich. Marek Rymuszko gratulował prokuratorowi doktoratu świeżo obronionego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Później na sali sądowej Jan Marchwicki bronił się, mówiąc, że prokurator nie mógł kontrolować postępów śledztwa i jednocześnie pisać pracy doktorskiej. Rzeczywiście obrona pokrywała się z końcową fazą postępowania przygotowawczego. Tyle, że dla gurgula był to dopiero początek udziału w tej sprawie. Jeszcze jedno morderstwo. Dodatkowo wyjaśniam, że przez tę amfibię, wielkiego mecenasa, mam teraz kłopoty, ponieważ musiała na moje nieszczęście trzymać ten list. Na pytanie przesłuchującego wyjaśniam, że amfibią i mecenasem nazwałem moją żonę. Chciałem kiedyś dobrać się do tej torby i zrobić porządek. Prostuję, że nie starałem się zaglądać do jej torby. To jest żony. Gdy tylko prokurator Józef Gurgul przejmuje śledztwo, natychmiast zaczyna weryfikować zebrany materiał dowodowy. Nie jest to łatwe, bo w aktach panuje potworny bałagan. Dobry adwokat bez trudu mógłby podważyć większość dowodów, ale w tej sprawie adwokata jeszcze nie ma i nikt nie patrzy prokuratorowi ani śledczym na ręce. Dowody winy trzeba szybko przygotować. Zdzisław Marchwicki tkwi w areszcie już prawie dwa lata, a władza musi się w końcu wykazać skutecznością. Jedną z najważniejszych spraw jest udowodnienie, że Marchwicki po zamordowaniu Gierkówny sprzedał na targowisku w Będzinie jej zegarek. Ponieważ milicja brała pod uwagę, że morderca może tak postąpić, podczas obserwacji targu zrobiono kilka tysięcy zdjęć. Już wcześniej bez skutku, Próbowano znaleźć na nich podejrzanego. Zdjęcia odłożono do archiwum, także nawet nie było wiadomo, gdzie dokładnie są. Gurgul kazał je odnaleźć i ponownie przejrzeć. Na jednej z pierwszych rolek negatywu śledczy natrafiają na mężczyznę podobnego do Marchwickiego. Najważniejsze, że świadkowie rozpoznają w nim tego, który sprzedał zegarek. Nagle odnajduje się też page uznany przez biegłych za narzędzie zbrodni. Nikomu nie przeszkadza, że jest za miękki, by rozłupać człowiekowi czaszkę, ani że nie znaleziono na nim krwi ofiar. Daty morderstw pokrywają się z kryzysami w związku Zdzisława i żony. Gdy ta odchodziła od niego, ginęły kobiety. Gdy się godzili i mieszkali razem, ataki ustawały. Prokurator gurgul nie wykorzystuje tylko ekspertyz z badania wykrywaczem kłamstw, bo w Polsce dotąd nie stosowano tej metody w kryminalistyce. W styczniu 1974 roku gurgul przedstawia marchwickiemu postanowienie o zmianie zarzutów. Pierwsze dwa dotyczą zabójstw, o których dotąd nie było mowy. Punkt pierwszy. Dnia 14 stycznia 1959 roku w Siemianowicach, działając w zamiarze pozbawienia życia Tadeusza L tu pełne nazwisko spowodował oberwanie się zwisającego okapu węglowego, w wyniku czego pracujący pod tym okapem Tadeusz L poniósł natychmiastową śmierć. To jest Oczyn z artykułu 225 paragraf 1 Kodeksu Karnego z 1932 roku. Punkt drugi. Dnia 30 sierpnia 1969 roku w Katowicach Brynowie, działając w zamiarze pozbawienia życia Ireny Włodyki, zadał jej cios w głowę narzędziem twardym. Jednak zamierzonego skutku nie osiągnął, powodując obrażenia ciała w postaci złamania kości jarzmowej to jest oczyn przewidziany w artykule 23 paragraf 1 kodeksu karnego, w związku z artykułami 225 paragraf 1 kodeksu karnego z 1932 roku. Pozostałych 17 zarzutów dotyczyło drobnych przestępstw kradzieży oleju, cementu, płyt pilśniowych oraz złomu metali kolorowych. Zdzisław marwicki przyznaje się do wszystkich kradzieży. Wielu z nich nie pamięta, ale uznaje, że skoro śledczy tak ustalili, to on to przyjmuje i potwierdza. Zaprzecza jednak, by mógł doprowadzić do śmierci górnika. W dniu śmierci L ja byłem górnikiem przodowym. Razem ze mną pracowali wtedy G, P i M. Pełne nazwiska oraz L. Ja po wypadku w ogóle z nimi nie rozmawiałem i nie nakłaniałem ich do fałszywych zeznań na temat przebiegu wypadku. Ja L w ogóle nie znałem. W dniu jego śmierci pracował on u mnie po raz pierwszy. W chwili oderwania się okapu na L ja miałem w jednym ręku kilof, a w drugim miarę do mierzenia stojaka. Wypadek miał miejsce na oddziale drugim gimnazjum kopalni Siemianowice na głębokości około 210 metrów. Władze górnicze uznały wtedy ten przypadek za spowodowany ciśnieniem tektonicznym, a więc zazwyczajny przypadek górniczy. Prokurator Józef Gurgul ma też zeznania świadków które obalają alibi na dzień 3 października 1967 roku. Marchwicki twierdził, że był wtedy jeszcze na wczasach leczniczych w Szczawnie Zdroju. Ze szczegółami opowiadał o wieczorku pożegnalnym, który przyspieszono o jeden dzień, także zamiast orkiestry bawiono się przy gramofonie. Utrzymywał, że wrócił do Katowic 4 października, ale wskazany przez niego kuracjusz Franciszek S. Także pracownik kopalni siemianowice przyznał, że owszem, wrócił z Marchwickim jednym pociągiem, ale jeszcze przed zakończeniem turnusu 3 października. Niestety świadek umiera przed rozpoczęciem procesu. Gurgul i na to znajduje rozwiązanie, zamiast Szweda, przed sądem, zeznania złoży żona Szweda, powtarzając to, co opowiadał jej mąż. Prokurator ma jeszcze jeden dowód, potwierdzający, że Marficki wrócił ze Szczawna wcześniej niż planował. List, który Zdzisław napisał do żony po powrocie z sanatorium. Znajduje się w nim informacja, że Bolesław O., z którym mieszkał w hotelu robotniczym na dwa dni przed powrotem, został zabrany do szpitala. Śledczy ustalili, że O trafił do szpitala 29 września, a więc Zdzisław Marchwicki musiał wrócić jeszcze wcześniej i mógł dokonać w Wojkowicach zabójstwa Zofii Garbacz. Na to Zdzisław nie ma już argumentów. W lutym 1974 roku Marchwicki trafia ponownie do Szpitala Psychiatrii Sądowej w Grodzisku Mazowieckim. 6 kwietnia dyrektor szpitala dr Józef Mielczarek oraz ordynator oddziału dr Andrzej Różycki Sporządzają opinię sądowo-psychiatryczną. Na 120 stronach podsumowują informacje z akt śledczych. Przepisują to, co się znajduje w protokołach przesłuchań i zeznaniach świadków, w tym głównie żony Marchwickiego. Wyniki własnych badań i obserwacji zajmują im zaledwie dwie strony. W teście Wechslera, badającym poziom inteligencji, Zdzisław Marchwicki uzyskuje średni poziom 102. Co nie odbiega od normy. Badanie testem Rorschacha, nazywanym testem plam atramentowych, nie przynosi wielu informacji. Marchwicki jest dość ostrożny, jego wypowiedzi są skąpe, jednak w trzech przypadkach ma skojarzenia seksualne, co uznano za brak kontroli i dowód nieprawidłowości w tej sferze życia. Test Grahama Kendala daje wynik na pograniczu patologii. Co może świadczyć o istnieniu zaburzeń, ale równie dobrze być skutkiem przyjęcia przez badanego postawy obronnej. Na podstawie informacji zebranych podczas obserwacji biegli przygotowują opinię. Zajmuje 138 stron, w tym 13 stron to wnioski. Reszta jest właściwie podsumowaniem zeznań żony. Istnieje analogia pomiędzy tym, co podała w wywiadzie, imię i nazwisko z okolicznościami w jakich znajdowano ofiary. Analogia polega na tym, że brak jest danych, by sprawca odbywał stosunki z ofiarami, natomiast w większości przypadków są obnażone narządy rodne. Odpowiada to jego zwyczajowi oglądania narządów rodnych żony, nawet bez późniejszego odbycia stosunku. Ślady krwi w okolicach narządów rodnych u niektórych ofiar, otarcia na skórka na wardze stromowej, przemawiają za tym, że sprawca obmacywał je zakrwawionymi rękami, gdyż brak jest okaleczeń mogących spowodować samoistne zabrudzenie krwią tych okolic. Zdaniem biegłych, Markwicki obmacywał zakrwawionymi rękami narządy rodne ofiar. Zadziwiające, że nie zostawiał przy tym śladów linii papilarnych. Psychiatrzy znaleźli jeszcze jedną istotną analogię. Dokonywanie czynów przez Z. Marchwickiego w okresie, gdy nie było jego żony, a ze znajomymi dwiema kobietami miewał stosunki bez cech sadystycznych, jest analogiczne z przypadkiem Modzelewskiego, tak zwanego wampira z Gałkówka. Modzelewski dokonywał zabójstw przed ożenieniem się, był sadystą i całkowitym impotentem. Po ożenieniu się przez około 8 lat nie dokonał ani nie usiłował dokonać żadnego zabójstwa. Wyżywał się seksualnie poprzez znęcanie się nad swą żoną. Gdy żona wyjechała do swojej rodziny na wieś, po około dwóch miesiącach dokonał ponownego zabójstwa o charakterze typowego mordu z lubieżności. Analogia polega na tym, że Z. Marchwicki. W latach 1954-1964 nie dokonywał żadnych zabójstw, gdyż mógł zaspokajać swój sadystyczny popęd przez znęcanie się nad żoną. Typowe mordy z lubieżności przypadają w znacznej większości na okres 1964-1967, gdy żony jego nie było i nie dochodziło do możliwości wyżycia się poprzez znęcanie się nad nią. Ponadto istnieje i drugie podobieństwo w tym, że Modzelewski zgodził się, by żona do niego wróciła, będąc w ciąży z innym mężczyzną. Marchwicki zgodził się na powrót żony, która urodziła dwoje dzieci ze swym kochankiem J.B. Tu nazwisko. Modzelewski zgodził się, gdyż wiedział, że będzie mógł znowu zaspokajać z nią swój zboczony popęd. Można przyjąć, że podobnie postąpił Marchwicki. Wszystko powyższe świadczy o tym, że Z. Marchwicki jest osobnikiem o nieprawidłowych cechach osobowości i zboczonym sadystycznym popędzie seksualnym. Odrębna jest sprawa poczytalności Z. Marchwickiego odnośnie zarzucanych mu czynów, których dokonał na skutek psychopatycznych cech osobowości i sadystycznego zboczenia popędu seksualnego. Większość autorów uważa, że tam, gdzie nie zachodzą objawy zaburzeń w sferze intelektu, nie można mówić o ograniczeniu poczytalności na skutek istnienia jedynie zboczenia seksualnego. Sposób dokonania przez Z. Marchwickiego zarzucanych mu czynów wykazuje, że zawsze działał on z dużą ostrożnością. Intelekt Z. Marchwickiego nie budzi żadnych zastrzeżeń, odpowiada w pełni jego wykształceniu, środowisku, z jakiego pochodzi i w jakim przestawał. W opinii znajduje się też ciekawy fragment dotyczący zachowania Zdzisława podczas obserwacji. Lekarze zauważyli, że miał pogodny nastrój, chętnie rozmawiał z innymi pacjentami, uznał, że oskarżenie go o mordowanie kobiet jest niedorzeczne i że niebawem sprawa się wyjaśni, a on zostanie wypuszczony. Z całym przekonaniem mówił o tym innym pacjentom. Wyjaśnił także, dlaczego w maju 1972 roku przyznał się do zabójstw. Myślał, że gdy to zrobi, śledczy porównają jego zeznania z dokumentami i dojdą do wniosku, że nic się nie zgadza. Stało się dokładnie odwrotnie. 26 kwietnia 1974 roku, a więc miesiąc po konferencji prasowej. Na której zaprezentowano dziennikarzom dowody winy Marchwickiego, prokurator Józef Gurgul przedstawia zarzuty podejrzanemu. Oświadczam, że zarzuty przedstawione mi w dniu dzisiejszym zrozumiałem. Na ten temat wyjaśniałem już wszystko i nie mam nic nowego do dodania. To, co do tej pory w mojej sprawie wyjaśniałem, to nadal podtrzymuję, bo przecież. Nie mogę się z tego wycofać. Nie może być inaczej, bo ja wiem, o czym dotychczas mówiłem, i dzisiaj też nie może być inaczej. Wszystkie protokoły dotąd były mi odczytywane, lub ja je osobiście odczytałem, po czym je podpisywałem własnoręcznie. Co do zarzutu kradzieży, opisanego w punkcie dwudziestym drugim, że mogłem wspólnie z innymi osobami dokonać kradzieży. Przyznaję się także do winy, że obraziłem funkcjonariuszy milicji. Byłem zdenerwowany, więc im naubliżałem. Ja się nie przyznaję do winy, tylko do zarzutu opisanego w punkcie 21 postanowienia, to jest do przestępstwa znęcania się nad żoną. Tego jednego przestępstwa stanowczo nie popełniłem. Dość szokujące, że dziennikarze zostają zapoznani ze sprawą wcześniej niż sędzia i obrońcy – ze świecą szukać drugiego takiego przypadku, żeby na konferencji prasowej przedstawiono podejrzanego przed postawieniem mu zarzutów, lub żeby ujawniono dowody dotyczące szczegółów śledztwa albo zeznania współoskarżonych mające doprowadzić do tego, że zatrzymany w końcu się przyznaje. Uczestnicy konferencji nie zdawali sobie sprawy, że Marchwicki przyznał się, zanim ktokolwiek z jego rodziny został aresztowany. Ani że Józef Klimczak, koronny świadek, który pierwszy miał się wyłamać ze zmowy milczenia, trafił za kratki jako ostatni. Całkowicie przemilczano natomiast kluczowe zeznania żony, które doprowadziły do zatrzymania Zdzisława. Zamiast tego przedstawiono historię współpracy z naukowcami i wykorzystania w śledztwie komputera. Atmosferę sukcesu zepsuło tylko pytanie o samobójcę z Sosnowca. Część trzecia. Wyrok. Jestem wielkim mordercą. Jak Marchwicki był w rękach władz, to dowiedziałem się o tym, że on jest tym zbrodniarzem. Nie widziałem nigdy Marchwickiego, ani nawet w śledztwie mi go nie pokazywano. Mam podstawy, że sprawcą zabójstwa mojej żony jest Zdzisław Marchwicki. Dowodów jest dużo. Sąd ma na to dowody. Pierwszym dowodem jest ten zegarek, który sąd mi okazał. Co jeszcze więcej potrzeba? Takich to należy wieszać, a dowód leży na stole sędziowskim. Mąż jednej z ofiar rozpoznaje zegarek, który Zdzisław Marchwicki miał zabrać zamordowanej. Jest pewien, że należał do jego żony. Gdy Jan Marchwicki zaczyna zadawać pytania, denerwuje się. Nie pamięta numeru seryjnego i ma do tego prawo, ale jak tłumaczy w domu jest karta gwarancyjna? W aktach zanotowano numer, który milicja spisała jeszcze podczas śledztwa. Zostaje odczytany świadkowi. 68 89. Następnie świadek odczytuje numer zegarka leżącego na stole sędziowskim 85 319. Wiem, że zegarek żony był taki sam. Zresztą ja nie pamiętam numeru zegarka żony. Kwituje. Zdzisław Marchwicki wysłuchuje podobnych zeznań w spokoju. Czasem tylko protestuje, mówiąc, ta pani nie pamięta, co na obiad jadła, a co dopiero co było dziesięć lat temu albo jelenia szukacie, ja pamiętam, gdzie chodziłem. Jego uwagi i komentarze nie mają jednak żadnego znaczenia. Z dnia na dzień widać po nim, że jest coraz słabszy i zrezygnowany. Odmawia jedzenia. Na dodatek pod koniec procesu w sali sądowej panuje niemiłosierny upał. Ogromne okna wpuszczają mnóstwo światła, ale ze względów bezpieczeństwa nie wolno ich otwierać. Marchwicki ledwo trzyma się na nogach. Wreszcie podczas mowy prokuratora Gurgula wstaje i podnosi rękę. To co oskarżony chce powiedzieć? Co oskarżony Zdzisław Marchwicki chciał powiedzieć? Chciałem prosić o jakąś małą przerwę, wysoki sądzie, a później chciałem powiedzieć. No przecież w końcu trzeba zakończyć ten proces. Stałem się bandytą, byłem bandytą, wykończyłem świat. Jak z tego wynika siebie, ludzi... Rodzinę, i muszę iść tam, gdzie jest moje miejsce. Najwyższy sądzie, no trudno. Żałuję tego wszystkiego, żałuję, że się to tak stało, ale co zrobić? A co się stało? No to, co słyszałem, że ja niby wykończyłem świat. Z tego wynika, ludzi, siebie, rodzinę, stałem się mordercą wszechświata. No nie wiem, wysoki sądzie, żałuję bardzo, ale co z tego? Jak, jak to należy rozumieć, co oskarżony mówi? Mnie to się tak mniej więcej wydaje, wysoki sądzie, ale. Jaka jest prawda, to ja nie wiem. Pozabijałem kobiety, byłem mordercą, pozabijałem i koniec. Sam nie wiedziałem, co robię, co mówię. Co oskarżony chce przez to powiedzieć? No, Wysoki Najwyższy Sądzie, prosiłbym, aby mnie w końcu wziąć i zaprosić tam, gdzie jest moje miejsce, bo to ani tak, ani tak, ani tak. Przecież w końcu, co oskarżony chce przez to wyrazić? Najwyższy Sądzie, no ja nie wiem. Przecież jestem zagłupi do takich rzeczy? Ja sam nie wiem, co ja robię. Co oskarżony chce powiedzieć przez to, żeby go zaprowadzić? Żeby skończyć? No, bo przecież tych rozpraw tu jest najwyższy sądzie. I ja nic się mówiłem, bo z takimi rzeczami się nie spotkałem aż za dużo. Po co to męczyć wysoki sąd? Ja się mam męczyć? To co oskarżony chce powiedzieć? No, to, żeby mnie zawieziono tam, gdzie powinienem. Nie na Mikołowską, tylko tam, w to miejsce, najwyższy sądzie, gdzie powinienem odpoczywać. Dlaczego oskarżony w ten sposób mówi? No bo co, tutaj Wysoki Sąd ma się męczyć i ja też. Bo tam się też będę męczył. Nie wiem, jak to tam. Się bardzo tego wszystkiego boję. To jest okropne dla mnie, ale co zrobić? Oskarżony krąży tak wokół, ale o co w istocie oskarżonemu idzie? No, żeby. Najwyższy sąd zadecydował o mnie, najwyższy sądzie, żeby tutaj nie przyjeżdżać. A co oskarżony chce od siebie powiedzieć? No by wydać takie zarządzenie milicjantom, którzy mnie wożą, najwyższy sądzie, czy no ostatecznie w więzieniu, gdzie ja mam iść? Żebym ja nie czekał tam i nie mówił. To a robiło się co? Ja też tam dużo zawiniłem, że nie poszedłem parę razy. Żeby się stało to, co ma się stać. Z jakiego powodu ma się stać, co ma się stać? No to Wysoki Sądzie. Ja już nie umiem na to odpowiedzieć, naprawdę. Co oskarżony wewnętrznie odczuwa w tej chwili, kiedy tutaj mówi? Ja. Już, Wysoki Sądzie mówiłem, że wniosek z tego wynika z tych różnych splotów mojego urodzenia, że. się mordercą. Sam nie wiem, co mówiłem, co robiłem i to wielkim mordercą. Niech oskarżony powie, czy jest faktycznie mordercą, czy tylko taki splot. Sploty. No i to wszystko, najwyższy sądzie, że jestem. Czy należy rozumieć to, że oskarżony przyznaje się do zabójstw kobiet? No, najwyższy sądzie przyznaje się do tego, co tu się dowiedziałem. Co oskarżony chce na ten temat powiedzieć? Nic więcej, najwyższy sądzie. Ja tylko. Zwracam się jeszcze raz z gorącą prośbą do Najwyższego Sądu. To wobec tego oskarżony się przyznaje? No to już. już nie wiem. Ja dziękuję. Do zabójstw kobiety a ilu? Dwudziestu czy tam iluś tam. Mogłem zabić ja. ja już nie pamiętam dokładnie. Czy oskarżony mówi to szczerze, czy też dlatego, żeby zaspokoić ciekawość i skończyć dyskusję? Nie dlatego mówię najwyższy sądzie, ale dlatego mówię, że mówię, że jak już powiedziałem najwyższemu sądowi, że ja najwyższy sądzie jestem tylko prochem i, i ze mną to już za wiele kłopotów najwyższy sąd miał. No, a ja też nie umiem o sobie sam decydować, bo cóż ja mam, czy miałem do powiedzenia najwyższy sądzie? Czym się oskarżony kieruje mówiąc tutaj o tym, żeby go już zaprowadzić, czyli krąży wokół problemu, nie mówiąc o istocie rzeczy? No to, Najwyższy Sądzie, raczej pan mecenas musiałby mnie wytłumaczyć, ale tu się stało zupełnie coś innego, o czym ja nie miałem pojęcia, bo ja byłem człowiekiem prostym. Dziękuję, Najwyższy Sądzie, nie mam nic do powiedzenia. Co z tymi zabójstwami, o których oskarżony mówi? O zabójstwach kobiet i tak dalej. Coś więcej? Do ilu oskarżony się przyznaje? Do dwudziestu? No, do dwudziestu. Dwadzieścia czy dwadzieścia sześć tam było. Ja nie pamiętam, najwyższy sądzie. Kto jest sprawcą zabójstw tych kobiet? No ja, najwyższy sądzie, nie mam nic więcej do powiedzenia. Dziękuję. Nie mam nic więcej do powiedzenia. A ostatnie zabójstwo, które było ostatnie? Które było ostatnie? Najwyższy sądzie tego nie wiem. Ja też na to pytanie absolutnie nie umiem odpowiedzieć. Czekałem, byłem. Najwyższy sądzie. Które zabójstwo było ostatnie? N nie, nie, najwyższy sądzie. Bardzo dziękuję. No, no, naprawdę. Ja nie umiem na takie pytanie odpowiedzieć. Proszę, panie mecenasie, pan mecenas Polewka chciał coś powiedzieć. Czy – Oskarżony dokonał tych zabójstw? Czy też mówi o tym po to, by zakończyć szybciej proces? Czy mówi o tym, co się dowiedział? – Ja nie chcę, ja dziękuję, najwyższy sądzie. Ja nie chcę. Nie odpowiem ani na to pytanie. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Mecenas Jan Polewka drążył jednak dalej. – Co oskarżony w związku z tym przyznaniem się chce osiągnąć? – Ja już nic nie chcę osiągnąć. Nic w życiu nie osiągnąłem i nic więcej nie chcę osiągnąć. Dziękuję, najwyższy sądzie, ja już nie mam nic do dodania i, i już nie będę odpowiadał. Sąd ogłasza półgodzinną przerwę. Po wznowieniu posiedzenia macena polewka składa wniosek o przerwanie rozprawy. Uzasadnia, że jego klient jest wyczerpany fizycznie i psychicznie. Z udzielanych odpowiedzi wynika, że nie rozumie pytań ani w jakiej znalazł się sytuacji. Wnioskuje też o zbadanie Zdzisława Marchwickiego przez biegłych psychiatrów na wypadek, gdyby wypowiedź jego klienta została potraktowana jako przyznanie się do zarzucanych mu czynów. Wnosi w myśl artykułu 356 Kodeksu Postępowania Karnego o rozpoczęcie rozprawy na nowo w celu odebrania wyjaśnień związanych z poszczególnymi zarzutami. Wnioski mecenasa Polewki spotykają się z ostrą reakcją prokuratora. Co do wszystkich tych wniosków oponuję, jako że są one oczywiście, żeby nie powiedzieć rażąco bezzasadne, jeśli Zdzisław Marchwicki dziś jest załamany, to żal, że aż tak późno. Żal, niesłychany żal. Wtedy, kiedy mu się udowadnia dwadzieścia morderstw, z tego czternaście dokonanych, ohydnych, brudnych i sześć usiłowanych, Zdzisław Marchwicki ma być nigdy niezałamany po prostu widzi bezsens swojego zachowania jest to najzupełnie adekwatne do tego co słyszy i co dzieje się na sali według mojej skromnej oceny operuje cały czas dowodami w czasie przewodu i jeśli oskarżony obserwował co się tu dzieje to widzi że nie wykraczam poza to co się mówiło w toku przewodu po prostu czuje się osaczony czuję się pokonany po raz pierwszy w życiu jest to reakcja zupełnie adekwatna do tego co się tu dzieje to jest raz, a to, że adekwatnie reaguje, to świadczy przeciwko tezie, pana obrońcy. Druga rzecz, nie wie, ile było czynów. O wie, wie. Proszę Wysokiego Sądu, wszak dwadzieścia mu zarzucanych, a na dodatkowe pytanie odpowiedział, że było ich 26. Choć dobrze nie liczył. I o dziwo w tej sprawie było dokładnie badanych 26. Dokładnie. Dwadzieścia, których przypomnieliśmy sobie w związku z wnioskiem pana obrońcy. Mianowicie była badana sprawa Marii Gryndy, zabójstwo, następnie puchalska, usiłowanie zabójstwa, Wanda Łukasik, Wanda Niedbała, Ewa Pakuła i Alicja Bugiel, sześć spraw nie zostało objętych dlatego, że w tamtym czasie brakło przekonujących dowodów, przynajmniej taka była między innymi i moja opinia. Tak więc Zdzisław Marchwicki z dokładnością arytmetyczną wyliczył, że 26. W przyrodzie nic nie ginie. Nie zginęła również zbrodnia Zdzisława Marchwickiego i on je przywiódł dziś ku pamięci sądu. Godziłbym się z wnioskiem obrony tylko pod jednym warunkiem, gdyby każdego, kto mówi prawdę, można było uznać za niepoczytalnego, za psychicznie chorego. To wówczas. Bym się zgodził. Przyłączyłbym się do tego wniosku, stąd mówienie prawdy jeszcze raz powiadam, nie dyskwalifikuje intelektu, nie dyskwalifikuje wartości życia psychicznego nikogo, a oskarżonego w szczególności po prostu powiedział Zdzisław Marchicki prawdę. Wszystkie wnioski obrony uważam za niesłuszne, bezzasadne i wnoszę o ich oddalenie. Sąd odrzuca wnioski obrony, a prokurator Gurgul kontynuuje swoje wystąpienie. Głównego oskarżonego uznaje za psychopatę, przejawiającego odchylenia pod względem zboczonego sposobu zaspokajania popędu płciowego, ale podkreśla, iż nie oznacza to niepoczytalności. Potwierdzeniem winy ma być kilkakrotne dobrowolne przyznanie się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Gurgul przypomina o strachu jaki panował w Zagłębiu przez sześć lat, mówi o terrorze i przerażeniu. Zdzisława Marchwickiego nazywa hurtownikiem zbrodni. Następnego dnia dzienniki informują, że Marchwicki przyznał się do winy i cytują kilka zdań z jego wypowiedzi. To nic, że są wyrwane z kontekstu i przytaczane niedokładnie. Zdzisław Marchwicki zwrócił się do sądu z prośbą o udzielenie mu głosu. Kiedy spełniono jego prośbę, oświadczył, że jest już zmęczony długim tokiem rozprawy i życzyłby sobie, aby została ona jak najszybciej zakończona, ponieważ jest przeświadczony, że i tak otrzyma to, na co zasłużył. Przewodniczący składu sędziowskiego, Władysław Ochman, zapytał wówczas oskarżonego, co oznaczać mają te słowa: czy przyznanie się do winy? No tak, stwierdził Zdzisław Marchwicki. Przyznaję, że byłem mordercą. Wielkim mordercą zabiłem dwadzieścia, a może dwadzieścia sześć kobiet, bo wszystkich zdarzeń nie pamiętam. Tymczasem pułkownik Jerzy Gruba wzywa do siebie podpułkownika Zygmunta Kalisza, naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Odtwarza mu nagranie z sali sądowej. Po wysłuchaniu słów Marchwickiego Kalisz mówi tylko jedno zdanie. — Słuchaj, Jurek, nie byłem pewny, czy Zdzichu jest winien czy nie, ale tym przyznaniem się tyś mi udowodnił, że on nie jest wampirem. Niewierzący Koncepcja o zabójstwie Jadwigi K. dokonanym w zmowie... I na zamówienie przy wykorzystaniu najemnego mordercy, którym jest poszukiwany przez całe społeczeństwo IMO zabójca z lubieżności Zdzisław Marchwicki, jest sprzeczna po prostu ze zdrowym rozsądkiem. Tydzień po rozmowie z pułkownikiem Grubą, naczelnik Kalisz, został odwołany ze stanowiska, a jego zastępcę Michalika przeniesiono do zabrza. Tak skończyli wszyscy niewierzący. Wątpliwości mieli już niektórzy oficerowie z grupy Anna. Odciski palców Marchwickiego nie zgadzały się z tymi, które zidentyfikowano przy ofiarach. Znaleziono ich niewiele, a gro tych, które były, nie nadawało się do identyfikacji. Nie zawsze dało się potwierdzić lub obalić alibi. W większości przypadków nie sposób było tego sprawdzić. Marchwicki pracował w kopalni Siemianowice jako konwojent, ale była to praca dodatkowa, dorobienie do renty. Z tego powodu nie mógł zarobić więcej niż 2000 tysiące złotych. Za nadgodziny zamiast pieniędzy dostawał dni wolne. W kopalniach panował zwyczaj, że w trakcie odbierania nadgodzin wpisywano normalną dniówkę. W przypadku górników nazywano je dniówkami sztygarskimi. Sprawdzono dokumentację personalną, ale po tylu latach nikt nie był w stanie powiedzieć, kiedy Marchwicki był w pracy, a kiedy odbierał nadgodziny. Co ważniejsze jednak, podczas rozprawy przełożony Marchwickiego Józef D. zaprzeczył możliwości wpisywania dniówek sztygarskich, bo takie przysługiwały tylko górnikom dołowym. Pozostali mieli odnotowany w aktach normalny dzień urlopu. Przez większą część pościgu za wampirem śledztwo nadzorował prokurator Leszek Polański – to on uczestniczył w spotkaniach z naukowcami w 1970 roku i on stawiał pierwsze zarzuty Zdzisławowi Marchwickiemu. Ale w książce Grażyny Staszak i w filmie dokumentalnym Jestem mordercą Macieja Pieprzycy z 1998 roku Polański przyznał, że w miarę kolejnych aresztowań, przesłuchań i sprawdzania dowodów nabierał przekonania, że Zdzisław nie może być wampirem. Tuż po aresztowaniu wyglądało na to, że jedyną osobą przekonaną o winie Zdzisława był podpułkownik Gruba. Jego zastępca Zbigniew Gontarz miał inne zdanie. Ujawnił po latach, że podczas towarzyskiego spotkania przywódcę powiedział w obecności prokuratora Polańskiego i podpułkownika Kalisza, że dowody są fabrykowane. Gruba się wściekł. A gontarz już następnego dnia został wezwany do komendanta wojewódzkiego, pułkownika Benedykta Cadera. Zapytany o tamtą wypowiedź Gontasz opowiedział o swoich wątpliwościach. Cader wysłuchał wszystkiego z uwagą i poprosił o napisanie raportu. Raport powstał w kilka dni. Gontarz punkt po punkcie obalał dowody winy Marchwickiego. Jego wątpliwości dotyczyły przede wszystkim zeznań żony. Jako główny świadek oskarżenia nie miała żadnej wartości. Z tego, co mówiła, wynikało, że mogła celowo pomówić męża. Poza tym to nie ona była ofiarą przemocy domowej, raczej odwrotnie, była sprawcą. Należało także zwrócić uwagę na jej przeszłość. Konflikty, do których doprowadzała, spowodowały, że musiała zmieniać miejsca zamieszkania aż czternaście razy. Miała wyroki zapobicia i groźby, w tym także wobec funkcjonariuszy milicji. Z powodu zaniedbań odebrano jej prawa rodzicielskie. Zadziwiał fakt, że w aktach sprawy nie wspomniano o tym ani słowem. W trakcie rozprawy sędzia Ochman przyjmował jej słowa bezkrytycznie, a nawet ze współczuciem wysłuchiwał, jak przedstawiała się w roli ofiary męża sadysty. Zeznania świadków, którzy temu przeczyli, w tym także jej rodziców Florentyny i Jana K, nie miały znaczenia. Dla kontarza absurdem była teza, jakoby zabójca z lubieżności mógł się podjąć morderstwa na zlecenie. Taki kazus byłby precedensem w światowej kryminalistyce. Gdyby przyjąć, że Zdzisław dokonał zabójstwa Jadwigi Kuci na zlecenie Jana, to fakt ten wykluczał możliwość. By był seryjnym mordercą. Za seryjnego mordercę uważa się sprawcę, który w celu zaspokojenia popędu zamorduje przynajmniej trzy osoby. Karol Kot zamordował dwie osoby, podobnie Stefan Rachubiński zbyt goszczy. W tych przypadkach zakłada się jednak, że szybkie schwytanie sprawców zapobiegło kolejnym morderstwom. Za seryjnego mordercę uznawany jest Władysław Mazurkiewicz, którego ofiarą mogło paść nawet 30 osób. Tyle, że Mazurkiewicz mordował w celach rabunkowych, nie był więc seryjnym mordercą, ale wielokrotnym zabójcą. I jeszcze obrażenia zadawane po lewej stronie głowy, dowodzące, że wampir był mańkutem, marchwicki był praworęczny. Osobną kwestię stanowiły przesłuchania Zdzisława Marchwickiego. Mordercy z lubieżności zwykle przyznają się do winy i ze szczegółami opowiadają o swoich czynach. Tak to wyglądało we wszystkich dotychczasowych przypadkach. Arnolda Modzelewskiego, Rachubińskiego, Sobolewskiego, Kota, a także gwałciciela Krzysztofa P. Na te przypadki powoływali się biegli, porównując osobowość sprawców z osobowością Marchwickiego. Tę regułę miał niebawem potwierdzić także Joachim Knychała. Tymczasem Marchwicki zaprzeczał. Owszem, wiedział o morderstwach, ale nie więcej niż inni. Pozostałe szczegóły miał usłyszeć w śledztwie. Zbyt wiele napisano w zarzutach, które usłyszał. Gontarz twierdził też, że o morderstwach opowiadali mu agenci podstawieni do celi. Krótko po złożeniu raportu Gontarza przeniesiono do Komendy Miejskiej w Katowicach. Wiele lat później, podczas spotkania z dziennikarką Grażyną Starzak, gontarz miał nawet odtwarzać z magnetofonu fragmenty przesłuchań Marchwickiego. Protokoły, znajdujące się w aktach sprawy, nie pasują do tego, co zacytowała Starzak w swojej książce. Niestety, ani taśm, ani raportu nie ma dzisiaj w żadnym archiwum. Krótko po przeniesieniu gontarza ze sprawy wycofał się także Leszek Polański. Raport zniknął a nadzór nad śledztwem powierzono prokuratorowi z Warszawy, Józefowi Gurgulowi. Z tej zmiany zadowolony był tylko Jan Marchwicki, który podczas jednego z przesłuchań oświadczył, że wreszcie przyszedł ktoś kompetentny, co zapowiada rychłe uniewinnienie członków jego rodziny. Już wkrótce miał się przekonać, jak bardzo się mylił. Leszek Polański porzucił prokuraturę i podjął praktykę adwokacką. Zły duch rodziny Marchwickich. Oskarżony Jan Marchwicki podaje: Dlatego pytam o to, bo w śledztwie mówiono mi, że J. cia była brzydka i nadstawiała tyłka każdemu, nie tylko tym w sutannie. Przewodniczący zwrócił oskarżonemu uwagę, by zadawał pytania i przyzwoicie się zachowywał. Zadałem, proszę sądu tego rodzaju pytanie, bo w pewnym okresie śledztwa, Usiłowano zrobić Jotkucie Lazbijką, nie tylko prostytutką i kurwą księżowską. Tadeusz Wielgolawski pisał o tym, że czego się dotknął to gniło. Zanim rozpoczął się proces wampira, Jan Marchwicki trzykrotnie zasiadał na ławie oskarżonych. Cztery i pół roku więzienia dostał za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem walutą. Za przyjęcie łapówek na niebagatelną kwotę miliona złotych Sąd Powiatowy w Katowicach skazał go na 12 lat więzienia i 250 tysięcy złotych grzywny. A za nielegalny druk bezdebitowych materiałów religijnych otrzymał karę 4,5 roku więzienia oraz 50 tysięcy złotych grzywny, którą z powodu braku możliwości zapłacenia zamieniono na dodatkowe 500 dni pozbawienia wolności. Szczególnie zastanawiający jest wyrok załapówki w wysokości miliona złotych. W latach siedemdziesiątych taką kwotę mógł zdobyć wyłącznie prywaciarz mający szklarnię. Dla zwykłego człowieka zatrudnionego na państwowej posadzie była niewyobrażalną fortuną. Wygrane tego rzędu rzadko padały nawet w totolotku. Mały fiat na wolnym rynku kosztował 100 tysięcy. Wynika z tego, że Jan Marchwicki był majętnym człowiekiem. Nie sposób ustalić, dlaczego, mając tyle pieniędzy, mieszkał w spółdzielczym bloku, nie posiadał nic poza meblościanką i telewizorem, które podczas pierwszego przesłuchania wpisano w rubryce Stan Majątkowy. Sędzia Ochman skrupulatnie wyliczył, że na utrzymanie Józefa Klimczaka wydał 50 tysięcy złotych. Tyle kosztowały wspólne wczasy, modne ubrania i przesiadywanie w kawiarniach. Co się stało z resztą pieniędzy? Jan próbował wykrzyczeć to na sali sądowej, ale sędzia skutecznie go uciszał, bo prawda była niewygodna. Ochman w swoich wspomnieniach zreferował życiorys Jana Marchwickiego. Jego zdaniem Jan, dzięki kontaktom z czasów seminarium, przeniknął do administracji uniwersytetu. To prawda, że wykorzystywał znajomości do osiągnięcia swoich celów, ale akurat nie te związane z duchowieństwem. Poza tym nie było w tym nic nadzwyczajnego. W PRL-u nawet kupienie pralki czy telewizora wymagało znajomości. Pracę teoretycznie miał każdy, ale naprawdę liczyła się tylko posada umożliwiająca załatwienie czegoś. O tym, że Jan Marchwicki wykorzystywał swoje stanowisko, wiedziała zarówno służba bezpieczeństwa, jak i milicja. Na wydziale prawa studiowało wielu oficerów. Regularnie spotykali się z Marchwickim. Poza tym, jeden z tajnych współpracowników SB doniósł, że Jan przechwalał się swoimi wpływami. Opowiadał o kontaktach biznesowych z sekretarką profesora i z samym profesorem. Twierdził, że na uczelni mówiło się o nich święta trójca. Do komendy wojewódzkiej wpłynął także donos. Obywatelu, komendancie nie wiem, czy dobrze robię, lecz pragnę opisać moje spostrzeżenia w stosunku do jednego obywatela, który budzi duże podejrzenie na filii UJOTU, a obecnie Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, od kilku lat pracuje w Sekretariacie Studium Administracyjnego Jan Marchwicki. Jak mi wiadomo, od studentów, którzy bliżej go znają i ludzi, którzy go znali kilka lat wstecz, nasuwa mi się dużo podejrzeń, które zaczynam łączyć ze sobą. Kilka lat wstecz Marchwicki studiował w Krakowie teologię, był już klerykiem, zakonnikiem czy księdzem, Oderwał się jednak od kleru, zdobywając duże zaufanie u ludzi, którzy pracują na wyższych uczelniach i którzy udostępnili mu studiowanie prawa zaocznego w Krakowie oraz pracę na uczelni. Człowiek ten, wykorzystując kontakty z ludźmi na uczelni i księżmi, zrobił się płatnym pośrednikiem, jeżeli chodzi o dostanie się na studia czy inne kłopoty. Do tegoż muszę dodać, że na uczelni uprawiał i uprawia sprzedaż skryptów i podręczników. Za które bierze sumy kilkakrotnie wyższe niż kosztują w księgarni, tylko że nie można ich dostać. Znajomości jego są tak duże, że wszystkie sprawy podejmuje się załatwić, za co pobiera czasem zawrotne sumy. Człowieka tego stać na wszystko, jak wymaga sytuacja, rzuca olbrzymie sumy pieniędzy, nawet i w obcej walucie. Do tego człowiek ten zawsze lubił przebywać, obcować z młodymi studentami, których zapraszał do własnego mieszkania. Bardzo często wyjeżdża na wczasy, zawsze dobiera sobie jakiegoś studenta, i jest już dowiedzione, że człowiek ten jest zboczeńcem, pederastą. Teren zagłębia człowiek ten zna tak dobrze jak własną kieszeń. Przestępstwa, które robi, od razu przemyśla, żeby prawo sprawiedliwości nie dosięgło go. Wygląd jego i zachowanie w otoczeniu bliższym jest tak dziwne, że nasuwa się myśl, czy to nie jest człowiek który od dłuższego czasu uprawia zabijanie kobiet, znany u nas w zagłębiu jako wampir. Mieszka on przy ulicy bankowej 31. Jestem pewna, że obywatel-komendant, gdy poleci grupie ludzi, którzy szczerze zainteresują się wyżej wymienionym, wyjdzie na jaw oprócz tego dużo więcej innych przestępstw dokonanych przez niego. Jeden, Łamane na 35. Katowice, dnia 4 listopada 1968 roku. Miesiąc później przyszedł kolejny anonim napisany przez tę samą osobę. Tym razem interesy uczelniane były już tylko dodatkiem. Chodziło głównie o sprawę wampira. W dość zawoalowany sposób autorka, bądź autor, jeśli przyjąć, że forma żeńska miała zmylić śledczych, odniosła się do anonimu podpisanego student. Wyjaśniała bowiem, że student nie musi być osobą młodą, bo przecież studiują też ludzie czterdziestoletni. List podpisano inicjałem 1 łamane na 35. Służba bezpieczeństwa nie znalazła dowodów łączących Jana Marchwickiego z morderstwami kobiet. Jednak zaraz po sprawdzeniu informacji, zawartych w anonimach, jeden z oficerów odwiedził Jana i powiedział mu o donosach. Uprzedził też, że założono mu podsłuch na telefonie prywatnym i służbowym. Potwierdzają to słowa Jana Marchwickiego z rozprawy sądowej z 10 stycznia 1975 roku. Moje mieszkanie od 1968 roku było pod obserwacją organów MO. Do milicji wpłynęły anonimy, że ja jestem wampirem. Jan był przekonany, że za anonimami stała sekretarka profesora. W aktach. Nie ma informacji, kto napisał donosy, choć SBC musieli to ustalić, bo już z samej ich treści wynikało, że był to ktoś ze środowiska uniwersyteckiego. Poza tym, oba listy były napisane na maszynach do pisania, a ponieważ każda była zarejestrowana, a wzory czcionek znajdowały się w kartotece, odnalezienie maszyny oraz osób mających do niej dostęp nie nastręczało trudności. W donosie znajdowały się informacje o handlu z kryptami. Dzisiaj trudno zrozumieć, co w tym nagannego. Prawa ekonomii są proste: jeśli towaru brakuje, jego cena rośnie. Ale w socjalizmie wykorzystywanie braku towaru do podnoszenia ceny uznawano za spekulację i wymierzano za to surową karę. Na tym drobnym handelku nie dało się jednak zarobić miliona. Jan miał dostęp do dokumentów kandydatów na studia. Znajdował wśród nich dzieci osób wpływowych i zamożnych i oferował pomoc. W razie słabego wyniku na egzaminie pisemnym, podmieniał pracę, a gdy kandydatowi powinęła się noga na ustnym, doradzał napisanie odwołania do rektora dysponującego miejscami ze swojej puli. Interes doskonale prosperował i przynosił krociowe zyski. Jan Marchwicki należał do pierwszego i najważniejszego z ogniw układu. Ale choć bez niego proceder nie mógł funkcjonować, przy podziale zysków otrzymywał najmniej. Z czasem przestało mu odpowiadać, że odwala czarną robotę, a dostaje resztki. Znalazł nowy sposób zarabiania na studentach. Prosił znajomych wykładowców, by przychylniej traktowali jego podopiecznych. Podczas egzaminu ustnego wchodził na salę zazdającym i kładł na stole komisji paczkę karmenów. Jeśli mimo to studentom nie udawało się zdać, po kilku dniach szedł z indeksem do odpowiedniej osoby i ocena była poprawiana. Wykładowcy za taką przysługę otrzymywali gratyfikację w postaci telewizora, pralki albo innego trudno dostępnego artykułu, a Jan im kasował swoją dolę. Nie zawsze w gotówce. Studentom, których nie było na to stać, proponował seks. Wielu się zgadzało. Sprawa łapówek wyszła na jaw w 1969 roku, gdy jeden z wykładowców zażądał zwołania rady wydziału. Jednak zbyt wielu osobom zamieszanym we współpracę z Marchwickim zależało na wyciszeniu afery. Choć wówczas niczego nie wyjaśniono, na uniwersyteckich korytarzach sporo się mówiło. W ten sposób wieści dotarły w końcu do sekretarki i profesora, któremu Marchwicki podpadł już wcześniej. Dziennikarz Tomasz Szymborski odnalazł w IPN-ie akta kontrolne i fragment przesłuchania Jana Marchwickiego, którego nie ma wśród dokumentów sprawy wampira. Komuś zależałoby w publicznym procesie nie mówić o kulisach działalności Uniwersytetu Śląskiego. Obywatel Aleksander C., pracownik SB, pozostawił mi kartkę z nazwiskami swoich protegowanych na ZSA – Zaoczne Studia Administracji – i nie tylko z Komendy Wojewódzkiej MO. Oczywiście, wszyscy zostali przyjęci, ale przez to musiałem dwa nazwiska skreślić z listy WRN, Wojewódzkiej Rady Narodowej, a ci kandydaci mieli pierwszeństwo. Wiem, że w tej sprawie wezwał mnie obywatel tu nazwisko profesora który był u siebie w gabinecie z pierwszym sekretarzem KUPZPR i pytał się, co się stało. Odpowiedziałem, że chodzi o ludzi, obywatela C. Profesor nic się nie odezwał i kazał mi iść. Jeżeli chodzi o Aleksandra C, to tutaj muszę dodać, o czym nie chciał pisać w protokole por, tu imię i nazwisko, że właśnie w czasie, kiedy byłem zabierany na rozmowy do KWMO, pouczał mnie, aby nie poruszał sprawy łapówek i uważał na podpis protokołów. Chodziło o to, aby między ostatnim zdaniem protokołu a podpisem nie było miejsca, gdyż przesłuchujący mogą coś niekorzystnego tam dopisać. Tak samo wspominałem, że Aleksander C. pobrał od syna organisty S tu nazwisko tysiąc złotych na załatwienie węgla i nie załatwił ani nie oddał pieniędzy. Por tu nazwisko odparł, że to sprawa prywatna i w protokole tego pisać nie będzie. W czasie, gdy zwołano Radę Wydziału, pierwszy sekretarz Komitetu Uczelnianego PZPR poinformował o sprawie łapówek Służbę Bezpieczeństwa. SBC jednak nie zareagowali, bo wielu z nich korzystało z pomocy Marchwickiego i to nie za darmo. Było jeszcze coś. Tomasz Szymborski opisał w miesięczniku Fokus Śledczy agenturalną przeszłość Jana Marchwickiego. TW Janusz miał zostać zwerbowany w 1962 roku przez kapitana Stanisława Wowre. Markwicki zbierał informacje o księżach, którym dostarczał druki religijne. Dzięki temu zdobył zaufanie esbeków, a ci w zamian umieścili go na uniwersytecie. Oczywiście, nieprzypadkowo, tu także był dla nich przydatny, a sprawujący kontrolę nad uczelnią oficer SB korzystał z jego gabinetu oraz informacji. Choć reweracje na temat Uniwersytetu Śląskiego były bardzo niewygodne, sędzia Ochman nie potrafił skutecznie uciszyć Jana, który przy każdej nadarzającej się okazji z lubością rozprawiał o uczelnianych układach i ujawniał mechanizmy nadużyć. Wyrażał też opinię na temat zabójstwa Jadwigi Kuci. Podczas rozprawy 7 listopada 1974 roku oświadczył: Mówiłem, że to wszystko bzdury. Gdyż zabójstwo Jadwigi Kuci zorganizowała mafia uniwersytecka. To znaczy profesor i sekretarka. Byłem niewygodny dla, tu nazwisko sekretarki, w pewnym momencie i dlatego uważam, że intencją, tu nazwisko sekretarki, było doprowadzenie do zabójstwa Jadwigi Kuci i posądzenie o to zabójstwo mnie. Dodawał na kolejnej rozprawie. Często padały też nazwiska oficerów służby bezpieczeństwa. Mówiąc o SB, miałem na myśli Aleksandra C., Wiktora G. i Ryszarda G. Te osoby inspirowały mi dotarcie poprzez księży z terenu Katowic do Kurii. Miałem być w tym wypadku szpiclem. Można przypuszczać, że SBC nie byli zachwyceni, gdy Marchwicki publicznie dekonspirował ich działania. Jan Naraził się dosłownie wszystkim. Atakował sędziego, współoskarżonych, publiczność, świadków, obrońców, a nawet ofiary. W tej sytuacji samosąd, sąd, czego oficjalnie obawiano się ze strony robotników, wcale nie musiał być ich pomysłem. Być może SBC rozważali taki sposób uciszenia kłopotliwego oskarżonego. Gniew robotników dałoby się łatwo uzasadnić, a prowokacje zatuszować. Ostatnie słowo Jana Marchwickiego przypominało iście szekspirowski monolog. Zaczął niepozornie od zwrócenia uwagi, że zginęły mu lusterko i ołówek. Bał się, że przedmioty te mogą zostać podrzucone jako dowody znalezione w miejscach przestępstwa. Chwilę później błyszczał już wiedzą, elokwencją i talentem krasomówczym. Paweł Jasienica w książce pod tytułem Tylko o historii m.in. pisze świat warił się w Republice Rzymskiej. Ale terminy i przepisy prawa musiały być przestrzegane, stanowiły one archimedesowy punkt oparcia, którego się czepiała ludzka nadzieja. To ratowało społeczność rzymską tuż przed ostatecznym rozkładem. Porządek prawny był często łamany siłą, lecz zawsze można było odróżnić prawo od gwałtu. Co ten sam pisarz i jemu podobni napisaliby, gdyby towarzyszyli oskarżonym w śledztwie? Gdyby przewertowali i szczegółowo przeanalizowali akta śledztwa, akt oskarżenia, i gdyby od początku do końca uczestniczyli w rozprawie rozpatrywanej przez Wysoki Sąd, bez jakiegokolwiek skrupułu, a na pewno z całą odpowiedzialnością prawną przed polskim społeczeństwem i światem, stwierdziliby, że narody na dobre i na zawsze przyzwyczaiły się do tego, że piastunom władzy wcale nie wszystko wolno, że społeczne zasady nowych porządków w nowym państwie socjalistycznym, o którym zapewnia nowe kierownictwo partii i rządu PRL, zostały Naruszone przez organa ścigania w sposób nadzwyczajny, że sprzeniewierzyły się swojemu zaszczytnemu posłannictwu środki masowego przekazu, a przede wszystkim prasa polska, która deformowała prawdę obiektywną i wprowadzała w błąd opinię społeczną kraju i poza granicami naszego ludowego państwa. Wysoki sądzie, stosunek do człowieka, czy to dopokrzywdzonego, czy to oskarżonego. Jest ostatecznym kryterium do wydania sądu o prokuraturze. Człowiek odpychający, opryskliwy, zgryźliwy, hipokryta, purytanin nie jest i nie może być pracownikiem państwowym. Jest tylko maszyną, marną i niebezpieczną maszyną urzędniczą. I z tego powodu oraz względu nie ma prawa oskarżać obywateli ludowego i socjalistycznego państwa, w którym humanitaryzm prawniczy zajmuje pierwsze i naczelne miejsce. Autorzy komentarza do nowego kodeksu karnego z 1970 roku wyraźnie stwierdzają: że Prawnika, który nie jest humanistą, niepodobna uważać za jurystę. A właśnie z takim zjawiskiem mamy do czynienia, jeżeli chodzi o ocenę osobowości oskarżycieli publicznych w tym procesie. Ma na to dowody i przykłady każdy oskarżony, każdy, kto bacznie i uważnie śledził to wszystko, co działo się na tej sali. Nie sposób przytoczyć całej mowy końcowej Jana Marchickiego. Jego stenogram zajmuje 50 stron. Oskarżony wielokrotnie odnosił się do zarzutów, dowodów i świadków, oceniał wagę ich zeznań, wykazywał błędy i nieścisłości w akcie oskarżenia. Nie chodziło już ani o wampira, ani o ustalenie, kto nim był. Chodziło o pojedynek pomiędzy Janem Marchwickim a prokuratorem Gurgulem. Pojedynek, który Jan już przegrał. Nie zdawał sobie sprawy, że to jego ostatnie publiczne wystąpienie i niezależnie od tego, co powie, wyrok już zapadł. Tylko... Nie na sali sądowej. Sądowi przypadła jedynie rola ogłoszenia kary, która miała uciszyć Jana na zawsze. Trzeba to kończyć, wysoki sądzie. Wokół Zdzisława Marchwickiego wyrósł mur dowodów i poszlak. Trudno dzisiaj jest powiedzieć, czy zapierając się swoich czynów przez wiele miesięcy? Nie zdawał sobie sprawy z wagi tych dowodów, trudno odpowiedzieć na co liczył, czego się spodziewał. Aż przyszedł dzień, gdy ugiął się pod ich ciężarem, przyznał się. Mowy końcowe mecenasów Jana Polewki, Bolesława Andrysiaka i Mieczysława Frelicha zajmują trzy dni. Podają oni w wątpliwość wartość zgromadzonych dowodów rzeczowych, ani jeden nie został znaleziony u oskarżonego page w piwnicy jego ojca Józefa Marchwickiego? Portmonetka, taka sama, jaką posiadała ofiara, odnaleziona przez ociężałego umysłowo chłopca przy drodze, którą Marchwicki codziennie chodził. I pióro, takie samo, jakie miała Jadwiga Kucia. Na żadnym z nich nie było śladów potwierdzających, że Marchwicki miał z nimi kiedykolwiek styczność. Zdaniem adwokatów również zeznania świadków rozpoznających Marchwickiego nie mogą być brane pod uwagę. Przede wszystkim z powodu upływu lat. Wielu z nich widziało domniemanego sprawcę przeszło 10 lat przed procesem. Poza tym w większości przypadków przyznali, że istnieje możliwość iż widzieli wtedy inną osobę. Nawet samo przyznanie się do winy nie powinno być przez sąd uwzględniane, bo Marchwicki wypowiedział je w stanie zaburzeń psychicznych związanych z procesem. Zanim głos zostanie oddany samym oskarżonym, ponownie wypowiada się oskarżyciel publiczny. Prokurator Józef Gurgul oświadcza, iż rezygnuje z przysługującego mu prawa repliki po wystąpieniu adwokatów. Jego zdaniem obrońcy w niczym nie podważyli tez oskarżenia i wypowiedzieli się w kwestiach peryferyjnych. Spośród oskarżonych pierwszy głos zabiera Józef Klimczak. Ponownie przyznaje się do winy, wyraża skruchę i prosi o łagodny wyrok. O łagodne potraktowanie proszą również Zdzisław Flak i jego matka Halina Flak, która dodała, że nawet teraz nie jest przekonana o winie swego brata Zdzisława. Następny zabiera głos Jan Marchwicki. Jan Marchwicki, nie wykazując żadnej skruchy ani żalu oraz przedstawiając siebie jako człowieka prawego charakteru, Uznał zarzuty oskarżenia za tendencyjne, zeznania świadków za fałszywe i kłamliwe, wyjaśnienia współoskarżonych za oparte na pomówieniach, a opinie biegłych za mylne. Odpowiedzialność za dokonane zbrodnie, zwłaszcza za zabójstwo Jadwigika, oskarżony starał się jeszcze raz przerzucić na wielu wymienianych po nazwisku ludzi, którym zarzucał przynależność do bliżej, nieokreślonej mafii. Na zakończenie swojego kilkugodzinnego wystąpienia Jan Marchwicki stwierdził, że nie ma nic wspólnego z zamordowaniem dr Jadwigi K oraz nakłanianiem do zamordowania Henryki U, w związku z czym prosi o uniewinnienie go od tych zarzutów. Jeśli chodzi o pozostałe przestępstwa, oskarżony przyznając się do ich popełnienia powiedział, że przyjmie taką karę, na jaką zasłużył. 24 lipca 1976 roku sąd udziela głosu dwóm ostatnim oskarżonym. Pierwszy przemawia Henryk Marchwicki, ale cała sala czeka na to, co powie Zdzisław. Co oskarżony chciałby powiedzieć, w ostatnim słowie? A cóż ja mam, proszę najwyższego sądu, do powiedzenia? Zrobiono ze mnie wielkiego ofiarę, ofiarę losu i nic więcej. Co ja o tym wszystkim mogłem wiedzieć? Zagoniono mnie tak daleko, że nie wiem teraz co mam robić i czego się mam chwytać. Przecież co ja mogłem wiedzieć o takim czymś? Ja, cóż, nie mam nic więcej do powiedzenia. Niech to oskarżony rozszyfruje, że boi się tam iść, gdzie ma iść. No, tam, gdzie ja mam iść, najwyższy sądzie, bo ja się strasznie tego boję, bo mam tam iść. Gdzie ma iść? No, mam tam gdzieś iść i utopić się. Utopić się? Skąd te wiadomości? Głosy mi mówią, jakiś głos mi mówi, co oskarżony jeszcze chce powiedzieć. Ja nie mam nic, najwyższy sądzie, do powiedzenia. Cóż ja mogę więcej powiedzieć? Powiedziałem za mało na początku, bo, cóż, nie zdawałem sobie w ogóle z tego sprawy, gdzie ja się w ogóle znalazłem. Cóż ja teraz, najwyższy sądzie, powiem? Nic nie powiem, bo nie miałem już dawno nic do powiedzenia, ale zawiniłem wiele. To cóż, ja dziś naprawia. Padłem ofiarą ciężkiego losu swojego życia i nic więcej. Z tego, co wynika, z tego, co wiem, to dopiero mnie czeka najwyższy sądzie. Cóż ja przeżyłem przez te parę lat? Co oskarżony powie na temat tych dwudziestu przynajmniej zarzutów aktu oskarżenia? No, cóż, ja w najwyższy sądzie mogę powiedzieć. Przecież najwyższy sąd wie. Z tego, co się zorientowałem już dawno, sąd najwyższy wie i wiedział wszystko lepiej ode mnie. Ja zawiniłem, no to w końcu będę musiał iść. Bo cóż, czym oskarżony zawinił? No. Urodzeniem, życiem swoim. Tak się złożyło. No, a co do tych zabójstw? No, cóż ja, najwyższy sądzie, co ja, najwyższy sądzie, powiem. Sąd wie, najwyższy przecież. Gdybym wiedział od początku, jak to wygląda, jak to jest, to bym na pewno inaczej postąpił. Gdzie ja się w ogóle znajduję? Ja początkowo, jak każdy człowiek, liczyłem, że może się to jakoś ułoży, że może się jakoś naprawi, i tak upływał. Miesiąc za miesiącem, i, i się w głowie kręciło wszystko dookoła. No i wylądowałem w końcu tak, że znalazłem się w takiej krytycznej sytuacji, że. Jak to się miało oskarżonemu ułożyć na początku? No cóż, ja powiem. Ja nigdy za wiele nie umiałem się wytłumaczyć. Z różnych spraw, a tutaj w ogóle. Co ja miałem po tym, co się później dowiedziałem, co miałem do gadania? Nic. Że zawiniłem wiele tutaj, to na pewno. Co oskarżony zawinił? No, to zawiniłem, że dawno nie poszedłem tam, gdzie miałem iść. Gdzie oskarżony miał pójść? Skoczyć do tego bagna, co narobiłem. To znaczy? Co to jest? Najwyższy sądzie, ja naprawdę nie mam nic do powiedzenia. Co oskarżony chciałby powiedzieć na temat zarzutów czternastu zabójstw i sześciu usiłowań? Chciałbym, ja chciałbym coś powiedzieć. Najwyższy sądzie, to nie będę się nawet i z tego umiał wytłumaczyć. Proszę, by mnie. Tam. Ja nie mam naprawdę nic do powiedzenia. Prosiłbym by mnie zaprowadzono tam, gdzie mam iść i koniec. Gdzie oskarżony ma iść? Albo pójdę sam. Gdzie mnie oczy poniosą? Dokąd? Pójdę sam tam, gdzie mam iść i koniec. Tam, gdzie mnie zawiozą i tam, gdzie mnie puszczą. Gdzie mają zawieść? Do więzienia, bo Obecnie znajduje się w więzieniu. To oskarżony nie chce się wypowiedzieć odnośnie tych zarzutów? No bo cóż, najwyższy sądzie ja powiem cóż ja powiem zrobiono ze mnie mordercę i, i koniec. Ja też do tego się przyznałem. Czy oskarżony jest mordercą? No, jak z tego, co słyszałem, to wynika. Tego co wiem, co się dowiedziałem, no to tak. Nie chodzi o to, co oskarżony słyszał, tylko co sam oskarżony uważa. Czy oskarżony jest mordercą? No, chyba tak myślę. Ja tam miałem coś zbezcześcić. Ja naprawdę nie umiem się wygadać. Teraz nic nie powiem. To, co powiedziałem, pójdę tam, gdzie mam iść. I koniec. Gdzie oskarżony ma pójść? Na jakąś... ...emfemię. Czy coś takiego. Iść i cierpieć teraz. Czy ja wiem, co to jest... ...imfemia? Cóż, najwyższy sądzie, jakie to ma teraz znaczenie? Ja tak... ...jak powiedziałem. Najwyższy sąd wie lepiej ode mnie. Ja bym prosił, by mnie wysoki sąd... ...zwolnił mnie w ogóle od... Ja nie chcę po prostu już zeznawać, bo nie mam nic do powiedzenia, wiele zawiniłem. To na pewno, że tak postąpiłem, tego żałuję, ale dzisiaj jest już za późno. Czy oskarżony się przyznaje, czy nie? No cóż, najwyższy sądzie, cóż to jest za różnica? Jaka to jest różnica, jak ja się znalazłem w takim położeniu? Nie wiem, najwyższy sądzie, jak mam odpowiedzieć. Nie dla mnie jest to proste pytanie, najwyższy sądzie. Dla takiego człowieka jak ja na pewno się przyznaję z tego, co się od dłuższego czasu, co się zorientowałem. Nie tak bardzo dawno to jeszcze tak bałem się tego wszystkiego i przyznaję się, że wiele zawiniłem. Narobiłem sobie największego bałaganu. Co znaczy, wiele zawiniłem? No. Postąpieniem, że dałem, pocałowałem, tak jak mi sąd kazał iść, w więzieniu, tam gdzie miałem iść. Ja bym naprawdę prosił, by najwyższy sąd mnie zwolnił z, z tych pytań, bo ja na żadne z tych pytań rzeczowo nie odpowiem. Za wiele nigdy nie umiałem mówić, a teraz jestem zagoniony. Tak daleko, że jak sobie przed oczami przedstawię, to aż dreszcze przechodzą, czy oskarżony, czuje się winny czy niewinny? Z tego, co ja od jakiegoś czasu, bo dłuższy czas nie orientowałem się w ogóle, to winny się czuję. Tutaj najwięcej zbezcześciłem wysoki sądzie. Dużo się rzeczy złożyło, o których nie miałem najmniejszego pojęcia. I nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, że takie coś mnie w życiu spotka. No, winien? Nie winien. Ja prosiłbym Najwyższy Sąd, by mnie Najwyższy Sąd zwolnił od pytań. Bo ja jestem za słaby. Prasa ani jednym słowem nie odniosła się do głosu Henryka Marchwickiego. Już sam tytuł w ostatnim słowie, Z. Marchwicki, ponownie przyznał się do winy. Podsumowywał wydarzenia na sali sądowej. Jako ostatni zabrał głos główny oskarżony, Zdzisław Marchwicki. Stwierdził on, że w zasadzie nie ma nic do powiedzenia, ponieważ wszystko ujawnił już w czasie przewodu sądowego. Kiedy jednak przewodniczący składu orzekającego, sędzia Władysław Ochman, poprosił oskarżonego, aby ustosunkował się konkretnie do 21 zarzutów aktu oskarżenia. Dotyczących dokonania czternastu zabójstw i usiłowania pozbawienia życia sześciu dalszych kobiet, Zdzisław Marchicki powiedział Moje życie ułożyło się tak, że wiele zawiniłem, ale cóż teraz naprawie? Sąd wie najlepiej, co zrobiłem, żałuję, że tak postąpiłem. Obecnie nie ma to jednak żadnego znaczenia. Na pytanie, czy słowa te mają oznaczać przyznanie się do winy, Zdzisław Marchwicki odpowiedział: Czuję się winny, Boję się tego, co mnie czeka. Chciałbym, ażeby jak najszybciej posłano mnie tam, dokąd mam pójść. Z powodu zawiłości sprawy i dużego zasobu materiału dowodowego sąd postanowił ogłosić wyrok 28 lipca 1975 roku o godzinie 12. Nikt nie miał wątpliwości, jaki wyrok zapadnie. Może z wyjątkiem samego Zdzisława Marchwickiego. Jedyny możliwy wyrok. Uzasadniając wydany wyrok, przewodniczący składu orzekającego stwierdził, że sąd uznał skazanych winnymi dokonania zarzucanych im przestępstw. Przewód sądowy powiedział sędzia Władysław Ochman, ujawnił pełny obraz rodziny marchwickich jej cynizm, zakłamanie, zdemoralizowanie, brutalność i stosowanie przemocy. Zdzisław Marficki za dokonanie czternastu zabójstw i pięciu usiłowań oraz za znęcanie się nad członkami rodziny i zagarnięcie mienia społecznego został skazany łącznie na karę śmierci. Uniewinniono go z zarzutu usiłowania pozbawienia życia Ireny W. Jan Marchwicki za zlecenie i kierowanie zabójstwem dr Jadwigi K., namawianie do zabójstwa Henryki U. Czyny lubieżne z nieletnim oraz nakłanianie do zaboru mienia społecznego został również skazany na karę śmierci. Henryk Marficki otrzymał karę łączną 25 lat pozbawienia wolności, 10 lat utraty praw publicznych i 10 tysięcy grzywny. Józef Klimczak otrzymał karę pozbawienia wolności na 12 lat i utratę praw publicznych na lat 6. Halina Flak Została skazana na 4 lata więzienia oraz grzywnę 7 tysięcy złotych. Zdzisław Flak otrzymał karę 4 lat więzienia oraz 10 tysięcy grzywny i 8 tysięcy odszkodowania na rzecz poszkodowanego zakładu pracy. Wywiad z wampirem. Wiadomo, kto to zagłębiowski wampir, Zdzisław Marchwicki. W tych dniach Sąd Najwyższy zbierze się, żeby załatwić ostateczny wyrok w sprawie zbrodni. W maju 1976 roku dostałem z Sądu Najwyższego zezwolenie na widzenie ze Zdzisławem Marchwickim. W pogodny, wiosenny dzień przyleciałem do Katowic. Ale cofnijmy się do początku. Po wydaniu wyroków sprawa wampira przycicha dopiero po rocznej przerwie na przełomie września i października 1976 roku o Zdzisławie Marchwickim przypomina życie literackie. Reportaż Barbary Seidler w tych dniach, ostateczny wyrok, jest zapowiadany już na okładce. Autorka pisze o ofiarach i przypomina żmudne śledztwo, ale przede wszystkim ujawnia, jak milicja odnalazła wampira. Dzięki przygotowanej w czerwcu 1970 roku analizie całokształtu materiału śledztwa opracowano wspomniane już 485 cech osobowych, fizycznych i psychicznych, Jakie powinien posiadać ten, którego poszukiwano. Funkcjonariusze szli po kolędzie od domu do domu, spisywali wszystko, sprawdzali karty zdrowia w przychodniach i skargi w radach narodowych, wypytywali o dzieciństwo dorosłych już mężczyzn i o intymne współżycie z kobietami. Szukano człowieka małomównego, konfliktowego, psychicznie zrównoważonego, ale jednocześnie brutalnego w pożyciu z najbliższymi. Człowieka z dobrą opinią w miejscu pracy. Na koniec, wedle relacji Seidler, perforowane karty odpowiednio poukładano na podświetlarce i tak wytypowano Zdzisława Marchwickiego, który miał aż 36 cech sprawcy. Seidler charakteryzuje całą kryminogenną rodzinę, którą milicja prześwietliła jak w Rentgenie. Omawia każdego z osobna i wymienia zarzucane im czyny. Przyznaje, że nie wszystkie zarzuty miały jednakowy ciężar, ale chodziło o to, aby, jak w zwierciadle, odbiła się moralność ogromnej większości członków tej rodziny. Przypomina tytelnikom, że sprawę rozpatrywano podczas 126 posiedzeń i wymienia bogaty materiał dowodowy, wyjaśnienia oskarżonych złożone w śledztwie oraz podczas rozpraw, zeznania 500 świadków przesłuchanych podczas procesu. Zeznania kolejnych tysiąca osób przesłuchanych w śledztwie, ekspertyzy dwudziestu biegłych z różnych dziedzin nauki, protokoły z eksperymentów procesowych, ponad tysiąc różnych dokumentów, 100 dowodów rzeczowych, dwadzieścia pięć taśm magnetofonowych zawierających nagrania z przesłuchań oskarżonych, sześć filmów, 325 dwadzieścia przeźroczy, razem 141 tomów akt postępowania przygotowawczego. I kolejnych dziesięć tomów protokołów rozpraw. Było także 255 taśm magnetofonowych oraz pięć taśm magnetowidowych. Ale co najważniejsze podaje, że 10 maja 1972 roku Marchwicki pękł i zaczął mówić, a zatem przyznał się do winy. Życie rodzinne i małżeńskie głównego podsądnego to było jedno pasmo nieporozumień, antagonizmów, znieważań, znęcania się fizycznego i moralnego, bujek i awantur. Taka była codzienność. Nie mieli łatwych charakterów oboje. On czasem bywał nietrzeźwy, ona, zawsze, aż nadto konfliktowa. Był wobec niej brutalny bezwzględny, mówiła o tym długo przy zamkniętych drzwiach sali, do uzasadnienia wyroku przedostały się takie stwierdzenia. W stosunku do żony używał metod sadyzmu fizycznego, realizował je konsekwentnie, zwłaszcza, że żona znajdowała się często w stanie nieprzytomności z powodu ataków epilepsji. Trudno się dziwić, że w październiku 1964 roku opuściła męża i wraz z przyjacielem i dziećmi wyjechała do Lemborka. Wtedy Zdzisław Marchwicki zaczął mordować. Jak sędzia Ochman w czasie rozprawy nie dopytywał, tak Seidler o kulisach tej przyjaźni nie wspomina ani słowem. O Józefie Klimczaku także pisze jako o przyjacielu i partnerze Jana Marchwickiego, unikając nazwania rzeczy po imieniu. Za to bardzo krytycznie ocenia postawę wszystkich oskarżonych, którzy w trakcie procesu Ubliżali powadze sądu, obrażając świadków, biegłych, prokuratorów i siebie nawzajem. Strach było czasem patrzeć na towarzystwo siedzące między milicjantami w dwóch rzędach pod ścianą świetlicy Huty Silesia, pisała. Barbara Seidler od lat relacjonowała procesy sądowe. Czytelnicy wiedzieli, że mogą liczyć nie tylko na rzetelną informację, ale i świetne pióro. Dziennikarka doskonale buduje napięcie. I pod koniec trzeciego dnia przemówienia prokuratora coś chyba pękło w podsądnym może to był taki sam moment jak tamten przed laty gdy przywieziony do Warszawy w czasie śledztwa po miesiącach milczenia zaczął mówić bo wstał nagle i wychrypiał tak przyznaję się do winy jestem wielkim mordercą nie wiem ile kobiet zabiłem może dwadzieścia może dwadzieścia sześć nie pamiętam nie liczyłem. Ponoszę wielką winę, narobiłem wiele krzywdy. Powiedział to i usiadł. I już w odrętwieniu, jakby słuchał dalszej części przemówienia, nie drgnęła mu twarz, gdy prokurator zażądał kary śmierci. Sprawiał wrażenie nieobecnego, gdy zabierali głos obrońcy. Dopiero w ostatnim słowie oskarżonego, gdy przewodniczący zwrócił się doń sakramentalnym, o co oskarżony prosi. Stał i podpierając się rękoma o blat ciemnej dębowej ławy, powiedział chciałbym już tam iść gdzie trzeba. W tym miejscu rozpoczyna się prawdziwa reporterska relacja z katowickiego więzienia przy Mikołowskiej. Naczelnik więzienia jest zaskoczony, że Seidler otrzymała zgodę na rozmowę z Marchwickim bez świadków. Ma pani widzenie bez krat i bez strażnika. Jak pani to sobie wyobraża? Zwyczajnie. Już przecież nieraz rozmawiałam z więźniami. To nie jest zwyczajny więzień. Czy pani wie, że on może być niebezpieczny? Uderzy panią, a ja odpowiadam za wszystko, co się w tych murach dzieje. Czym uderzy? Ręką! Jest bardzo silny. Poza tym, czy pani wie, że on drapie się po twarzy, potem rozdrapuje rany, moczy palce we krwi, ogląda je czasem? A, czasem robi inne dziwne rzeczy. Owija się w prześcieradło, klęczy w celi, symuluje, wygłupia się. Nie wiemy. Ostatecznie dziennikarce towarzyszy kapitan Labocha z milicji. Stoi naprzeciw mnie człowiek, którego już widziałam na sali rozpraw, którego wzrost znam w centymetrach, o którym wiem tak dużo, a jednocześnie tak niewiele. Wiem, że jest skryty, małomówny. Stoi przede mną człowiek skazany na karę śmierci. Wyciągam do niego rękę. Dłoń ma spoconą. Podnosi moją rękę do ust, całuje. Dziękuję, że chciał pan ze mną rozmawiać. Nie mówi nic. Siedzimy naprzeciw siebie. Marchwicki spuścił głowę, zaciska palce. Widzę, jak mu sinieją opuszki. Wtedy pomaga mu kapitan Labocha. Chcesz zapalić, Zdzisiu? Kiwa głową. Zaciąga się papierosem łapczywie. W pokoju nie ma popielniczki, więc kapitan Odsuwa pudełko z zapałkami. Strząsa do niego popiół. Milczymy. Długo milczymy. Po dłuższej chwili kapitan dla bocha wychodzi. Teraz on pyta o swoją rodzinę. Odpowiadam, że o ile wiem, to dobrze się czują. Oni już nie żyją. Kto? Moja rodzina. Oni wszyscy. To ja do tego doprowadziłem. To moja wina. Tłumaczę długo, cierpliwie, że to nieprawda, że wiem na pewno. Słucha skwapliwie, wyciera łzy wierzchem dłoni. I znów zapada w odrętwienie, jakby mnie nie słyszał. Więc zadaję proste pytanie: Co pan lubi najbardziej? Zjedzenia? Niech będzie zjedzenia. Mięso. Schabowe kotlety. Co jeszcze pan lubi? Sport. Jaki? Piłkę nożną. Pamiętam, z akt sprawy był zapalonym kibicem. Akurat przed dwoma dniami odbywał się ważny międzynarodowy mecz. Nie oglądam meczów, ale przypominam sobie, co na ten temat mówił mój przyjaciel. Zaczynam powtarzać to Marfickiemu. Pyta o szczegóły. Mówi, to ciekawe. Potem do mnie, pani się wcale na tym nie zna, nic pani nie pamięta, a to ważny mecz był. Kręcimy się w kółko, spacer, wieś, co z rodziną, czemu nie piszą, potem płoszy mnie pytaniem. Czy jeszcze trochę to będzie trwało? Trzecia część reportażu ukazuje się 10 października, i oto prawdziwa sensacja. Do rąk czytelników trafia pamiętnik mordercy. 29 czerwca 1976 roku dziennikarka udaje się do Sądu Najwyższego, by uczestniczyć w rozprawie rewizyjnej. Posiedzenie jednak rozpoczyna się od ogłoszenia przerwy, bo prokurator Gurgul chce przedstawić sądowi dodatkowe dowody. W przerwie siedzę na korytarzu na ławce z Haliną Flak. Dzidzio, Zdzisław Flak, syn Haliny, chodzi po miękkim dywanie tam i z powrotem. Halina płacze i wygraża prokuratorowi. Syn podbiega i uspokaja ją. Nie wygłupiaj się, nie można. Pytam, dlaczego nie pisze do brata? Mówię, że się z nim widziałam, że wypytywał o rodzinę. Flakowa opowiada mi o swojej ciężkiej pracy. Pamiętam z akt, że miała dobre opinie z zakładów, w których pracowała, a potem mówi ściszonym głosem: Co to za głupstwa, gadają, że ja ze zdziskiem żyłam. Ja w ogóle nie wierzę, że on mógł to wszystko zrobić. To chyba niemożliwe. Woźny prosi na salę. Sąd postanawia zaliczyć dokumenty w poczet dowodów, a w związku z treścią przedłożonego pamiętnika i koniecznością uzyskania od autora dodatkowych wyjaśnień uzupełnić postępowanie. Listu pisanego do córki nie chciałabym tu przytaczać. Jest to w końcu bardzo intymna sprawa i choć list znalazł się w aktach, nie czuje się upoważniona do cytowania go. Jest to jakby list pożegnalny do córki. Zostawmy coś człowiekowi na własność nawet jeśli jest wielkim mordercą. Co innego pamiętnik, który był przedmiotem dociekań sądu najwyższego. Zwykły zeszyt za 4.50 w brązowej okładce z rysunkiem Wrocławskiego ratusza z tyłu stempel zachęcający do składania datków na Centrum Zdrowia Dziecka. Na pierwszej stronie ten oto pamiętnik dedykuje koledze, z którym siedzę w jednej celi. Marchicki Z. Wampir zagłębia, a dalej pismo równe w kratkach w sumie 38 stron zapisanych przez oskarżonego. W aktach załączona ekspertyza autentyczności pisma. Jest to pamiętnik straszny. Jeszcze nigdy w życiu nie czytałam nic tak odrażającego i wstrętnego, ekshibicjonistycznego. W reportażu znajduje się zaledwie krótki fragment pamiętnika. Resztę Seidler streszcza własnymi słowami. Odnotowuję, że opisane w pamiętniku napady na kobiety różnią się od tych z aktu oskarżenia. Przede wszystkim jest ich aż trzydzieści pięć. Padają nazwy miejscowości, o których nie mówiono w sądzie: strzemieszyce, rogoźnik, rybnik, pszczyna, ogrodzieniec, szopienice, ruda Śląska, limanowa, wirek, piotrków, mysłowice, końskie, radomsko, Marchwicki Przyznaje się też do współżycia z siostrą. 13 lipca 1976 roku podczas przesłuchania w sali 219 budynku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach Zdzisław Marchwicki zeznaje podczas sesji wyjazdowej Sądu Najwyższego. Pamiętnik pisałem dobrowolnie. W okresie, kiedy go pisałem, oprócz mnie w celi było jeszcze dwóch więźniów. Pisałem go od razu na czysto, nie robiąc wcześniej żadnych notatek. Pisałem kilka godzin dziennie. W pamiętniku, który napisałem, część jest prawdą, a część nie. Prawdą jest to, co napisałem na temat zabójstw opisanych w wyroku, natomiast to, co pisałem na temat innych zabójstw, jest zmyślone przeze mnie. Nie wiem, jak mam wytłumaczyć, że pewne fakty wymyślone przeze mnie mają pokrycie w rzeczywistości. Nie wiem, co mam mówić. Nie spodziewałem się, że będę doprowadzony dzisiaj na przesłuchanie. Wszystko pisałem samodzielnie. Nikt mi nic nie podpowiadał. Po ogłoszeniu wyroku nie miałem z nikim widzenia. Była tylko u mnie pani redaktor. Okazano mu pamiętnik. Tak, to jest ten pamiętnik, który pisałem. Na pytanie adwokat odpowiedział. Pisałem ten pamiętnik, bo chciałem sobie przedłużyć trochę okres wykonania wyroku. Kiedy pisałem pamiętnik, byłem załamany. W chwili obecnej czuję się tak samo. Na pytanie obrońcy Haliny Flak. Nie żyłem fizycznie z siostrą, ona nie wiedziała nic na temat faktów, do których się przyznawałem. Na pytanie sądu. Udział brata Henryka Marchwickiego w tych niewykrytych zabójstwach należy uznać za fakt wymyślony przeze mnie. Wszystko, co pisałem na temat pomocy członków mojej rodziny w zabójstwach jest zmyślone. Prawdą jest to, co podałem o współudziale braci, jeśli idzie o zarzuty opisane w wyroku. Na pytanie obrońcy Jana Marchwickiego. Jan nie miał żadnego udziału w zabójstwie doktor K. I zaraz na pytanie sądu. Prawda jest zupełnie inna. Raczej nie chciałbym na temat tej prawdy wyjaśniać. Na pytanie biegłych. Sam już nie wiem, co mam mówić, tyle się wszystkiego narobiło. Na pytanie sądu. Pisałem do pułkownika Gruby, bo chciałbym z nim jeszcze porozmawiać. Przytoczyłam niemal w całości protokół z tego przesłuchania, aby uzmysłowić czytelnikowi, przez jaki gąszcz odwoływanych po wielokroć stwierdzeń, wyjaśnień i zeznań musiał się przebijać sąd, jak w tym bardzo trudnym procesie trzeba było analizować wypowiedzi świadków, dowody, jak szalenie trudno było dotrzeć do prawdy materialnej, która musiała być udowodniona. Z przesłuchania pułkownika Gruby Seidler cytuje zaledwie jedno zdanie. O tym, że Marchwicki pisał do niego często, a gdy oficer go odwiedził, Zdzisław był w nastroju innym niż zwykle. Niewiele więcej przytoczyła z zeznań współwięźnia Zygmunta A. Dwudziestosiedmioletni stolarz odsiadywał wyrok za rozbój. Początkowo zaproponował Zdzisławowi, by dla zabicia nudy przepisywał jakąś książkę. Potem za własne pieniądze kupił mu zeszyt i namówił do pisania pamiętnika. Relacje z sesji wyjazdowej Sądu Najwyższego w Katowicach kończy cytat z opinii biegłych na temat pamiętnika. Nie dostrzegli zaburzeń psychicznych, natomiast pederastie i zoofilię uznali za skutki uboczne sadyzmu uważali go za zasadniczą dewiację. 22 września 1976 roku Barbara Seidler uczestniczy w ostatniej rozprawie przed Sądem Najwyższym w Warszawie. Jest świadkiem, jak obrońcy dowodzą uchybień Sądu pierwszej instancji. Słuchuje się w długą przemowę prokuratora Gurgula, który punkt po punkcie zbijał argumenty obrony. Notuje, że punktów tych było aż 50. Po blisko 12 latach od pierwszego morderstwa jakiego dopuścił się Zagłębiowski wampir sąd najwyższy postanowił uchylić rewizje wniesione przez obrońców Zdzisława, Jana i Henryka Marchwickich i wyrok sądu pierwszej instancji w części dotyczącej trzech braci i Józefa Klimczaka utrzymać w mocy. Po dwóch latach postępowania sądowego zapadł ostateczny wyrok w procesie największego w świecie mordercy kobiet i jego rodziny związanej z Solidarnością przy jakiej bledną więzy Korleonów. Barbara Seidler przypomniała o marchwickich czytelnikom w całej Polsce. Jej wywód był jasny i klarowny. Wina skazanego niepodważalna. Wyrok sądu w pełni zasadny. Pamiętnik wampira tylko to potwierdzał. Niestety... Prawda o ostatnim przesłuchaniu Zdzisława Marchwickiego jest nieco bardziej złożona.